Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Witam bardzo serdecznie. Od dawna prosiliście o drugą część Hate Parku z Jackiem Bartosiakiem i Piotrem Zychowiczem. No i niestety okoliczności są takie, że trzeba było tą drugą część zorganizować, bo kiedy widzieliśmy się po raz ostatni, to powiedziałem na sam koniec, że mam nadzieję, panowie, że nigdy więcej nie będziemy mieli okazji rozmawiać i że te wszystkie wasze książki, ta cała wasza pisanina, to się okaże pic na wodę i że będziecie wytykani palcami i wyśmiewani, że co oni pisali, że nadchodzi trzecia wojna światowa, jak ona wcale nie nadchodzi, gąbki pokoju latają po świecie wyłącznie. No ale niestety ta książka, jakkolwiek to zabrzmi, dobrze się zestarzała. To znaczy jej tezy, które postawiliście w tej książce, niestety okazały się bardzo, bardzo prawdziwe. No i dzisiaj trzeba zrobić właśnie taką dogrywkę i troszeczkę tą książkę uaktualnić. No bo właśnie, czy to jest już trzecia wojna światowa, czy ona nadchodzi, czy będzie coś więcej? O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Z Krojem się trochę nie dobraliśmy. Pomyślałem po ostatnim odcinku, że wy dwaj w skórzanej kurtce i ABS, to ja dzisiaj już założę skórzaną kurtkę. A my w garniturach, no trudno. Wczoraj się nie dobrałem, z Krojem dzisiaj się nie dobrałem. Piotr Zychowicz, Jacek Bartosiak. Jakkolwiek to zabrzmi, macie satysfakcję? Zerową. Zerową? To oczywiście zależy, o co pytasz, tak? Bo ja w ogóle się już tak od dłuższego czasu czuję, jakbym był w takim tunelu. Więc w ogóle strukturalnie miałem wrażenie, że ta wojna się już tak zaczęła wcześniej. Zresztą o tym rozmawialiśmy, z tego co pamiętam, w twoim programie. Tylko no, ta kinetyczna faza, tak? Zaczęła się akurat teraz. Więc nawet nie jestem teraz, szczerze mówiąc, jakoś tak bardzo tym zmielony, czy w jakiś taki sposób znacząco wybity z pantałyku. Jeśli tak szczerze mnie o to pytasz, tak? Tym bardziej, że to chyba dopiero początek. Jednak początek. Giną ludzie, słuchajcie, to po prostu, to jest tak, zawsze jak ktoś pisze książkę, która dotyczy wydarzeń, tego co się może wydarzyć, tak, jakąś prognozę sytuacji, no to wiesz, z reguły to jest coś takiego, że jeżeli to się sprawdza, no to te osoby, no patrzcie, ja miałem rację, nie moi adwersarze. Myślę, że z Jackiem jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy by się bardzo chcieli mylić. To znaczy, bardzo chcielibyśmy, żeby... Mówiliście to także w tamtym odcinku. Żeby to było po prostu, żeby, jak to się mówi, rozeszło się po kościach, nie? Mhm. Ale ta analiza tych napięć, które były pomiędzy mocarstwami, nowej sytuacji, jaka się wytworzyła, no wszystko wskazywało na to, że to się może zamienić w wojnę, również kinetyczną. I to, co teraz wydawało nam się, wiecie, science fiction po prostu, dzieje się na naszych oczach. Ja muszę powiedzieć, że do tej pory o wojnach, prawda, no to myśleliśmy w takich kategoriach, że to jest, wojny toczą się tam, gdzie są pustynie, wielbłądy i palmy, gdzie Amerykanie toczą swoje różne demokratyczne krucjaty, nie? Natomiast ja osobiście muszę powiedzieć, że mam takie poczucie wagi chwili historycznej, nie? Ja za mojego życia to miałem trzy takie wydarzenia. Pierwsze to był 89 rok. Tylko byłem dzieckiem, miałem 9 lat wtedy i upadek Imperium Sowieckiego i tutaj jesień ludów w naszej części Europy. Ale taki za mojego dojrzałego życia to były dwie rzeczy. Nie? Jeżeli zapytacie kogokolwiek z naszego pokolenia, co robiłeś 11 września 2001 roku, to ci powie, co był, z kim był, co robił, co myślał. Nie? I druga. To oczywiście 10 kwietnia 2010 wypadek Tupolewa z prezydentem na pokładzie, a teraz mam wrażenie, że 24 lutego to jest trzecia taka data i ważniejsza niż te dwie pierwsze. Nie? Mhm. To jest absolutnie moment przełomowy. Tutaj bawiliście się w przewidywanie przyszłości i myślę, że dzisiaj jest bardzo duże zapotrzebowanie w Polsce, żeby ktoś skutecznie przewidział przyszłość. To znaczy, co się może wydarzyć? Czy dzisiaj bylibyście w stanie przyjść z okładką książki Koniec Władimira Putina? Nie. Chociaż to się może wydarzyć dzisiaj w nocy. Ale dzisiaj w nocy? Jak gdyby, no, mówiąc metaforycznie. Okay, tak. Już się ucieszyłem, że naprawdę dzisiaj w nocy. Dlatego, że są takie momenty, w których geopolityka biegnie, a właściwie no, pędzi jak na autostradzie. Mhm. I jesteśmy właśnie w takim momencie od początku wojny, od początku operacji tej, którą Putin ogłosił, wojny z Ukrainą.
zdążyły się zmienić 3 podstawowe układy sił w ciągu tych 7 dni. A zatem bardzo trudno jest teraz przewidywać przyszłość. Czasami są takie momenty, że trzeba trzymać grzywy konia i żeby nie spaść, tak? To błota. I teraz jesteśmy w takim momencie, w tym Polska jest w takim momencie, szczerze powiedziawszy. To nie jest tak, że my jesteśmy widzem, który sobie obserwuje, tylko również jesteśmy w pewnej grze geopolitycznej, która się toczy wokół, w tym konflikcie. I dlatego też trzeba być bardzo ostrożnym, również z opisywaniem tego, co się dzieje, bo nie tylko wszystko się zmienia z godziny na godzinę, albo się coś może wydarzyć, ale też bardzo czasami ciężko złapać jest, a to trzeba mieć taki dystans trochę, straszny szum informacyjny, straszna mgła wojny, o której pisał Clausewitz. Bardzo dużo ruchów się wykonuje, tak? Plus jest całe instrumentarium tej wojny ekonomicznej, sankcyjnej, którą Zachód urządził Putinowi i Rosji, która na pewno będzie destabilizować system władzy w Rosji. Nie umiem powiedzieć, jak bardzo. I to jest też klucz do zrozumienia tego, co się może wydarzyć. Jest też kilka innych miejsc kluczowych, o których też możemy porozmawiać dzisiaj. To jeszcze słowo o Putinie. No to rzeczywiście dzisiaj rano została opublikowana taka mapa, która pokazuje skalę wystąpień Rosjan. Nie? I jeżeli chodzi o to, co się może z nim wydarzyć, to Jacek intrygująco powiedział, że to się może wydarzyć dzisiaj w nocy, ale rzeczywiście mówisz o dwóch scenariuszach. A, przewrót pałacowy, B, kolorowa rewolucja, tak? Znaczy przewrót pałacowy, no to jest najprostsze rozwiązanie. Słuchajcie, to wszystko chodzi na samym końcu o forsę, tak? I teraz, ci ludzie, którzy decydują o kluczowych sprawach w Rosji, tracą teraz kolosalną forsę. Akcje lecą na łeb na szyję, oczywiście oni przygotowali 630 tam, wiecie, rezerwy, 630 miliardów rezerwy, ale to wszystko blednie przy tym, że powoli się dobierają do ich majątków, do ich jachtów, do ich willi, które są gdzieś tam na wysepkach na Morzu Śródziemnym i tak dalej, do kont na Cyprze i tak dalej, i tak dalej. I teraz może po prostu dojść do takiej sytuacji, to jest jeden, który eksperci pokazują scenariusz, że ludzie, którzy tam są, uznają, że już jest że to już jest zgrana karta, tak? Że ten aspik, którym był Putin, już trzeba przetasować tą talię, wtedy by to poszło od góry. No i jest również oczywiście taka możliwość, że po prostu usuną go. A druga możliwość jest taka, że po prostu to niezadowolenie społeczne będzie tak olbrzymie. I tu nawet nie przeceniałbym tego, że ludzie są przeciwko wojnie, przeciwko zabijaniu, to jest jasne. Ale to, co się teraz dzieje, uderza w kieszeń każdego Rosjanina. Widzieliście, co się dzieje przy bankomatach. Do bankomatów rublowych już się nikt nie ustawiał, to jest po prostu śmiecie. Można tym się po prostu podetrzeć. Tylko do dolarowych. W związku z tym te sankcje i ta odpowiedź Zachodu, która muszę przyznać, że mnie zaskoczyła jednak, że jest tak mocna, bardzo mocno uderza nie tylko w tych oligarchów, tych wszystkich facetów, tych kleptokratów, którzy tam zebrali te miliardy na różnych kontach, ale również w zwykłych Rosjan. Nie? Jeszcze jeden element. Rosyjskie straty na tej wojnie, która miała być szybkim blitzkriegiem, wygląda na to, są naprawdę kolosalne w porównaniu oczywiście. No tam to się mówi o 2000, nawet więcej zabitych, poległych. Każdy z tych chłopaków miał mamę, każdy miał żonę, każdy miał dziewczynę, dzieci. Oni mają znajomych, no i to po prostu może pójść kaskadowo. I są takie dwa scenariusze, się o tym mówi, czyli mogą go obalić z góry albo z dołu. Natomiast nie chciałbym też, żeby to brzmiało tak, że na pewno to się musi wydarzyć. No bo u Jacka pierwsza wypowiedź była taka, że raczej to się nie wydarzy. Szybko padło słowo nie. Naprawdę nie wiem. Chciałbym to wyraźnie powiedzieć. Putin popełnił w mojej ocenie, to jest moja wyłącznie ocena, pewien błąd. Dlatego, że... To można powiedzieć, że życiowy błąd? No, często się kończy śmiercią taki błąd, zwłaszcza w Rosji. Dlatego, że wydawało mi się, że ta wojna oczywiście światowa się już rozpoczęła strukturalnie i element kinetyczny musiał przyjść, czy to na Ukrainie, czy w państwach bałtyckich, czy wobec nas, czy na Tajwanie, czy w innych miejscach. Rozmawialiśmy o tym poprzednio. Wydaje mi się, że Putin nie wybrał dobrego momentu kinetycznego, dlatego że dostawał to, co chciał. To znaczy budował konsolidację kontynentalną. Niemcy mu jedli z ręki. Francuzi się godzili z tym, że Rosja jest mocarstwem europejskim i że jest na swój sposób dawcą, czy jakimś tam ma wpływ na bezpieczeństwo europejskie, a Amerykanie powoli musieli odchodzić na Pacyfik i się nie potrafili zarządzić tym tematem europejskim.
I w tej sytuacji, gdy ceny gazu były wysokie i Europejczycy musieli płacić haracz Rosji, Putin zdecydował się na ten ruch. I to nie trochę w Donbasie. On rozpoczął wojnę o wyeliminowanie Ukrainy jako niepodległego państwa, zmianę władzy i podporządkowanie sobie Ukraińców. Być może wraz z zajęciem aż Lwowa i całej Ukrainy. I być może kawałka Mołdawii. Nie mając ku temu wystarczających zdolności wojskowych, co pokazuje kampania, i przyjmując zły plan wojny. To znaczy plan politycznie był dobry, wydawało się dobry, ale politycznie mógł być dobry, a wojskowo słaby. Otóż Putin chciał bardzo szybko zająć Kijów. Grupami manewrowymi, to uszczuplonymi batalionowymi grupami bojowymi, to też przyjdzie czas po wojnie opisywać to, bez wystarczającej liczby piechoty, o tym też można porozmawiać, że Rosjanie mają po prostu niedobory piechoty straszne, tylko grupy manewrowe i WDW. I nie udało się to, tak? Chociaż kto wie, czy nie było blisko. Nie udało się. Nie spodziewał się takiego oporu ukraińskiego. A jeżeli nie osiągnął tego celu stosunkowo bezkosztowo, nawet można powiedzieć bez zabijania dużej liczby żołnierzy ukraińskich, bo przecież chciał, żeby oni później za 5 lat służyli wojsku rosyjskim, tak, nowego imperium. I bez podporządkowania sobie ludności cywilnej, zantagonizował ją, to już nie osiągnął celu politycznego. A zważywszy na to, że jeszcze dostał potężny strzał w postaci sankcji zachodnich, plus jeszcze Chinom się... Być może najważniejszą sprawą było to, że kanclerz Scholz, niemiecki kanclerz, miał wystąpienie w Bundestagu, gdzie utrwalił orientację atlantycką. A punktem ciężkości całej operacji kontynentalnej Putina było to, żeby Niemcy nie były w świecie atlantyckim i żeby nie wybierały opcji antychińskiej i antyrosyjskiej po stronie Amerykanów. I Scholz to przełamał. Zobaczymy, czy na zawsze, czy na długo. To jest punkt ciężkości całej polskiej polityki zagranicznej teraz, moim zdaniem. Na tym stoi nasza polityka zagraniczna. I to jest bardzo ważna sprawa, bardzo korzystna dla Polski to, co zrobił Scholz. I zaskakująco, zaskoczyła to Rosjan. Skala też sankcji zaskoczyła, a to powoduje, że arbiter władzy, jakim jest Putin, jest w tej chwili rozchybotany. Tak? No bo przecież on sam nie trzyma tej władzy, tylko jest arbitrem równowagi. Ta równowaga jest zakłócona i armia rosyjska jeszcze nie zdaje egzaminu. To nie znaczy, że armia rosyjska nie wygra tej wojny. Wygląda na to, że może ją wygrać. Właściwie no, w tej chwili, ale sytuacja jest dynamiczna, ma taką przewagę, że ją, jeżeli się dramatycznie coś nie zmieni, to ją wygra. Jest kwestia tylko taka, czy Ukraińcy będą mieli wojnę partyzancką, czy nie. Tak? I czy będą mieli dostawy z państw zachodu. To możemy też o tym szczegółowo porozmawiać. Natomiast armia rosyjska zawiodła jako instrument sprawnej polityki państwa. Chinom się to nie podoba, bo Chińczycy nie chcieli sytuacji takiej, że Niemcy w wyniku takiej, a nie innej postawy wojska rosyjskiego raptem przechodzą do obozu atlantyckiego, który tak naprawdę w domyśle jest antychiński. W związku z tym Putin uruchomił bardzo negatywne dla siebie strukturalne siły. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć na samym początku. I co do tego doprowadziło? Do tego doprowadziło morale wojska ukraińskiego i postawa ludności ukraińskiej, która tak naprawdę wzniosła powstanie ludowe oraz dominacja ukraińska w domenie informacyjnej. Bo tak naprawdę Ukraińcy przejęli to, co my wiemy o tej wojnie. Oni nam surfują, co się dzieje. I to nie musi odpowiadać prawdzie. Ale cały świat zobaczył, że Ukraina jest dzielna, walczy, wojsko ukraińskie walczy, właściwie wygrywa w starciach taktycznych. No, operacyjnie może być różnie, ale taktycznie wygrywa. Jest nowoczesne, tak? Jest nowocześnie się komunikuje, ma nowoczesnego prezydenta, który nie ucieka z miasta oblężonego. I wszyscy są po stronie Ukrainy, znaczy wszyscy w świecie zachodnim. I Scholz został zmuszony przez opinię publiczną i przez ten taką, prawda, zeitgeist do tego. A to moim zdaniem złamało plan polityczny Putina. I to jest ta kwestia. Najbardziej, to jest bardzo dobra okoliczność dla państwa polskiego przy całym ryzyku, w którym teraz jesteśmy. Piotr, ciebie zapytam być może tak bardziej historycznie. Czy możesz przypomnieć kraje, w których doszło do podobnej sytuacji, które dało się ujarzmić mimo początkowego oporu, bo dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że Putin będzie tą Ukrainą zarządzał, że zamontuje tam jakiś rząd i będzie sprawował władzę, która zostanie zaakceptowana przez ludność. Jak może wyglądać ten scenariusz, albo inaczej, czego nas uczy historia w tej kwestii? Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o sprawy bieżące, to zwróćcie uwagę tak. Jacek ma świetną rację, że Putin popełnił mnóstwo błędów, prawda? I to się oparło na kilku zasadniczych, katastrofalnych, powiedziałbym, pomyłce w ocenie sytuacji. To znaczy ogólnie rzecz biorąc, Rosjanie uważają, że
stosunki między państwami determinuje układ sił. I mają rację. Natomiast źle został ten układ odczytany. To znaczy Rosja się okazała słabsza niż Putin myślał. Ukraina się okazała znacznie silniejsza. I co jest najważniejsze, Zachód okazał się znacznie bardziej, powiedziałbym, odporny, zwarty i jednak gotowy do jakichś działań bardzo zdecydowanych. I myślę, że dla Putina szczególnym szokiem są Niemcy. Myślę, że dzisiaj musimy sporą część, potem porozmawiamy o tym, naszego spotkania poświęcić Niemcom. To znaczy, to jest geopolityczna rewolucja. Mówiłem o tym, że wszyscy zapamiętamy dzień 24 lutego 2022 roku, co wtedy robiliśmy, jak się dowiedzieliśmy o tym, że te rakiety spadły, ale nie wykluczam, że 27, czyli ten moment wielkiego zwrotu Niemiec, prawda, który zmienia całą układankę geopolityczną nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, tylko w ogóle całego świata. Nie? To jest to. Także same pomyłki Putina. No i oczywiście to powoduje, że pytanie, jaki będzie cel zrealizować. Są kilka możliwych wariantów. Powiedzmy, może zrealizować wariant maksymalny, pośredni i minimalny. No to jeżeli chodzi o maksymalny, no to oczywiście dzisiaj była wiadomość w mediach społecznościowych, która zelektryzowała wszystkich, że w Mińsku pojawił się, uwaga, Janukowycz. Czyli przypomnę, obalony w trakcie ostatniej rewolucji na Majdanie, prorosyjski prezydent z Partii Regionów, no dosyć specyficzny facet, też taki kleptokrata na wzór tych rosyjskich wszystkich aparatczyków, prawda? No to, czyli pamiętamy, tak, jakiego pałac przejmowano i nagrywano w środku, jak to wygląda. Tak, i słynna konferencja prasowa, na której on wziął długopis i tak był zdenerwowany, że pękł i zniszczył długopis. To był taki symbol tego, jak jest potwornie sfrustrowany. Rosjanie go tam wywieźli samolotem z Kijowa i tak się skończyła jego kariera. On wraca jako jakiś potworny duch przeszłości. Jest to człowiek skompromitowany, znienawidzony. I to jest odpowiedź na twoje pytanie. Wariant maksymalny? Wsadzić takiego faceta do Kijowa po tym wszystkim, co się działo? Po tym, jak ukraińskie kobiety rzucają koktajlami Mołotowa w rosyjskie czołgi? I to jest, moim zdaniem, gdyby próbował posadzić tam Janukowicza i objąć całą 40-milionową Ukrainę, kolosalny kraj, jeden z największych krajów Europy, po tym, co się wydarzyło, po tym, jak bombardują Charków, jak wszyscy Ukraińcy po prostu, którzy do tej pory nawet sympatyzowali z Rosją ze względów na pochodzenie, język, kulturę, związki rodzinne, po prostu nienawidzą Putina. Ja trudno mi sobie to wyobrazić. Czy wszystko jest możliwe, ale ile tam wojska będzie musiało utrzymać, panowie? Przecież to jest w ogóle... Więc wariant maksymalny, wydaje mi się, oddala się. Z każdym zabitym ukraińskim dzieckiem. Z każdym zabitym żołnierzem, z każdym zmasakrowaną wioską. Chyba się okazało, że on po prostu nie był realny, ten wariant maksymalny, od początku. Mi się wydaje, że być może tak, być może tak. Ale pewnie gdyby sytuacje szybko się potoczyły, gdyby szybko zajął Kijów, nie byłoby tego impasu. Na początku Rosjanie byli raczej, co to muszę mówić, nie byli bardzo krwiożerczy wobec cywilów. To się zaczęło teraz dopiero w Charkowie. Więc to jest punkt pierwszy. Punkt pośredni to jest oczywiście podział na pół. Pamiętajmy, że Ukraina jest, jej flaga jest żółto-niebieska, ale ona jest pomarańczowo-niebieska. To znaczy niebieski, to jest, tak się mówi od tych właśnie kolorów partii politycznych kiedyś. Wschód mówi po rosyjsku, albo z urzykiem na północy, to jest takie połączenie. Są to ludzie, którzy mówią w domu na co dzień po rosyjsku. Dopiero za Kijowem zaczynają się, czyli mniej więcej tak jak Dniepr dzieli Ukrainę na pół, tereny ukraińskojęzyczne. Wariant połowa, to znaczy bierzemy to, co mówi po rosyjsku. Ale słuchajcie, nie wiem, czy oglądacie te filmiki, które są teraz na Twitterze. Jeżeli tam rosyjski czołg zostaje rozbity, śmigłowiec strącony, to często słychać, jak Ukraińcy się cieszą. To są, oni mówią po rosyjsku. Mhm. Czyli wytworzył się, słuchajcie, Putin osiąga cele dokładnie odwrotne od zamierzonych. Chciał rozbić Zachód, chciał wbić klin między Niemców i innych. Liczył na to, że pod wpływem jego działań, jego polityki Zachód się rozchyboczy, Zachód się zjednoczył. Putin być może chciał podzielić Ukrainę na pół. Putin zjednoczył Ukraińców. Jest teraz nowy, tworzący się mniej więcej już od jakiegoś 10, może więcej lat, typ obywatela Ukrainy. Patrioty ukraińskiego, który jest gotowy zabijać i ginąć za tą ziemię, ale mówi po rosyjsku. W związku z tym wariant pośredni, to co, weźmie połowę? Tam też jest ludność wrogo nastawiona. Czyli to wtedy by wyglądało tak, żeby zabrał wszystko to, co jest na wschód od Dniepru, plus na południe musiałby w nią Odessę, żeby odciąć Ukrainę od morza i zostawiłby taki kadłubek, który by się składał z ziem polskich przedwojennych, czyli Wołynia i trzech województw wschodzących, Galicji Wschodniej plus Kijowszczyzna.
To byłby taki biedny, pozbawiony przemysłu, kadłubek uzależniony od państw zachodnich, pomocy i tak dalej, i tak dalej. To jest ten wariant pośredni. Wariant minimum, czy może jeszcze inaczej, tu też jest jeszcze pewne stopniowanie, to znaczy wziąłby, powiedzmy, przebiłby drogę, połączenie lądowe między Krymem a tymi republikami separatystycznymi, czyli ten Mariupol, o który teraz toczą się te zaciekłe walki od 7 dni. No i pewnie powiększył to te republiki Ługańską i Doniecką, no czyli taki, to byłby taki wariant, powiedzmy, minimalny, no bo problem Krymu jest oczywiście taki, Krymu, przypomnę, który Rosjanie zajęli w 14 roku, że on ma połączenie lądowe tylko mostem budowanym przez Cieśninę Kerczeńską, nie? Więc trzeba by to wywalczyć, bo tam jest problem z elektrycznością, wodą, to wszystko idzie z Ukrainy. No w związku z tym są trzy możliwe warianty i teraz jutro siadają, tak, do rozmów. I to jest kluczowe 24 godziny, tak jak my tutaj rozmawiamy. Dzisiejsza noc będzie bardzo ważna, bo kluczowe będzie to, jakiej sytuacji będzie, jaka będzie sytuacja na frontach w momencie, jak oni usiądą do rozmów, negocjacji. Nie? No bo siłą rzeczy oczywiście to sytuacja na froncie, to będzie zależało, która strona będzie miała więcej do powiedzenia. Im Ukraińcy będą się mocniej bić, im więcej dostaną broni, bardziej będą się stawiać, tym oczywiście Rosjanie będą mogli stawiać mniejsze żądania. I kropka nad i. Ja chciałeś analogię historyczną, proszę bardzo. Wojna zimowa 1939-40, Rosja wówczas, Związek Sowiecki, zaatakował malutką Finlandię. Wszyscy mówili, o, zjedzą ich w 3 minuty. Stalin tak myślał. Miliony żołnierzy poszły na linię Mannerheima i skonały, zginęli tam po prostu. Mała, bitna, nowoczesna, ze znakomitym morałem armia fińska zmasakrowała armię czerwoną. Finowie oznajmili, że mają tylko jeden problem, że taki mały kraj, że nie wiedzą, gdzie pochowają tych wszystkich rosyjskich żołnierzy, jeśli ci tam przyjadą. Tak, ale clue jest, ale to jest wspaniałe, że Finlandia obroniła swoją niepodległość, ale jest też oczywiście druga strona, to znaczy porozumienie pokojowe zakładało jednak ustępstwa terytorialne małego na rzecz dużego, czyli żeby Rosja pozyskała w wyniku tej wojny zdobycze terytorialne w postaci Karelii, części Karelii wówczas. I teraz pytanie, co będzie ukraińską Karelią? Ja uważam też, że celem Rosji nie jest sama, celem tej całej historii wokół Ukrainy nie jest sama Ukraina. Tylko jest, to jest właściwie wojna ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko prowadzona zastępczo. Tak? Z Ukrainą, która jest, no, pod patronatem Stanów Zjednoczonych i to jest... Ale to jeśli tak, to chyba Rosja tą wojnę dramatycznie przegrywa, bo sankcje gospodarcze pociągną ją dramatycznie w dół. No dlatego właśnie siła oceanu światowego, czyli Stanów Zjednoczonych, i jako stwórcy systemu finansowego świata, obrotu systemu światowego całego, tak, egzekwuje swoją potęgę. Właśnie zobaczymy, jak odporna jest Rosja w lądzie Eurazji wobec takich właśnie sankcji, które są potężne, potężne. Niektórzy mówią, że najpotężniejsze w historii. Więc sam jestem bardzo ciekawy z punktu widzenia stosunku potęgi, co to zrobi z Rosją. Natomiast jest to bezwzględnie wojna Rosji z Stanami Zjednoczonymi per proxy, tak? Per procuram, czyli wojna zastępcza. Prawdziwym adresatem tego są Amerykanie i to oni mają przed lustrem, lustro im się ustawia przed twarzą i Ukraina nie jest tutaj dla Rosjan partnerem, tak? Dlatego, że Rosjanie tak naprawdę od kilku miesięcy po tym, jak rozstawili te wojska, negocjowali ze Stanami. Wszak nagrywaliśmy ten program nasz ostatnio, to tak się już to działo. To już jest preludium do wojny, rozstawianie figur. I żądali od Amerykanów zmian, twierdząc, że Amerykanie, układ sił się zmienił niż w ostatnich 30 latach był. W związku z tym spisujemy nowe traktaty, żeby odzwierciedlić stosunek akcjonariuszy, prawda? W spółce akcyjnej, która się nazywa Bezpieczeństwo Europejskie. A Amerykanie powiedzieli nie. To ci przedstawili na piśmie żądania, żeby była jasność. Za Odrę Amerykanie. Mniej więcej tak to było. Za Odrę Amerykanie. Nie za Bóg. Za Odrę. Tak a propos Polski. I Amerykanie powiedzieli nie. I postawili się w takiej sytuacji jedni i drudzy, ktoś, że Amerykanie blef, uważali, że to rosyjski blef, a Rosjanie, że to amerykański blef. Bo każda ze stron miała inną percepcję układu sił. W każdej sprawie życiowej, w biznesie, w życiu osobistym, wiemy, do czego odprowadzi taka sytuacja. Gdy obie strony inaczej oszacowują swój wkład w przedsięwzięcie, w skład jakąś sprawę i dochodzi do zwarcia, starcia i eskalacji. I
to oznacza, że przed nami jeszcze wyboista droga, bo cokolwiek się będzie działo z Ukrainą, i to o tym możemy zaraz porozmawiać, ja mam trochę inne zdanie niż Piotr, co się będzie działo, jest cały czas komunikatem do Stanów Zjednoczonych. Na przykład Ławrow wczoraj albo przedwczoraj wieczorem powiedział, że oczekuje, że Amerykanie wycofają wszystkie ładunki nuklearne z Europy całej. Co by oznaczało, że tylko Rosjanie są właściwie gwarantem bezpieczeństwa europejskiego. No niby Francuzi i Brytyjczycy mają, ale to jest zupełnie inny rodzaj broni jądrowej. To nie jest asymetryczne wobec rosyjskich. To oznaczałoby, że bezpieczeństwo Europy zależy od Federacji Rosyjskiej. Takie żądania Ławrow. To jest w grze. To jest właśnie wojna światowa. To jest żądanie zmiany układu sił światowych. Tak? A czy to wynika z tego, że oni... Czy dzisiejsza sytuacja wynika z tego, że oni nie docenili Bidena i jego determinacji? Moim zdaniem Biden niestety ponosi sporą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło na Ukrainie, i chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Tak. Trump jest bardzo krytykowany w Polsce, po części słusznie, ale Biden powinien być bardzo krytykowany ze względu na naruszenie bezpieczeństwa państwa polskiego. Administracja Bidena dawała sygnały słabości od samego początku swojego urzędowania, proponując reset. O tym się w Polsce dużo nie mówi, ale były rozmowy na ten temat. I Rosjanom została stworzona perspektywa, że jeżeli nie będą robić problemów w Europie Środkowo-Wschodniej, to i Amerykanom pozwolą zająć się trochę z Pacyfikiem, no to dostaną jakieś koncesje, takie czy siakie. Ale Rosjanie powiedzieli, że to za mało. Po prostu za mało. I zażądali, bo uważali, że układ się tak zmienił, że Amerykanie są tak słabi, że do Odry, proszę bardzo, panowie, do widzenia. Zwłaszcza, że czuli, że się konsolidacja kontynentalna robi, bo Niemcy nie chcieli zejść z płotu, nie chcieli wybrać opcji transatlantyckiej. Mówiliśmy też o tym programie. Tak? Więc Rosjanie czuli się pewni. Tak pewni, że rozpoczęli wojnę, prawdziwą, największą wojnę od 1945 roku, pełnoskalową, gdzie umiera mnóstwo ludzi, gdzie stopień intensywności walki jest chyba większy niż w czasie wojny Jom Kippur 1973 roku, która jest benchmarkiem operacji wojskowych po II wojnie światowej. Tak? Oczywiście nie wiemy, bo jest jeszcze mgła wojny, po wojnie przyjdzie to oszacować, ale wygląda na to, że to jest największa wojna o największej intensywności walk od 1945 roku. Tak? I jesteśmy zatem w takim momencie, gdzie muszą zrobić coś Amerykanie. Biden nie zrobił. Biden rozpoczął negocjacje New Start z Rosjanami. Zgodził się na to, żeby nie były zasadnicze rakiety i kwestia głowic nuklearnych, niestrategicznych. Bardzo niekorzystnie dla państwa polskiego, bo Rosjanie mają przewagę asymetryczną. Następnie różnorakie sygnały odchodzenia na Pacyfik bez wsparcia wschodniej flanki. Mówiliśmy o tym Strategy and Future wiele razy. I Rosjanie to czytają. Widzą układ sił i myślą sobie, kurczę, no słabną, tylko udają. Tak? Tutaj puszczą dwie kompanie, tu batalion i tak dalej. Nie. Co więcej, Biden wprost powiedział, że nie będzie wojsk amerykańskich na Ukrainie i nie będą bronić Ukrainy. I okej, ja rozumiem, że w praktyce trudno, żeby to tak było, bo mógł grozić wojną nuklearną, a Ukraina nie jest w NATO. Ale mógł stworzyć niejasność strategiczną. No mógł, tak? To byłoby jakieś tam deterrence i odstraszanie. Dawałoby to dwa razy do myślenia Rosjanom. Nie zrobił tego, jasno powiedział, a mało tego, jeszcze powiedział, że small incursion, tak? Czyli małe wtargnięcia, to spoko. Innymi słowy, Biden nie zrobił Monachium, to w trakcie negocjacji Amerykanie nie zaproponowali Monachium, nowego dealu za Odrę, ale też nie zablokowali, to znaczy stworzyli niejasność i Putin został postawiony w takiej sytuacji, że musiał zrobić ruch. Przy czym mówię, ja myślałem, że nie wykona tego ruchu, tylko może jednodniowa, krótka operacja w Donbasie, której nikt nie zauważa. W szczególności Niemcy szybko przełknął to. Niemcy mieli wielką chyba ochotę przełknąć to operację na początku. To tylko postawa żołnierza ukraińskiego i doskonałe zarządzanie domeną informacyjną doprowadziło do zmiany. Gdyby w dwa dni kij wpadł, to byśmy zupełnie inaczej rozmawiali się w studiu. Także czasami mają, jednak walka ma znaczenie. Tak? A czy dla Stanów ta wojna jest na rękę? No właśnie, to jest dobre. Może powiem, zależy jak się potoczy. Moim zdaniem Amerykanie teraz poczuli krew. Dlatego, że Rosjanie sobie nie radzą najlepiej. Krwawią i będą ponosili straty. I jak byłem w Waszyngtonie tuż przed wojną, to najbardziej takim w mainstreamie takim pomysłów, jak sobie radzić z potencjałem. Amerykanie się martwią wojną na dwa fronty, Krzysztof. Z Chinami i z Rosją. To jest główna obawa w Stanach Zjednoczonych, że nie chcą mieć wojny na dwa fronty. I pomysł, jak to zrobić, no pomysł Bidena nie wyszedł, bo Rosjanie nie chcieli się dogadać resetem jakimś, bo zażądali do Odry. Tak?
No więc pomysł jest taki, żeby w jakiś sposób pokonać Rosję na zachodnim perymetrze rosyjskim, czyli w limitrofach, czyli na naszym pomoście bałtycko-czarnomorskim. I o tym mówił Wes Mitchell i pisał dla ONA amerykańskiego, dla Pentagonu, tak? Rozmawiałem o tym z nim zresztą. I że Rosja musi zostać pokonana, tak jak przez Japonię w wojnie 1904-1905, żeby pchnąć jej zainteresowanie na wschód. Po dobroci tego nigdy nie zrobi. W związku z tym Amerykanie poczuli teraz, że Ukraina może zmłócić wojsko rosyjskie. Przede wszystkim pokazać, że Rosja nie jest wielkim mocarstwem, co pchnie Rosję, Niemcy, plus przy okazji doprowadzi do tego, że Niemcy opowiedzą się za światem atlantyckim, a zatem pod przywództwem Stanów Zjednoczonych i będziemy mieli taki świat atlantycki 2.0, tak, który ruszy później razem do rywalizacji ekonomicznej z Chinami, powstrzymawszy wcześniej Rosję. To jest plan dobry dla Stanów Zjednoczonych. Ale żeby to się udało, Amerykanie będą musieli teraz wykonać wysiłek i ten wysiłek jest bardzo dobry dla państwa polskiego i mam nadzieję, że nasi politycy wykonają teraz pracę domową. Dlatego, że tak naprawdę to chodzi o układ sił między Amerykanami a Rosją. Amerykanie muszą przerzucić wojska na wschodnią flankę na stałe, prawdziwe, ciężkie, stojące, siedzące, strzelające. Nie tam rotacyjnie, że wpadną, wypadną, dadzą buzi i pomachają. Tylko na twardo muszą wsadzić skórę do gry. Dlatego, że równowaga jest zaburzona. Wszyscy się martwią, zanim Bundeswehr się zbuduje, to potrwa trochę. Polacy sami trochę chyba nie dają rady jednak. To też jest inny temat, o którym możemy porozmawiać. Muszą, bo to tak naprawdę jest big boys, tak? Gra. Oni muszą tu się pojawić. I w tej chwili, już kończąc, widać to po wypowiedziach Bidena. Wydaje mi się, że się pojawiła koniunktura, że kongres jest wściekły. Amerykanie widzą, co się dzieje, widzą te dzieci umierające. I jest bardzo dobry moment na wielką ofensywę dyplomatyczną, która doprowadzi do tego, że Stany Zjednoczone wrócą. Przy czym musimy się tak dogadać, że muszą wrócić inteligentnie, dlatego że nie należy wierzyć, że Amerykanie dadzą radę i na Pacyfiku, i w Europie. To znaczy, że czeka nas wielka reforma wojskowości polskiej, bo Amerykanie nas będą wymuszać to, dużo większe wydawanie na wojsko, bo Amerykanie za nas sami nie zapewnią tego bezpieczeństwa. No chyba, że armia rosyjska przegra z hukiem i skończy się projekt imperialny rosyjski, tak jak w 91 roku, czego im życzę, szczerze powiedziawszy. No i Niemcy będą musieli odgrywać większą rolę. A zatem zmienił się, od naszej ostatniej rozmowy jesienią, zmienił się układ sił. Całkowicie mamy nową układankę. Puzzle zostały w sporej części rozrzucone i teraz ważne, żeby je poskładać korzyścią dla nas, dla twojego, mojego bezpieczeństwa, tak, naszych widzów, Piotra i tak dalej. I tu możemy o szczegółach też porozmawiać, tak, różnorakie. Ja słuchajcie, zwrócę uwagę na kilka spraw. Mianowicie, jeżeli chodzi o Rosję i ten układ sił, to jest bardzo czasami interesujące spojrzeć z perspektywy przeciwnika, nie? Jak oni to kombinowali. Bo zobaczcie panowie, że już jest teraz taka narracja, że Putin oszalał. Jeżeli Putin oszalał, to my się niepotrzebnie tutaj spotkaliśmy. To nie ma co analizować. To jest bardzo wygodna narracja dla samego Putina chyba. No, trzeba podjechać, po prostu wpakować go do szpitala wariatów i koniec, tak? A to nie jest takie proste. Putin po prostu popełnił pewne błędy polityczne, tak? Natomiast jakie było w ogóle założenie, jaki był tego wszystkiego sens? Sens był taki, że Putin, i tu ma Jacek 100% racji, poczuł słabość Ameryki, tak? To znaczy Afganistan też nie pomógł i te obrazki, które widzieliśmy, czyli Amerykanie uciekający z podkulonym ogonem stamtąd, to był, o tym w książce opowiadamy, no po prostu szok. I teraz on uznał, że to jest tam takie zapasy. Czyli w momencie, kiedy Związek Sowiecki był silny i straszył cały świat, to sięgał po odrę jego strefa wpływów. Tak? I to trwało 40 parę lat. Po łabę nawet. Nawet po łabę, tak. Potem padł i nastąpił okres wielki smut. Jelcyn, dziadownia, załamanie gospodarcze i Amerykanie wówczas wykorzystali moment słabości i podsunęli się, no weszli mu do sieni, można tak powiedzieć, tak? Czyli państwa bałtyckie, trzy były republiki, Łotwa, Litwa i Estonia, zostały włączone do NATO, państwa Układu Warszawskiego. No i pojawiło się to, co najbardziej Rosjan przeraziło, czyli perspektywa tego, że Gruzja i Ukraina mogłyby również przystąpić do NATO. To by oznaczało, zresztą mówiliśmy o tym ostatnio, kolosalne, tragiczne z perspektywy życia rosyjskiej, geopolityczne, militarne konsekwencje. To jest miękkie podbrzusze
Rosji, Federacji Rosyjskiej. I teraz oni uznali, że Ameryka słabnie, że Ameryka jest słaba po Afganistanie, wszystkim to, o czym mówił, niedocenienie Bidena i tak dalej, i tak dalej. I w takim razie my teraz, tak jak to Putin sam nazwał to, że NATO naciągnęło sprężynę i teraz ta sprężyna z potworną siłą odstrzeli, nie? Czyli my teraz się odsuwamy was od siebie. No i o to w tym wszystkim chodziło. I 2008 rok, agresja na Gruzję, to jest odpowiedź na to, że pojawiła się perspektywa natowska dla Gruzji. 2014, odpowiedź na to, że prozachodnie siły przejęły władzę na Ukrainie i oczywiście zagrożona była flota sewastopolska na Krymie. A teraz oczywiście jest to poczucie takie, że Amerykanie osłabli, przechodzą na Pacyfik, no bo tam mają ten swoją największe wyzwanie. W związku z tym my możemy się trochę rozepchnąć. Tim Marshall, taki brytyjski spec, autor fajnej książki Więźniowie geografii, mówi, że to jest takie przypływy i odpływy sił rosyjskich z Europy Środkowo-Wschodniej. Rosja jest silna, słaba. I na tym polega kalkulacja rosyjska i to się po prostu nie powiodło, tego z powodu, o którym mówiliśmy, że okazali się Rosjanie bardzo słabi. Możemy porozmawiać o szczegółach tego, jakie mają problemy logistyczne, jak ta armia się okazała w polu słaba, jakie są jej niedomagania. Natomiast jeszcze odpowiem w dwóch słowach, bo pytałeś, czy to jest na rękę Amerykanów. Moim zdaniem tak, z tego powodu, że tak jak Jacek powiedział, Amerykanie, jak każdy normalny naród i każdy normalny człowiek, nie chcą walczyć na dwa fronty. Rozumieją tą podstawową sprawę, którą powinni zrozumieć też polscy politycy, że wojna na dwa fronty to jest katastrofa. W związku z tym, dlaczego, ja bym powiedział, że to jest triumf Trumpa, bo osią i esencją napięć, które były pomiędzy Trumpem a panią Merkel, Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, było to, że Niemcy nie chciały wydawać tych nieszczęsnych 2% PKB na zbrojenia. I Trump i wszyscy Amerykanie od lat wiercili dziurę w brzuchu Niemcom. Wreszcie weźcie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Europejczycy w ogóle szerzej. A US Army nie jest agencją ochroniarską, którą my tu nie będziemy tu siedzieć i was bronić przed Rosją, szczególnie, że mamy ważniejsze rzeczy na Pacyfiku. I co Putin spowodował, słuchajcie, i to jest niesamowite, że Olaf Scholz 27 lutego wyszedł w Bundestagu i powiedział, że Niemcy będą przeznaczały od tej pory 2% PKB na zbrojenia. Jacku, popraw mnie, 4 biliony to jest PKB dolarów niemieckie. Słuchajcie, to są po prostu sumy niewyobrażalne, plus 100 miliardów funduszu dodatkowego na Bundeswehr. Czyli stało się to, o czym marzył Trump. Europejczycy wezmą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Niemcy, przełamał się niemiecki pacyfizm. To naprawdę jest niezła sztuka i to Putin tego dokonał. Od kilkudziesięciu lat Niemcy byli pacyfistami, teraz taka historia. W związku z tym następuje sytuacja, moim zdaniem to w tą stronę będzie szło. Oczywiście amerykańskie kierownictwo nad światem Zachodu zostanie. To jest super, to będzie ten największy arbiter. Natomiast Europejczycy biorą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, bo widać, że Rosję można pobić i nowoczesne armie NATO z całym tym nasycone sprzętem, technologiami po prostu no, są znacznie bardziej skuteczne na polu walki niż bardzo przestarzała jednak okazało się, borykająca się z problemami logistycznymi armia rosyjska. I krótko mówiąc, Europejczycy biorą na klatę Rosjan, a Amerykanie będą mogli się bardziej skupić na Pacyfiku. W związku z tym jest to triumf w pewnym sensie tej i Trumpa, i tych wszystkich Amerykanów, którzy próbowali to osiągnąć bezskutecznie, bo Niemcy się wili po prostu jak tylko to możliwe, żeby nie wydawać tych pieniędzy, bo woleli wydawać na coś innego. No i teraz już nie ma przed tym ucieczki. Nie? I to jest ta kluczowa geopolityczna zmiana globalna. Przy czym ja bym czuwał nad tym, że Niemcy naprawdę utrwalą, bo co innego jest przemówienie w Bundestagu, a co innego są faktury za gaz i później za miesiąc biznes przyjdzie i powie, że niemiecki biznes jest niekonkurencyjny, tak? Bo ceny gazu, nawozów, a zatem żywności, inflacja i tak dalej. Tutaj trzeba dopilnować Niemców. Jacku, tylko wiesz co? Jest jeden punkt, jeżeli pozwolisz. Wiesz, co moim zdaniem jest tym punktem? I moim zdaniem Rubikon został przekroczony, ty masz świętą rację. Najgorsze jest to, że oni teraz mogą mówić, bo dzieci umierają w Charkowie, prawda? A potem się może im odwidzieć. Ale słuchajcie, panowie, Niemcy ślamazarzyły się z dziadowskimi tysiącami hełmów. Jaki to był śmiech. A teraz błyskawicznie dostarczyli 1000 pancerfaustów i 500 pocisków do strącania śmigłowców. I już teraz wiadomo, że od broni z napisem Made in Germany na froncie wschodnim giną rosyjscy żołnierze.
I moim zdaniem, nie wiem, czy Jacku się zgodzi ze mną, być może nie takie rzeczy oczywiście w polityce się już działy, ale nie wyobrażam sobie, żeby po czymś takim mógł Putin przyjechać, znowu założyć plastikowy kask z jakimś kolejnym shredderem, jakimiś kurkami Nord Streamu kręcić. Nie? Wydaje mi się, że sprawy zaszły daleko, chociaż oczywiście trzeba ich pilnować. Chciałem tylko powiedzieć, że to jest tak ważna sprawa dla przyszłości Polski, żeby Niemcy nie zmienili tego kursu, że po prostu jestem niespokojny. I to była też sprawa, która najbardziej niepokoiła Amerykanów, jak byłem w Waszyngtonie, rozmawiałem. To konsolidacja kontynentalna i że ci Niemcy nie chcą zejść z tego płotu, co groziło powstaniem jednej Europy od Władywostoku po Lizbonę. Tak? Wojna, sankcje, tląca się partyzantka ukraińska, jednolity front NATO i Niemcy wydające mnóstwo na obronę, odtworzenie Bundeswehry, antagonizują Europę z Rosją, niszczą projekt od Władywostoku po Lizbonę i szczęść mu na drogę. To jest zgodne z interesem, wielką strategią Rzeczypospolitej, o której też mówiliśmy poprzednio. Wcześniej kilka osób w dłuższej perspektywie może przestraszyć się przesadnie uzbrojonych Niemców. Być może, ale to się nie martwmy. Ze mną, wszystko przeze mnie historia. Ale to się tym nie martwmy na razie zupełnie. Na razie się martwmy tym, żeby Rosjanie przegrali w ogóle całą tą konfrontację na wschodzie. Martwmy się tym, bo to nie koniec. Rosjanie, nawet jak będą przegrywali operacyjnie, chociaż na razie, szczerze mówiąc, to niestety wygrywają. Tak? Chociaż wojna jest nieprzewidywalną sprawą. Rosjanie przegrywają często starcia taktyczne, ale operacyjnie wygrywają. Na przykład, jeżeli będzie kocioł na wojskach w Donbasie, to nawet jeżeli taktycznie Ukraińcy sobie lepiej radzą, mają dżaweliny, te wszystkie granatniki, nowoczesne uzbrojenie, lekka piechota, drony, to dalej mogą być linie komunikacyjne przecinane ze względu na sztukę operacyjną. Tak? I Rosjanie byli słabi taktycznie, zawsze operacyjnie byli dobrzy. Niemcy z kolei taktycznie wszystko wygrywali, II wojny światowej, a przegrywali operacyjnie bardzo często. Więc to trzeba zrozumieć. Więc tak, jak się patrzy na mapę, no to ci Rosjanie jednak uzyskują te cele. Tak? Wieczorem, jak się spojrzy na mapę i się patrzy. Więc pomimo tej nieskładności, pomimo tego, że dramatycznie to wygląda, batalionowe grupy taktyczne widać są używane szczątkowo, tylko jak gdyby w wydzielonych za małych, zgrupowaniach. Nie tak jak trzeba. Brakuje piechoty do zabezpieczenia tyłów, ciągów logistycznych. Brakuje właściwego zarządzania logistyką. No te długie ciężarówki, przecież Amerykanie by zrobili sito z tego na tej drodze. Nawet my byśmy zrobili, nie wiem, właściwie to się zastanawiam, dlaczego Ukraińcy tego nie robią. Może mają już problemy z amunicją do artylerii. To też jest mnóstwo pytań, tak, na tej wojnie. Ale sytuacja jest w grze, ale to, co chciałem powiedzieć tak naprawdę, to jest to, że Rosjanie rozpoczęli tę wojnę nie żeby okupować Ukrainę, tylko żeby rzucić kartę w pokerze. Czy w jakiejś innej grze, prawda? W grze o ryzyko i czekają na, chcą dostać za to kartę, nagrodę, wynagrodzenie, bo nie dostali po dobroci i teraz jeszcze przegrywają albo nie dostają tego na ciele Ukrainy, to co będą robić? To mogą żądać inaczej, mogą żądać tu, mogą żądać tam, mogą próbować eskalować, straszyć państwa bałtyckie, Polskę, tak? Bezwzględnie potrzebne są wojska amerykańskie na tej wschodniej flance, bo póki ta Bundeswehra powstanie, to jeszcze dużo wody upłynie. To będzie Bundeswehra nowego wzoru. I to jeszcze dużo wody upłynie, a wchodzimy w bardzo niebezpieczny mechanizm eskalacji. Mało tego, będzie bardzo dużo rzeczy, które wydają się drobniejsze od III wojny światowej, ale jeżeli Rosjanie zdobędą Kijów, pozbędą się Zeleńskiego, ustanowią jakiś rząd marionetkowy, to po takim oporze Ukraińców będą musieli robić obozy koncentracyjne, więzienia, rozwałki, listy proskrypcyjne, no bo jak oni podporządkują sobie ten terytorium? No właśnie, tak w związku naprawdę, z tym będzie emigracja milionów. Na naszej granicy będzie miliony Ukraińców. Mimo że efektu militarnego tych starć jeszcze nie znamy i tego, kto militarnie to wygrał, to po tym wszystkim, co mówicie, trudno dostrzec scenariusz, który jest zwycięstwem Rosji w tym wszystkim. Znaczy Rosja musi długofalowo przegrać, tylko pytanie, czy w każdym elemencie, czy w jakimś jednym malutkim będzie mogła ogłosić swoje zwycięstwo. I kto zapłaci cenę za jej przegrywanie? Nie? Na przykład Ukraińcy płacą teraz, tak? Mhm. Pytanie, czy Polska będzie płacić tę cenę? Czy państwa bałtyckie będą płacić tę cenę? Jest kwestia eskalacji nuklearnej. Putin nie bez kozery powiedział o eskalacji nuklearnej, bo lubią... Przegrywamy trochę, ale pamiętajcie, jesteśmy wielkim mocarstwem, więc traktujecie nas w negocjacjach biznesowych. Nie obniżamy ceny naszej. Tak? Cały czas jest co najmniej ta sama, żeby wam do głowy nie przyszło. Po to on to powiedział. No takie bandyckie negocjacje. Nie? I chodzi o to, że trzeba zagrać tą grę, bo tylko takie są karty w tej grze. I
I państwo polskie jest tu w dynamice eskalacyjnej. No, zastanawiam się na przykład, dlaczego przyjechał akurat do Polski szef NATO, tak? I miał to przemówienie o tym, że nie będzie, prawda, tych, nie będzie tej strefy lotów, tak, nad Ukrainą, zakazu lotów, nie będzie tego, prawda, żeby nie eskalować, żeby NATO nie weszło do wojny z Rosją. Biden o tym mówił, tak, też i rzecznik Pentagonu również wielokrotnie. Przysłuchuje się, co nasza klasa polityczna mówi i zastanawiam się, czy rozumie, czy ma na tyle dojrzałą kulturę strategiczną, żeby rozumieć, co trzeba mówić, co nie w takiej sprawie, tak. Wiesz, ja jestem wolnym człowiekiem, ja mogę sobie mówić, co chcę, ale jest taka niebezpieczna sytuacja, że myślę, że nawet eksperci ze środków rządowych naszych mają dużo mniej swobody niż ja. Być może nawet myślą takimi kategoriami, jak ja tu mówię, ale nie mogą o tym mówić, tak szczerze powiedziawszy, bo to już jest wszystko pewna komunikacja, sygnalizacja. Rosjanie słuchają i patrzą, tak, co tam się dzieje, tak. A muszą osiągnąć, bo postawmy się na chwilę po stronie rosyjskiej. Dla Rosjan ta cała rozgrywka być może jest grą o życie, o miejsce w świecie, gdzie ktoś z nimi handluje, ktoś ich, prawda, traktuje, ktoś im daje kapitały, bo są biedni, mają fatalne położenie, ale to jest ich położenie, tak, geograficzne. I oni chcą na siłę to wynegocjować, bo niczym innym nie mogą, muszą tylko tak przemocą, tym karabinem. I teraz co zrobić? No, w interesie państwa polskiego jest, żeby oni skończyli ten swój żywot imperialny, prawda? No ale nie jestem pewien, czy jest w interesie Niemiec długofalowym, tak? I teraz jak zgrać nasz interes i wielką strategię Rzeczpospolitej, innych państw w Europie Środkowo-Wschodniej z celami tych innych graczy, którzy mają więcej siły, którzy są w stanie przymusić, doprowadzić do pożądanego dla nas celu, tak? Jak skalibrować te wszystkie rzeczy? To jest niesamowity czas, w który wchodzimy a jeszcze na dodatek Chiny. No. Wyobraź sobie, Krzysztofie, co by było, gdyby Chińczycy w niedzielę na przykład, dzisiaj jest środa, tak, w niedzielę ogłosili zakaz, strefę zakazu lotów nad Tajwanem i latały tam samoloty chińskie. No przecież mogłaby być wojna światowa w niedzielę. Prawdziwa już. Bo przecież Amerykanie nie mogliby odpuścić gwarancji bezpieczeństwa od Tajwanu w kontekście tego, że Ukrainę w sumie odpuszczają, tak, czy odpuszczają, nie odpuszczają. No nie są tam wojskowo. Pomagają bardzo niekinetycznymi metodami, rozpoznaniem w czasie prawie rzeczywistym, namierzaniem, bo wojna jest manewrowa i trzeba widzieć, gdzie jest przeciwnik, żeby tam przeciwdziałać, tak? No i Ukraińcy sobie dosyć dobrze radzą. To znaczy, Amerykanie im dają informacje. No ale Amerykanie muszą też pokazać na Pacyfiku wiarygodność, a nie mają tyle być może sił. Sytuacja zatem jest bardzo dynamiczna. Bardzo dynamiczna, to też pokazuje, jak żeśmy my w Polsce zmarnowali ostatnie 30 lat z punktu widzenia braku reformy wojskowości z prawdziwego zdarzenia. Gdybyśmy mieli sprawne wojsko, z prawdziwego zdarzenia, na którym mogliby polegać też Amerykanie. I elity polityczne, które wiedziałyby, co się mówi, a co się, czego się nie mówi, co się robi. Co by się wydarzyło? Weszlibyśmy tam? To nie o to chodzi. Chodzi o to, że moim zdaniem NATO czułoby się lepsze, bardziej spójne i mogłoby bardziej na nas też polegać. Tak? Mhm. I miałoby to, wzmocniłoby to również odstraszanie. No, w sposób istotny Rosja w kalkulacjach również może by nie zaatakowała Ukrainy, taka jest prawda. Tak? Albo gdyby na Zachód pomógł wcześniej Ukrainie, bo przecież tak naprawdę ale Ukraina była objęta de facto sankcjami. Odstraszanie działa, no bo jednak kraje bałtyckie nie są zajmowane przez Rosjan, mogliby to robić korzystając z tych samych pretekstów, z których korzystają właśnie na Ukrainie, a jednak tego nie robią, bo wiedzą, które kraje są w NATO, a które nie są. Moim zdaniem być może dzisiaj, gdy rozmawiamy, działa, ale 2 tygodnie temu nie działało, bo Rosjanie zażądali wycofania Amerykanów za Odrę. To oznacza, że byli gotowi sprawdzić blef. Uważali, że Amerykanie blefują. Być może teraz myślą inaczej, bo sobie nie radzą tak, jak sobie myśleli, że będą radzić na Ukrainie. Ale kto ich tam wie, Krzysztofie, co oni tam mają w głowie? A może oni, jak się teraz ogląda rosyjską telewizję i czyta tych ekspertów, to oni w ogóle palą papierosy i uważają, że idzie świetnie i wygrywają. Bardziej się martwią tymi sankcjami ekonomicznymi, ale w sensie pola walki uważają, że wszystko idzie zgodnie z planem. To wszystko może być maskirowka. No, nie wiem, jak jest. Okej, żeby była jasność. Powiedziałem o postępach, które widać na mapie. Powiedziałem jednocześnie o niedociągnięciach armii rosyjskiej. Możemy o tym bardzo szczegółowo porozmawiać, bo już są pewne wnioski. Natomiast Rosjanie, ważne jest, co ma w głowie ten, którego chcesz odstraszać. I teraz jest pytanie, czy są odstraszeni. Ja nie wiem. Myślę, że z każdym dniem będziemy zbierać więcej danych, żeby to zobaczyć.
ale po tym, co oświadczają, co robią, nie wiem. Pod względem militarnym mamy wojnę nieświatową, tylko jakąś tam dużą, ale lokalną, tak? Tak można powiedzieć. No walczy państwo z państwem, inne pomagają, ale udają, że bardziej pomagają humanitarnie. Nie, a jak wrzesień 1939 roku wyglądał? No tak, natomiast pod względem ekonomicznym mamy już wojnę światową. I to takiej, jakiej ja nie pamiętam i pewnie taką, jakiej w ogóle nigdy w przeszłości nie było. I czy to nie jest ważniejsze? To jest ten ważniejszy front. Czy dzisiaj giełda nie ma większego znaczenia od czołgów? To jest ten ważniejszy front chyba paradoksalnie, nie? Myślę, że zobaczy, że Rosjanie, no jest przekonany, że to tak jak Jacek powiedział, oni że są zdumieni po prostu tym, co się stało. Oni liczyli moim zdaniem na to, że to się w ogóle szybciej pójdzie. Świat zrobił więcej to, co w 2014 roku, czyli jakieś tam sankcje. Niemcy jak zawsze staną jak właśnie okrakiem na płocie. Natomiast jednak ta reakcja natowska jest bardzo mocna i wydaje mi się, że o ile jeszcze, że Ukraińcy wzmacniają bezpieczeństwo Polski w pewnym sensie i to, co się teraz dzieje i państw bałtyckich. No, nie wyobrażam sobie, żeby teraz Putin chciał sobie otwierać drugi front, jak nie jest w stanie poradzić na Ukrainie. Nie? Także ogólnie rzecz biorąc fatalne, katastrofalne bym powiedział w ogóle błędy w kalkulacji. Nie? I to co mówię, jest front wewnętrzny, do tego dochodzi, w którym po prostu oni tracą codziennie olbrzymie ilości pieniędzy. Myślę, że spełnia się najgorszy absolutnie sen Putina. Tam było mówione, że się schował w bunkrze na Uralu, to oczywiście jakieś fake newsy, ale myślę, że ma obecnie naprawdę poważny ból głowy. Nie wiem, czy widzieliście te zdjęcia miny generałów i tam ministra finansów, którzy siedzieli podczas rozmowy z nim, ręce ukryte w głowie, znaczy twarze ukryte w rękach. Myślę, że mają naprawdę bardzo, bardzo poważny problem. Jednym słowem jest to moim zdaniem klęska rosyjskiego, czy też w ogóle wschodniego modelu cywilizacyjnego. Nie? Oni się z tego zdają. Oni nie mają nic ciekawego do zaoferowania tym Ukraińcom, prawda? Oni się spodziewali, nie wiem, no, że to będą z kwiatami ich witali. Nie, no to już po prostu nic ciekawego tam nie ma. Nie? Więc mnie się wydaje, że najlepszym dla nas scenariuszem, jeśli mógłbym powiedzieć, to jest po prostu, żeby to tak dalej gniło. Nie? Najlepszy byłoby szybki rozejm. To jest, uważam, w ogóle podstawowa sprawa. Przede wszystkim oczywiście ze względów humanitarnych, bo giną ludzie. I mam nadzieję, że jak jutro siądą, to się dogadają jakoś. Chociaż wiem, że to jest pewnie mało prawdopodobne. No, ostatnio jak siedli, to ruszyły bombardowania Charkowa. Ale to jest klasyczna metoda. No wiem. Rozmawiasz z kimś, a jednocześnie pytanie, czy nie będzie eskalacji znowu jutro? Może być. To znaczy przecież to jest tak, że oni siedziała ukraińska delegacja, oni sobie tam przeglądali telefony, dostawali depesze, wiedzieli, co się dzieje. W każdym razie byli pod olbrzymią presją, prawda? Natomiast w interesie Rzeczypospolitej Polskiej, moim zdaniem obecnie, jest następujące rozwiązanie. Szybki pokój, szybkie zawieszenie broni, jak najbardziej korzystne dla strony ukraińskiej. Tak jak mówię, żeby ta Karelia była jak najmniejsza. Oczywiście scenariusz marzenia to byłby po prostu uznanie stanu faktycznego za prawny. Tak? No, czyli powiedzmy Krym, Ługański, Donieck. Mhm. Natomiast oczywiście zobaczymy, jaka będzie pozycja negocjacyjna Ukraińców, co się jutro stanie. Dzisiaj były informacje, 2000 zabitych wśród cywilów. To nie może nie mieć presji na stronę ukraińską. Prawda? Oni też chcą szybko kończyć. Ale pokazali jaja, pokazali, że Rosję nie trzeba się bać, że ten rosyjski niedźwiedź nie paraliżuje ze strachu, że można Rosjan pobić, można im się postawić. Są w świetnej sytuacji. Cały świat jest za nimi. Olbrzymie demonstracje w Berlinie. To wszystko działa, prawda? Świetna wojna informacyjna, o czym Jacek mówił. Dobry moment dla Ukraińców, żeby kończyć. Natomiast co dalej? Ja teraz mam taką odpowiedź. Długa, jak najdłuższa zimna wojna. I powiem coś, co może być mocno zaskakujące i może szokujące. Natomiast myślę, że gdyby teraz nastąpiła kolorowa rewolucja, obalenie Putina natychmiastowe i pojawiłby się jakiś wspaniały, uśmiechnięty, nowoczesny, demokratyczny przywódca w Rosji. I Rosja by po Rosjanie powiedzieli, no wspaniale, Putina nie ma, był zły, łamał prawa człowieka, najeżdżał inne państwa, to obawiam się, że wówczas Zachód znowu by się rzucił w ramiona i to jest ten scenariusz, jak Rosja moim zdaniem mogłaby wyjść z tego korzystnie. Tak? To znaczy zastosować manewr Chruszczowa z 1956 roku, zwołać 20. plenum spółdzielni Zenum i ogłosić, że wszystko co złego to był stalinizm. Czyli przekładając na obecne czasy, powiedzieć, że wszystko co złego to był putinizm, a Federacja Rosyjska jest wspaniałym, demokratycznym krajem miłującym Zachód. I wtedy rzeczywiście może być taki szok,
dla Zachodu. I takie wspaniałe, oczywiście potem ludzie na ulicach Petersburga, Moskwy, flagi trójkolorowe, że rzeczywiście wówczas Niemcy mogą powiedzieć, no dobra, to po co nam teraz ta Bundeswehra, prawda? To znowu możemy brać gaz. To w takim razie to jest demokratyczne państwo, to możemy dalej ciągnąć te surowce. I oczywiście to byłoby dla Polski tyle niekorzystne, że Polska dzieli z Rosją różnica interesów. A nie to, że Putin jest złym facetem, który łamie prawa człowieka, chociaż to jest skandaliczny, straszny, jest to straszny człowiek, tak? I teraz, ja myślę, że najlepsza byłaby zimna wojna. Niech ten Putin sobie tam gnije na tym Kremlu, niech sobie rządzi jako stetryczały, oderwany od rzeczywistości dyktator. Niech zostaną odcięte źródła finansowania zagranicznego. Niech ta Rosja, której ja byłem parę razy, widziałem, wiem jak ona wygląda poza Petersburgiem, jak się wjeżdża na rogatki Petersburga czy Moskwy, to to jest po prostu trzeci świat. Niech ona dalej pogrąża się w tej stagnacji. I to jest moim zdaniem dla nas scenariusz idealny. Zachód ale zjednoczony, Rosja zepchnięta do narożnika i zimna wojna. No. O to chciałem zapytać, czy Rosję można ekonomicznie przyduszać w nieskończoność? Czy w pewnym momencie ona przez to, jak bardzo została przyduszona, nie stanie się jeszcze groźniejsza? Trochę jak Niemcy po I wojnie światowej, gdy być może troszeczkę ta wajcha poszła za daleko. To jest, będzie dobry eksperyment w tej chwili. Przetestujemy to, dlatego że teoretycznie, i tak modele z przeszłości pokazują, Rosja jest państwem teoretycznie najbardziej odpornym na sankcje Oceanu Światowego, tak? Czyli systemu finansowo-gospodarczego świata ze względu na swoje i położenie, i strukturę, i tak dalej. I potrafiła tę presję odeprzeć już wiele razy w historii, w tym przecież po I wojnie światowej, gdy bolszewicy zdobyli władzę. To była ogromna presja, nawet wraz z wojną domową, interwencją zewnętrzną. I po 10 latach ten kapitał chciał wrócić i inwestować. I rzeczywiście to przecież amerykański kapitał robił industrializację sowiecką. Tak, budował w Stalingradzie fabryki traktorów, które później produkowały czołgi i tak dalej. Także kapitał światowy chce inwestować ciągle cały czas i tam po krótkim okresie konfliktu chce znowu wracać. Tak? I Rosjanie na to liczyli teraz, że go skorumpowali. Zwłaszcza, i tutaj tak opowiem tą historię, jak to miało wyglądać oczami Rosjan. Nie? Rosjanie uważają, że są wspaniałą cywilizacją. Balet, Tolstoj, kawior, wódka, żołnierz rosyjski, Borodino, pokonanie Napoleona, Hitler, wspaniale tyle dla świata. Symbolem jest wypowiedź tego któregoś tym mistrza olimpijskiego, czy jakiegoś tam mistrza tego tam sportu rosyjskiego, który nas na wieść, że sankcje będą na sport rosyjski, to powiedział coś takiego. Co świat zrobi bez rosyjskich sportowców. Tak, coś w tym stylu, nie? To tak. Jest właśnie to przekonanie. I będzie się mniej szprysował, no po co tym nic. Ale oni myślą właśnie, że to jest taki centrum, nie? I te surowce i kluczowe położenie w północnej Eurazji, które balansuje Chiny i Europę. I oni chcieli zaproponować Europejczykom na kontynencie taki deal. Panowie Niemcy, Francuzi. Amerykanie słabną, odchodzą, problemy wewnętrzne, Pacyfik, wiecie, rozumiecie. I takich prawie nie ma w Europie i tak dalej. Wy nie macie wojska, potrzebujecie naszych surowców, stopy zwrotu macie niskie na gospodarce, macie ten pakiet klimatyczny. Dlaczego byście nie mieli fabryk u nas na Syberii, blisko surowców, bez tych Amerykanów? My wam damy, jest tania siła robocza, wy dacie kapitały, modernizację, ale przede wszystkim będziemy mieli wspaniałą Europę z Tolstojem, kawiorem, wódką, prawda, i poezją paryską od Władywostoku po Lizbonę. I jednocześnie nie będziecie musieli wydawać na wojsko. Wszystko będzie grało i nie będziecie, i tak przestaniecie się bać o Chiny. Bo my będziemy balansować tą całą sytuację i my chcemy być z wami w Europie, ale bez Amerykanów. No, po drodze trzeba podeptać sprawczość państw Europy Środkowo-Wschodniej, które zawsze chcą mieć Amerykanów po to, żeby hedżować przeciwko kontynentalnej dominacji niemiecko-rosyjskiej. I to wszystko się składało. No, po prostu Amerykanie słabli, gaz kosztował, współpraca Nord Stream, prawda? To się, Francuzi kochają Rosjan, wszystko się składało. Te propozycje Macron, prezydenta Macrona jeszcze sprzed 2 tygodni, pakcie bezpieczeństwa, pakcie stabilizacji z Rosją, prawda? To takie myśli, nawet jak dzisiaj się czyta na Twitterze ekspertów francuskich, to oni nie wyobrażają sobie Europy bez Rosji. Po co ty Polacy? Jak najbardziej. Jedyna Europa to bez Rosji. Mhm. Tak? No i taki był plan. I moim zdaniem Putin nadmierną, ekstensywną eskalacją i gdyby ona jeszcze była skuteczna i po 2 dniach by zdobyli ten Kijów, zepsuł sobie plan polityczny tego rodzaju i ten Scholz właśnie, to co powiedzieliśmy na początku. Natomiast inną sprawą jest właśnie, jak armia rosyjska sobie radzi, możemy porozmawiać. To jest jak gdyby wtórna. Tak, to będziemy rozmawiać. Chciałem właśnie dopytać o sprawę ekonomiczną. Gospodarki, właśnie, mogę, Jacku, wiesz co, zwróć uwagę, tylko że w pewnym sensie to jest iluzja.
Bo zwróć uwagę, jeżeli chodzi o to, czy rzeczywiście, jak wygląda sytuacja gospodarcza. Znaczy Rosja, ja nie przez przypadek porównałem ją do kraju trzeciego świata. Zwróćcie panowie uwagę, że Rosja w zasadzie działa trochę jak kraj, tak jak pomijając już te wszystkie zbrojenia, to wszystko trochę jak taki rezerwuar surowcowy. Ja wiem, ale oni myślą sobie inaczej. Ja wiem, ale jaka jest rzeczywistość? Oni mają teraz, przeżywa Putin, cała Rosja, twarde zderzenie z rzeczywistością. Mówiłeś o pokerze. Ja wiem, że jesteś sceptyczny do tego, ale zobacz na cyfry. Nawet zwróćcie uwagę, porównać to do pokera. Ja bym porównał to do takiej sytuacji, w której to jest ten chicken game, tak, z amerykańskich filmów. Dwa samochody pędzą na siebie, prawda? Który pierwszy zjedzie na bok? Rosjanie myśleli, że albo Zachód zjedzie, a najwyżej będzie kraksa, a oni się wbili w ścianę. I teraz bardzo interesująca jest rzecz. Ktoś mówi, że no, weźmy przykład Niemiec, prawda? Niemcy, kolosalne interesy z Rosją, gaz, sami sobie narobili problemów. To jest od tego trzeba zacząć, ponieważ z ideologicznych powodów odstąpili od atomu. I teraz pojawiają się informacje, że może jednak nie do końca, może jednak będą dalej te elektrownie atomowe działały, ale oczywiście rezygnując z atomu nałożyli sobie kaganiec gazowy, czy też smycz gazową Putina sami sobie na szyję. Tak? Olbrzymie za uzależnienie 50% gospodarki niemieckiej, 50% zapotrzebowania gazu to jest z Niemiec. Natomiast jeżeli spojrzeć na tą czyste cyfry, na przykładzie Niemiec. Rosja jest 14. partnerem handlowym Niemiec. 14. Polska jest, z tego co wiadomo, nie mam tabeli, 4. A jeżeli dodać do tego inne kraje naszego regionu, czyli Węgry i Czechy, to jesteśmy partnerem numer 1 Niemiec. To znaczy, jesteśmy znacznie wyżej w bilansie handlowym Niemiec niż Rosja na przykład, prawda? Więc jeżeli czasami Jacek lubi powtarzać, że Niemcy lubią, żeby zgadzały się faktury, tak? Jeżeli chcą, żeby się zgadzały faktury, to tak na dobrą sprawę równie to bardziej mi się opłaca trzymać z tak zwaną Mitteleuropą niż z Rosjanami. Ale moim zdaniem kalkulacja jest inna niestety i rzadko to w Polsce pada. Otóż przemysł ciężki jest coraz mniej opłacalny w Europie, tak? Nie tylko ze względu klimatyczny, tylko po prostu nie chce się pracować w fabrykach, bo to jest mało wydajna praca, niskie stopy zwrotu to biznes. I Rosjanie sugerowali, słuchajcie, jak wy nam nie dacie, nie przeniesiecie naszego przemysłu, waszego przemysłu do nas, to my Chińczykom to zrobimy, bo nie wiem, czy zauważyliście, panowie Europejczycy, to Chińczycy produkowali tanio, biorąc energię do tej produkcji z węgla, którym zatruwali, ale oni teraz nie chcą. Więc oni chętnie przeniosą do nas te fabryki, a my na Syberii możemy to robić. I jest obawa we Francji, i dlatego Merkel o tym mówiła wielokrotnie, co nie podobało się w Polsce, bo to było sprzeczne z wielką strategią państwa polskiego, ale trzeba rozumieć, co przeciwnik jak gdyby ma w głowie, że to wypychanie Rosji z tego systemu doprowadzi do kontynentalnego sojuszu Chin Rosji, a zatem będziemy mieli Chiny w Europie, bo Rosja stanie się wasalem, że wepchniemy Rosję w ręce Chin. I dlatego Niemcy tak postępowali i dlatego Francuzi i Macron o tym wielokrotnie mówił. Więc to, co się teraz dzieje, jest wielką wygraną świata atlantyckiego. Tak? Rosjanie są w szoku, ale trzeba rozumieć, jaką mieli kalkulację i ona się zgadzała im, bo Niemcy tak postępowali, Francuzi, i wyglądało na to, że to się tak skończy. Tylko, że Putin zrobił ten krok i wpadł. Oczywiście zobaczymy, co będzie na polu walki, bo rozmawiamy, gdy są rzucone te klocki. Możemy tutaj mówić o interesach państwa polskiego, starałem się o to powiedzieć, ale musimy wiedzieć, że to jest gruba rozgrywka o przyszłość świata. A dlatego... czy to nie jest tak, że to samo rozdanie, tak samo rozegrane 30 lat temu, ale bez takiego przepływu informacji, bez wolnych mediów, bez środków przekazu, jakie mamy dzisiaj, bez mediów społecznościowych. Ta sama rozgrywka zakończyłaby się na tym etapie zupełnie inaczej i Putin nie wziął pod uwagę tego, jak wielka będzie presja wśród Europejczyków na własnych polityków, żeby dołączyli po tej, a nie innej stronie do tej rozgrywki. Dlatego domena informacyjna stała się ważną domeną wojny, orężem wojny. I może Rosjanie tego nie docenili. A może jest też tak, że wolne społeczeństwo, które może swobodnie w internecie funkcjonować, ma naturalną przewagę. Może. Stawiam taką tezę. Wczoraj mi przyszło do głowy. Ukraińcy, jakby nie było, mają wolność słowa. Jakkolwiek to państwo ich nie wyglądało w sensie korupcji, no mogli robić, co chcą w internecie. A Rosjanie odcięli swoich od tych spraw. W związku z tym jeszcze jedna rzecz. Zastanawiam się, dlaczego Rosjanie tego nie robią tak swoją drogą. Teraz mi przyszło do głowy, podzielę się z państwem. Pewnie dużo osób ogląda twój program. Co bym zrobił na miejscu Rosjan w wojnie informacyjnej? Dlaczego Rosjanie nie pokazują kolumn jeńców ukraińskich? Albo to znaczy, że naprawdę przegrywają i nie ma jeńców ukraińskich,
bo nie ma wielkich kotłów, tak, okrążeń. Nie mają, nie, albo nie wiem, co się dzieje. Powinni to robić, może niepotrzebnie im podpowiadam. Tak, teraz raz pokazali, Jacku, raz pokazali. Ale to tam tak pięciu na krzyż, nie? Nie ma, to przecież to armia, która się posuwa. No ale no, głupio pokazywać chyba jeńców, jak się wchodziło po to, żeby dać Ukraińcom może wsparcie. W, może, może. No tak, bo to jest, panowie, bo tak, żeby było... Oni jeszcze muszą oszukiwać przecież przy okazji operacja, na wiele frontów. Operacja pokojowa, bo wiadomo, że Rosja zawsze zmienia znaczenie słów i odwraca znaczenie, ale trzy rzeczy, które chciałem wprowadzić do tego, co Jacek powiedział. Pierwsza sprawa, gaz. Bo panowie, niech to nam nie ucieka, bo to jest bardzo ważna rzecz. Rosja jest, tak jak mówię, eksporterem gazu i gdyby nie to, jakby odjąć wpływy z gazu, to ta gospodarka, co to będzie, Belgia? Nawet pewnie mniej, nie? Ale do czego zmierzam? Sowieci też nie byli potężni. Tak, ale jest jedna, panowie, bardzo niebezpieczna sprawa związana z czynnikiem chińskim. To znaczy, tak jak absolutnie podstawową, kluczową sprawą i słuchamy tego cały czas, jest dla Polski dywersyfikacja źródeł surowców strategicznych, tak, gazu. No bo wiadomo, że kurek to jest, z gazem to jest kolejna broń Putina i potem broń Federacji Rosyjskiej, ale przecież to działa też w drugą stronę, tak? To znaczy, tak jak my szukamy dywersyfikacji źródeł, to Rosjanie poszukują dywersyfikacji rynków zbytu. I tu jest ten problem, że przed agresją na Ukrainę, przy okazji otwarcia Igrzysk Olimpijskich, Władimir Putin poleciał do Pekinu i spotkał się z Xi Jinpingiem. I to przez niektórych zostało określone jako rozpoczęcie osi Pekin-Moskwa, czyli bardzo niebezpiecznego sojuszu. A najważniejsze właśnie tam były rozmowy, w mojej perspektywie, bo tam się są spekulacje, czy dostał zielone światło od Chińczyków, czy nie dostał na to, ale najważniejsze były sprawy gazowe. To znaczy, zostanie uruchomiony gazociąg Power of Siberia 2, Potęga Syberii 2, który będzie powodował to, że olbrzymia ilość gazu rosyjskiego będzie transferowana nie do Europy, tylko do Chin. A chińska gospodarka jest energochłonna i weźmie wszystko. Tak? To się tak rozwija, że każdy tam metr sześcienny tego gazu rosyjskiego kupią. I to jest też sposób oczywiście Putina. I dlatego zgadzam się z Jackiem, że to jest wszystko nie w tempo, co on zrobił. Bo słuchajcie, ten według najbardziej optymistycznych przewidywań, ten gazociąg będzie otwarty pewnie pod koniec lat 20., czyli w jakimś roku 30. W związku z tym wtedy można powiedzieć, że Putin nie będzie potrzebował tego europejskiego rynku zbytu i tego euro, które ten reżim przecież podtrzymuje, prawda? Więc to jest jakby pierwsza sprawa, o której chciałem wam zwrócić, panowie, uwagę, że tutaj to jest ten gospodarczy, gazowy element tej wojny jest bardzo ważny. Druga sprawa, to jest ta wojna informacyjna, o której mówiliście, i to jest rzeczywiście coś niesamowitego. Na początku ja myślałem, że może mam tak Twittera ustawionego, że ze względu na to, że oczywiście sympatyzuję stroną ukraińską, że może po prostu wchodzą te filmiki do mnie, ale nikt nie widział żadnych filmów, prawda, Jacku, które by pokazywały to z drugiej strony. Mimo, że przez lata mówiliśmy o tych rosyjskich trollach, jak to nie rządzą w internecie. Tak, ale na przykład w 2014 roku... Brakuje im amunicji, jak tak, ale w 2014 roku Rosjanie zwyciężyli. Rok 14, to ja pamiętam, słuchajcie, w takim właśnie przekazie w internecie, to są znakomicie uzbrojeni, świetnie wyglądający, zamaskowani mężczyźni w nowoczesnych mundurach, to są zielone ludziki, twardzi, pewni siebie, a widok Ukraińców, jakich zapamiętałem, to była brama bazy wojskowej na Krymie, takie obdrapane z olejnej farby postsowieckie pręty, za których wyglądały przerażone oczy ukraińskich żołnierzy w jakichś obdartych mundurach. Nie? Dzisiaj obraz tej wojny, a zobaczcie, minęło raptem ile? 8 lat, tak? To jest jakieś obrywańcy kompletni, których widzimy brani do niewoli, jakieś dzieci. Przecież większość tych żołnierzy, których oni pokazują, Ukraińcy, tych jeńców, nie wzbudzają we mnie żadnych krwiożerczych instynktów. Wiem, że śmiejesz się, ale to jest bardzo ważna ta domena informacyjna. Tak, najważniejsza. To jest jakaś armia po prostu wojaków, szwajków. Kradną im czołgi traktorami, tak? Oni porzucają sprzęt, masowo dezerterują, przebierają się w cywilne ciuchy, nie chcą się bić. Oczywiście to są rezerwiści, tak? To nie są te elitarne, doborowe jednostki. Natomiast przegrywają Rosjanie w tej domenie, która też jest bardzo ważna. I to wpływa oczywiście na to, że świat patrzy na ten konflikt oczami Ukraińców. To jest jasne. I to jest bardzo ważne zwycięstwo. To jest też tak nawiasem mówiąc, zaraz będziemy mówili pewnie o lekcjach, jakie wypływają z tego wszystkiego dla Polski. I to jest też bardzo ważna lekcja, że tej domeny też nie można odpuszczać. Znaczy, trzeba jasno powiedzieć też, że oczywiście to są szczątkowe informacje, bo w ogóle nie ma świadectw z
zdjęć walk i filmów z pierwszej linii frontu wojsk manewrowych, prawie w ogóle nie ma. Tak, czy to w Donbasie, czy pod Sumami, czy pod Charkowem, gdzie były starcia normalnie brygad, batalionowych grup taktycznych, tak, z czołgami i tak dalej. Zapewne żołnierze pierwszoliniowi mieli zakaz, a to co się pokazuje, to pewnie cywile tylko albo obrona terytorialna robi, głównie ukraińska, a Rosjanie, podejrzewam, mają kompletny zakaz i sobie nie puszczają tego w mediach społecznościowych, bo takie są procedury teraz w prawidłowym wojsku. Więc to też myślę, że po tej wojnie będą powstawały grube raporty na temat zarządzania wojną informacyjną i przekazem, bo mamy zakrzywiony jej obraz. Na pewno. Nie wiem w którą stronę, ale mamy zakrzywiony jej obraz. Zarówno jeżeli chodzi o sztukę wojenną, sztukę operacyjną, jak i też właśnie sposób działania wojska. I oczywiście w interesie Ukraińców jest pokazywać, że to jest armia rekrutska, pokazują na przykład tych tam ochotników donbaskich, prorosyjskich, bez zębów, niby jako armia rosyjska. No, każda manipulacja jest jedna wielka. Z kolei mówię, jak się ogląda rosyjską telewizję, to tam się wszystko zgadza. Naprawdę, jest wszystko super, gra gitara, jedziemy do przodu, dni są policzone. Naprawdę tak jest. I tam są całe programy na ten temat, także żeby Polacy wiedzieli, że to oni tak... Ja przewrócę ci w słowo. Dzisiaj hitem internetu był fragment Russia Today, propagandowej tuby Kremla, który robił reportaż facet i robił wywiady z rosyjskimi żołnierzami. Oni też tam nie mieli zębów. Mieli wojny z czasów II wojny światowej, z demobilu po Armii Czerwonej, jakieś poszarpane ciuchy na sobie. Źle to wygląda. Znaczy, generalnie też z punktu widzenia na przykład polskiej analizy sztuki wojennej rosyjskiej, bo jest kilka takich, zauważyłem dwa obozy w Polsce, takich analityków. Jedni to uważają, że Rosjanie są niesamowici, mają 200 dywizji, w ogóle pół typu. Jeden z generałów się wypowiadał, takich byłych generałów chyba. Pół miliona wojska idzie na, w ogóle absurdalne, w ogóle brak zrozumienia współczesnego pola walki, tak? Jakie to są nasycenia, w ogóle rozproszenie, terenowe grupy taktyczne, brak zrozumienia reform Sajdykowa i Szojgu. Więc jest taka grupa, że Rosjanie mają 100 metrów wysokości, są pierwszy, drugi rzut zawsze wygrają, tak? Odpowiednio wprowadzając, są mistrzami wojny lądowej i w ogóle. I rezerwy nieskończone, tak? Co jest nieprawdą. Rosjanie mają ogromny problem z kompletowaniem wojska, czego wyrazem może jest to, co mówi Piotr. Tak? I to też musimy przeanalizować. Mówię, te batalionowe grupy taktyczne bez wsparcia piechoty, które zabezpiecza linie logistyczne, zabezpiecza miasta, które obchodzi, w ogóle dramat. Tak? Dużo można by mówić o szczegółach i to widać, tak? Nawet z tych filmików. Natomiast z drugiej strony jest druga grupa, która uważa, że cywilizacyjnie Rosjanie są do niczego i tylko ich kopnąć, to się przewrócą właśnie, bo nie mają zębów i tak dalej. To też tak nie działa. Jest gdzieś po środku i to znaczy, że możemy my też myśleć o reformie wojskowości polskiej, żeby pokonywać armię rosyjską, ale należy podchodzić z szacunkiem jednak do armii rosyjskiej, tak, żebyśmy nie popadli w skrajności, bo zauważyłem na przykład taki hype drugiego dnia, jak wydawało się, że ci Ukraińcy sobie dobrze dają radę, nie? Że ci Rusy to są tak na jeden strzał, nie? Jednostrzałowcy, tak, i wysprzęgla się im raz i padają, tak. Też nie, tak? Musimy naprawdę, naprawdę też uważać, nie? Bo jest przeciwnie, no widać, że mają myśl operacyjną i na przykład to z południa uderzenie lada moment może zamknąć w kotle grosił ukraińskich doborowych w Donbasie, tak? I będzie, wtedy się skończy armia ukraińska prawdopodobnie, tak? Na wschód od Dniepru. Tak, to wczoraj było chyba przesilenie, nie? Więc i ja na przykład otrzymuję informacje od amerykańskich analityków, którzy uważają, że być może lada dzień się skończy armia ukraińska. A ja nie wiem sam, tak? Bo strukturalnie tak to wygląda z pola walki i będzie, przejdzie w kierunku wojny nieregularnej, partyzanckiej, z rozproszonym systemem dowodzenia i tak dalej. No zobaczymy, tak? Zobaczymy. No dobrze. Zaraz sobie włączymy telefony. W zasadzie teraz już włączymy jeszcze... Kolejne pytanie ode mnie, zanim ktoś się dodzwoni. Czy jest w ogóle scenariusz taki możliwy, że Rosjanie będą tak długo cierpieć gospodarczo i ekonomicznie, że w pewnym momencie Chiny powiedzą, to może my w sumie nie z Amerykanami powalczymy, tylko ten gaz zamiast kupować od Rosjan, to my sobie go weźmiemy? Jeśli mogę powiedzieć, to kwestia jest, co to znaczy wziąć. Można zapłacić 2 grosze, nie? Mhm. Ale nie wziąłem, też... zapłaciłem, nie, ale mówię, zmusiłem. Nie? Mówię po prostu o odkrojeniu kawałka Rosji na rzecz Chin. Ja to myślę sobie, że po prostu Rosjanie myślą w kategoriach gry o sumie zerowej. Jeżeli nie wchodzą na partnerskich układach z Chinami, to już czują, że przegrywają, tak jakby im odcinano terytorium. Myślę, że Putin tak myśli. Dlatego ja uważam, że Rosjanie nie chcieli mieć sojuszu docelowo z Chinami. Teraz to jest tylko czasowy, użyteczny sojusz, żeby wypchnąć Amerykanów z Eurazji, czy quasi sojusz. Czy dogadanie się,
Natomiast docelowo chcieli być w Europie. Chcieli być Tousto, prawda, Tousto i Kawior i tak dalej, Paryż, bistro paryskie i tak dalej. I czuli się w Europie, bo dla Europy mieliby znaczenie. Wojskowe mogliby być, oni mogli być z Marsa, Europa mogła być z Wenus. Mogli być, mieć projekcje siły do nowego, prawda, z kontynentu, od Władywostoku po Lizbonę, surowce i coś by znaczyli. Dla Chin są niczym. Bardziej właśnie patrzę z perspektywy Chin. Czy Chiny nie mogą w pewnym momencie po pierwsze poczuć krwi, poczuć słabości Rosji, a po drugie, czy nie mogą uderzyć w tony, które już znamy z XX wieku, czyli nam w sumie przydałoby się trochę więcej przestrzeni, bo nam jest tak dużo, a Rosjan tak mało, po co im tyle tego? No. Szczególnie tam, nie? Bo zwróćcie uwagę, że jeżeli najlepiej to spojrzeć, żeby zrozumieć problem chińsko-rosyjski, jeden z jego ważnych aspektów, wystarczy spojrzeć na te dwa państwa, ale przez pryzmat mapy nie fizycznej, tylko gęstości zaludnienia. Nie? To jest kluczowa sprawa. Rosjan tam jest 140 milionów teraz, ale oni wszyscy prawie mieszkają przed Uralem. Mhm. Z tyłu jest za tym system jedna czy dwie linie kolejowe i pusto. I tajgi, surowce. No więc rzeczywiście, a demograficznie Chiny, mimo pewnych oczywiście negatywnych teraz tendencji, no to nadal to jest kolos. Nie? I to się aż narzuca ich. I moim zdaniem problem polega na tym, że ten Power of Siberia, o którym mówiliśmy, czyli próba pompowania tam za 50 miliardów tego gazu do Chin, powoduje, że oczywiście oni się uratują finansowo, w tym sensie, że zdywersyfikują się i nie będą uzależnieni od Europejczyków, bo to działa w dwie strony, tak? Europa, czy powiedzmy gospodarka niemiecka jest uzależniona od rosyjskiego gazu, ale rosyjska gospodarka jest uzależniona od pieniędzy za ten gaz, nie? Ale to oczywiście powoduje, że Rosjanie, o czym mówiłem na początku, myślą o polityce w kategoriach sił, tak? I teraz dysproporcja. Chiny to jest druga gospodarka świata. To jest kolos. Rosja, tak jak mówiliśmy, pomimo olbrzymiej geograficznej przestrzeni, pomimo nadal potężnej armii, chociaż jej właśnie wszystkie, powiedziałbym, niedostatki ta wojna z Ukrainą pokazuje, no to jest karzeł w porównaniu z Chinami. W związku z tym oczywiście, i to Jacek ma świętą rację, że to byłyby stosunki wasalne. Nie? I Putin pewnie nie ma najmniejszej ochoty zostać wasalem Chińczyków, ale paradoksalnie być może, i to na tym polega ten przewrót w tej geopolityce, który teraz się dokonał, jego własna decyzja, moim zdaniem absolutnie kompletnie oparta na fałszywych przesłankach, spowoduje, że właśnie staną się Rosjanie taki dryf w stronę chińskiego wasala. Mm-hmm. Zaplecza surowcowego dla nowoczesnego państwa, które będzie się rozwijało. No oczywiście chyba, że Chińczycy zainwestują tam jakieś po prostu gigantyczne środki i podzielą się technologiami, ale po co by to mieli robić? I będziemy kasztelanią, jak mówiliśmy, wysuniętą kasztelanią świata atlantyckiego na Bugu. Zależy, co się stanie z Ukrainą. Tak? A przed nami, aż po Szanghaj, strefa Eurazji, nie? Mm-hmm. Telefon, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię z Poznania. Chciałbym na początku powiedzieć, że bardzo lubię panów słuchać, ale niestety muszę powiedzieć, że nie chciałbym panu widzieć w programie w tym momencie, tak na początku. I chciałbym zadać jeszcze dwa pytania. Pierwsze dotyczy Turcji. Jak faktycznie ta sytuacja wygląda? Bo gdzieś się pojawiły doniesienia o tym, że Turcja będzie przekazywać Bayraktary. No i drugie pytanie o bomby termobaryczne i kasetowe. Czy jest to faktycznie najgorsze branie, jaką dotychczas służył człowiek? Dziękujemy bardzo. Widziałem dzisiaj doniesienia, że cały czas Turcja dostarcza, nawet w trakcie wojny, drony, tak, na Ukrainę. Czy to prawdziwe informacje, czy nie, wydawało mi się z wiarygodnego źródła, ale mgła wojny, trudno coś powiedzieć. Tak? W ogóle ta rola Turcji jest taka trochę niejasna, mam wrażenie. Cieszono się, że zamknęli cieśniny, ale zamknęli ją w tym momencie, jak już flota rosyjska tam była i teraz jest jedyną tak naprawdę. Więc z drugiej strony dostarczają drony, z trzeciej strony są właśnie od gazu rosyjskiego totalnie uzależnieni. W ogóle też trudno Erdogana uważać za kogoś, kto będzie zaprowadzał pokój w Europie lub też liczyć, że stanie zawsze po właściwej stronie. Jak wy patrzycie na rolę Turcji w tym konflikcie? Myślę, że Turcja chętnie by zobaczyła, jak Rosja jednak przegrywa wojnę na Ukrainie.
I to jest najważniejszy wyznacznik. Oczywiście, gdy Rosja zajmowałaby Kijów, to dobrze by było, żeby to Turcy wtedy nie będą manifestować rozczarowania, tak? No bo nie na tym to polega. No po prostu grają w grę o równowagę. Natomiast co do drugiego pytania pana, ja od wojska słyszałem, że zarówno broń kasetowa, jak i termobaryczna są strasznymi. Strasznymi, niosącymi straszną śmierć i straszliwe zniszczenie. Po prostu no, systemami bojowymi, zwłaszcza właśnie w mieście, jeżeli chodzi o broń termobaryczną. I kilkukrotnie jest, bez mojego pytania nawet, zwracano mi na to uwagę, tak, w różnych moich tych interakcjach z wojskiem. Także na pewno, no oczywiście na filmach też to wygląda strasznie, tak. No to tyle mogę powiedzieć. To ja mogę dorzucić dwa grosze w obu tych sprawach. Pierwsza to jest to, że wygląda na to rzeczywiście, że Turcy te drony dostarczają. Te drony są bardzo skuteczne. Oczywiście Ukraińcy wczoraj ogłosili zaraz po dostaniu dronów, że 180 tam pojazdów i czołgów zniszczyli. To jest oczywiście też element pewnie wojennej propagandy. Trzeba to podzielić przez dwa czy przez trzy. Natomiast, to jest bardzo interesujące, to Jarosław Wolski zresztą mówił na moim kanale Historia Realna wczoraj, że drony sieją kolosalne spustoszenie w szeregach tych rosyjskich kolumn, które utykają gdzieś tam, bo oni pędzą z tymi cysternami do przodu, nie zadbawszy w ogóle o linię zaopatrzeniową. To jest jakieś w ogóle zdumiewające, bo to jest ABC sztuki wojennej. Rosjanie mieli to niby przećwiczone, ale gdzieś tam ta Ukraina jest olbrzymim krajem. Oni gdzieś utykają na tych bez paliwa, na jakichś bezdrożach. Te drony oczywiście wtedy ich namierzają i to jest bardzo interesujące, bo one sieją olbrzymie rzeczywiście spustoszenie w tych kolumnach, a z tego to powodu, że oczywiście Rosjanie dysponują środkami obrony przeciwlotniczej, które mogą to takie drony strącić, ale i tu jest rzeczywiście duża rola państw NATO i Amerykanów. Oni przekazują Ukraińcom na bieżąco te informacje satelitarne, które mówią o tym, że te kolumny są w ruchu. Albo te kolumny mają złożone te systemy obrony przeciwlotniczej. I to właśnie dlaczego powiedział Jarosławie Wolskim, bo chcę przytoczyć jego świetne powiedzenie, oni łapią Rosjan z portkami spuszczonymi w dół. Prawda? I dlaczego tak, dziękuję za to pytanie o te drony tureckie, ponieważ my też je kupiliśmy. Więc to jest ewidentnie dobra wiadomość dla nas i mam nadzieję, że my też, gdyby odpukać kiedyś, oczywiście mówimy teoretycznie tylko naszego potencjalnego przeciwnika z portkami w dół złapiemy, a to jest rzeczywiście potworna broń, no bo to nie jest taka, wiesz, nie widzisz tego przeciwnika, po prostu stajesz w środku drogi samochodem i przestajesz istnieć. Ja jestem wielkim fanem tych filmików, wyparowywujesz. Oglądam je sobie tak ale po wiesz, parę razy. Ale tam giną ludzie, nie? Wiem, to jest trochę, ale jak giną Rosjanie, to jakoś tak mniej mi żal. No wiesz, druga strona też ma drony. Oczywiście nie rozwiązują drony wszystkich problemów i wyzwań pola walki, ale jest to nowoczesna broń. A jeżeli chodzi o broń kasetową, to dorzucę tutaj dwa ciekawe zdania z tego powodu, że widziałem ją w użyciu. Mhm. Otóż pracowałem w Rzeczpospolitej przez dobrych, no Boże, trudno powiedzieć, 13 lat w dziale zagranicznym i między innymi odpowiadałem za Bliski Wschód i Izrael. I byłem korespondentem na kilku wojnach, które Izrael prowadził, kilku interwencjach, między innymi w Strefie Gazy. I raz podjechałem pod taką miejscowość Oszkelon, potem zjechałem z tej głównej autostrady do takich miejsc, gdzie znajdują się kibuce, właśnie bardzo blisko już granicy Strefy Gazy. Tam są takie wzgórza i mogłem obserwować Gaza City, miasto Gaza, które znajdowało się właśnie pod izraelskim ostrzałem. Nie? No i to wyglądało normalnie. Huk, obok mnie były takie działa samobieżne, jakieś tam artylerie dalekiego zasięgu. I w pewnym momencie właśnie obraz się zmienił, eksplozje nad budynkami i potem po prostu taka niekończąca się ilość tysięcy dosłownie takich małych odprysków, bo to działa broń kasetowa w ten sposób, że pocisk eksploduje dół wysoko nad i z tej kasety powiedzmy wylatują tysiące małych pocisków i tworzą po prostu strefę śmierci, tak? Czyli w zależności od kalibru tej broni, od wielkości tego, ilości tych ładunków, które są już potem niewielkie, wszystko jest po prostu masakrowane. Nie? I rzeczywiście używanie tego w miastach, no to jest to po prostu zgroza. I muszę powiedzieć, że od tego zaczęliśmy, nie? Ale mało o tym mówimy. Chciałem, żebyśmy mówili o tym więcej, bo to jest przede wszystkim, kurczę, straszna ludzka tragedia. Trudno mi uwierzyć. Jest taka teoria, że jeżeli by został zrealizowany ten wariant 50-50, o którym mówiłem, czyli wschodnia Ukraina, no to prawdopodobnie stolicą byłby Charków, takiego
URL-u, czyli Ukraińskiej Republiki Ludowej, BIS, powiedzmy, i tam to trzeba by tam przesiedlić swój... mieszkańców z innego, no to, słuchajcie, z innego miasta. Szymon, czyli krótko mówiąc, to byłby Lublin, tak? Bo w Lublinie Sowieci powołali 22 lipca 1944 roku PKWN. Jeżeli by chcieli w Charkowie powołać PKWN, to teraz już na gruzach, nie? I rzeczywiście to serce się kraju obserwuje to, co tam się dzieje. Straty wśród ludności cywilnej są kolosalne. Trzeba kończyć tę wojnę, krótko mówiąc. Właśnie na czacie mnie atakują, gdzie moja empatia. Otóż wobec wojsk rosyjskich nie mam empatii. Przepraszam, niektórzy może mają. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie panów. Chociaż powinienem bardziej powiedzieć dzień dobry właśnie, ale na raczej dobry wieczór. Chciałem panów zapytać o trzy pytania. Pierwsze o rolę Serbii, Węgier, a być może i Gruzji w tym konflikcie, ponieważ widać było na tych flight radarach, że wzmożył się ruch prywatnych odrzutowców między Moskwą a Belgradem. One były pod serbską banderą, czyli tak na dobrą sprawę mogły przelatywać przez naszą przestrzeń powietrzną. Sprawa Węgier, no, wygląda, wiadomo, tutaj przyszła blokada transportu amunicji i broni przez Węgry. Drugie pytanie dotyczy tego, czy taki wskaźnik, który jest czasami powoływany, odsetek ludności posiadającej broń, czy jeżeli w Polsce go zmienimy, to troszeczkę się zmieni nasza sytuacja, w szczególności postrzeganie przez Rosję państwa polskiego jako bardziej uzbrojonego. Tutaj panowie kiedyś mówiliście, że na Putina działa tylko i wyłącznie tego typu siła i może to jest jakieś wyjście i czy panowie tak uważają? I trzecie, ostatnie pytanie. Co z uchodźcami z Ukrainy? Jaka będzie ich rola dla Polski i dla polskiej gospodarki? Bo panowie mówią, że coraz więcej ich będzie i tu będzie, no, dosyć kluczowa rola dla Polski. Już w tym momencie jest ich 500 000, tak? No, to po kolei, panowie. Na początku rola Węgier, Serbii i Gruzji. Ja zostawiam tobie to pytanie. To może ja o migrantach zacznę w takim razie, bo to jest łatwiejsze. Myślę, że musimy się spodziewać, jeżeli Rosjanie będą wygrywać i wygrają, to należy się spodziewać ucieczki milionów do Polski. Nie kilkuset tysięcy, milionów. Znaczy nie tylko do Polski, do Europy po prostu. Ale głównie do Polski, no tak, ale przez Polskę, albo może i głównie do Polski, z różnych powodów, tak? I to nie będzie nic skalowalne, no to będzie ogrom, będą straszne sceny na przedpolu po stronie ukraińskiej, bo ludzie będą musieli być procesowani, tak, no, że coś trzeba będzie sprawdzać, robić, tak, wpuszczać. To będą dantejskie sceny, jeżeli to się zrealizuje i dobrze, jakby państwo polskie zaczęło już o tym myśleć. Stąd niektórzy mówią o tych strefach, prawda, samolotowych i tak dalej, przy czym to będzie bardzo trudne z powodu zarządzania eskalacją w wojnie z Rosją, tak, to inny temat. Natomiast ja ogólnie uważam, że migracja ukraińska bardzo Polsce pomaga i by pomogła. Oczywiście trudno mi się wypowiadać na temat milionów, okay, bo to jest, to trudno nawet wyskalować to, ale uważam, że dla państwa polskiego i dla naszej w ogóle polityki później i tej całej kwestii na wschodzie, to będzie bardzo korzystne. Tak? Może to jest kontrowersyjne, co powiem, ale przed Polską ogromne wyzwania demograficzne, straszne wyzwania demograficzne, jak sobie nie zdamy z tego sprawy i właściwie ludzie, którzy chcą pracować i których przecież chyba ogólnie lubimy, tak? To jest naprawdę szansa, żeby zagospodarować, tak, z korzyścią dla wszystkich ten temat. Mm-hmm. No, nie uciekniecie od pytania. Nie patrzcie na mnie, jeżeli chodzi o Serbię, Serbii, Węgier i Gruzję. To ja może idźmy po kolei. Co do uchodźców. Uchodźców mamy problem podwójny. To znaczy problem, no, wyzwanie. Problem, okay? Czy szansa? Zacznijmy od cyfr. To znaczy rzeczywiście kilkaset tysięcy ludzi przekroczyło granicę Polski, ale niestety w drugą stronę wyjechało 80 tysięcy. Krótko mówiąc, wyjechały 80 tysięcy, dowiadujemy się, że głównie młodych ludzi, którzy chcą się bić. Tak? Którzy tu pracowali. W związku z rynku szanujemy ich,
jesteśmy na kolanach przed nimi, bo mieli wybór. Zapytajmy się siebie samych, tak? Gdyby tu była wojna, gdybyśmy siedzieli w Anglii w pracy, czy byśmy się na to zdobyli? O, to jest fajne pytanie. I szacunek dla nich wielki, no ale pewne, bez wątpienia jest upływ siły roboczej z Polski, na razie niewielki, bo to jest jednak, cyfry są kolosalne, tak? 2 miliony Ukraińców mamy u nas. Bez nich już ta gospodarka nasza by pewnie miała gigantyczne problemy. A przyjeżdżają kobiety z dziećmi głównie, ponieważ ukraińskie władze nie wypuszczają młodych mężczyzn w wieku poborowym, tam chyba 18-60, tak? Tak. No to co tu dużo gadać, tak? No to są raczej ludzie, których trzeba pomagać. Bo jeżeli przyjeżdża pani z dwójką dzieci, może ze starszymi rodzicami, trzeba jej pomóc. I teraz polskie władze, to jest piękne, że mają ten odruch serca. Słuchajcie, co robią zwykli Polacy? Jestem straszliwie tym wzruszony. Byłem w takim ośrodku, w którym przyjęli Polacy 50 osób z Kijowa, 7 noworodków, słuchajcie, no w ogóle przyjeżdżam tam, a tam sznur samochodów, 60 samochodów, ludzie wysiadają, jedzenie, szczoteczki do zębów, kilka z tych pań uciekło z torebkami tylko, słuchajcie. Nie miały nic ze sobą. Także to jest wspaniały odruch serca, aczkolwiek tych ludzi będzie coraz więcej, Jacek ma rację, i trzeba szukać rozwiązań systemowych. Oni wszyscy, oczywiście część z nich zasili polski rynek pracy, polskie społeczeństwo się starzeje i oni będą nam bardzo potrzebni, są nam bliscy kulturowo. Nie będę tego kończył, to jest oczywiste dla wszystkich widzów, jakie zagrożenia są, kiedy przyjeżdża ludność innych kultur, jakie napięcia. To widać w zachodniej Europie, więc super. Natomiast teraz, konkretnie w tym momencie, trzeba też myśleć o rozwiązaniach systemowych. Pojawiła się podobno pomysł specustawy, żeby 500+ dać ukraińskim rodzinom. Też piękny gest solidarności. Natomiast wydaje mi się, że trzeba wykorzystać teraz to, że Unia Europejska, Europejczycy, no jest to nie muszą wzmożenie. Być polskie pieniądze, to powinny być pieniądze oczywiście, trzeba usiąść i pogadać, tak? Być może już to zrobiono, znając nasz rząd, wątpię. Natomiast byłoby fajnie, żeby jednak część tych, pokazać przez europejską solidarność, tak? Po prostu z powodów geograficznych zdecydowana większość mamy najdłuższa Polska granica. Polska też finansowo może sporo ugrać na tym wszystkim. No, o biznesowej stronie tej wojny też możemy pogadać, to dotyczy też nie tylko tego, ale na przykład wymiany sprzętu, tak? To znaczy już pojawiły się 2 takie projekty, jeden się ma, nie wiem, no to jest w sferze rozmów, tak? I to też pewnej mgły, jak Jacek to ujmuje, czyli oddajemy MiG-29, sprzęt przestarzały, stary, sowiecki, ale świetnie go znają Ukraińcy, tak? A w zamian za to dostaniemy Eurofightery albo F-16, ekstra. Oddajemy amunicję z naszych magazynów, to jest amunicja Układu Warszawskiego, prawda? Pojawił się teraz pomysł oddania T-72 starych przestarzałych czołgów. Ukraińcy świetnie znają, my dostaniemy od naszych zachodnich partnerów nowoczesne czołgi. To są oczywiście, wszystko pokazuje to, że wojna to też oczywiście są rozmaite tego typu szanse i sytuacje win-win dla obu stron, bo Ukraina potrzebuje teraz sprzętu, a my potrzebujemy modernizacji naszej armii. Oczywiście trzeba ostrożnie, o tym możemy porozmawiać, co zrobić, żeby pomagać Ukrainie tak, żeby nie narazić państwa polskiego na niebezpieczeństwo. I to jest fundamentalna sprawa, o której musimy porozmawiać. No i trzeci temat. Serbia, tak? Węgry. I Gruzja. I Gruzja. No, w ogóle musimy... Jedna rzecz się zarysowała. No, generalnie to Zachód dokonuje sankcji na Rosji, ale tak zwane kraje trzeciego świata, używając nomenklatury zimnowojennej, tak nie mają takiego stanowiska antyrosyjskiego. Czy takie kraje jak Indie, już nie mówiąc o Chinach. Tak? W związku z tym ten Zachód i ten świat z oceanu światowego, jak ja to mówię, językiem geopolityki, to owszem. No i na szczęście to ten świat rządzi światem. No. I o to jest właśnie wojna, żeby on nie rządził. W związku z tym siły status quo, które rządziły światem od 500 lat, nakładają sankcje na tego, który by chciał to zmienić. Tak? A w cieniu gdzieś ten drugi, który jeszcze potężniejszych też chciałby to zmienić. I teraz zobaczymy, jak to będzie. Natomiast są kraje, które albo są na pograniczu tych światów, jak Serbia, pewnie z powodu wojny bałkańskiej i później wojny o Kosowo, która no, prowadzi swoje, trudno mi jest powiedzieć, no Serbia będzie taką prowadziła politykę, bo należy pamiętać, że to Serbów wyzwalali Rosjanie z punktu widzenia dominacji tureckiej. No i oczywiście później przecież to Amerykanie odebrali im Kosowo i Amerykanie podpisywali pokój w Dayton, gdzie, czy tam wymusili pokój w Dayton, gdzie Serbia traciła Jugosławię, tak? Znaczy to republiki jugosłowiańskie. Co do Węgier, no Węgry są nie zagadką, bo Orban po prostu balansuje, nie boi się Rosji, bo Rosja jest daleko, chce trzymać równowagę między Turkami,
Niemcami, czyli Unią, i taką prowadzi politykę. I politykę ponad miarę i ponad siłę państwa węgierskiego. Czyli nie postrzegacie go jako pachołka Rosji? Nie, ja myślę, że on by tych Rosjan sprzedał jutro, gdyby się było to w jego interesie. Tak? Ja myślę, że on prowadzi niekorzystną dla państwa polskiego politykę zagraniczną i nie mamy żadnych wspólnych interesów z nim, szczerze powiedziawszy, to żeby była jasność. Natomiast on to robi z pozycji swoich podmiotowych, czyli z tego, jak on widzi swoje interesy, a nie dlatego, że jest agentem jakimś. Tak ja to oceniam. Przy czym oczywiście no, to pokazuje, jak to wszystko jest w polityce dynamiczne. Natomiast niepokojące jest to, że wiele państw byłego obszaru postsowieckiego przygląda się, kto wygrywa, kto przegrywa. Nawet państwa, które miałyby aspiracje atlantyckie i zachodnie, przyglądają się. A to oznacza, że Rosjanie, jest percepcja, że Rosjanie rosli w siłę i nie wiadomo, czy Zachód wygra to. I to jest kazus Gruzji. To pokazuje, że no, układ sił decyduje, nie? O wyborach tak naprawdę. To, co Piotr mówił na samym początku i o naszych okrągłych stołach. Żeby wsiąść do dobrego pociągu po prostu. Tak, tak. I jak mocarstwa próbują zmienić układ i trzęsie się wszystko, to się przyglądają inni. I to jest oczywiście niepokojące, bo gdyby wszyscy tak potępili tę Rosję i tak dalej, tak wszyscy na całym świecie, to byśmy czuli, że Rosjanie na pewno muszą przegrać. A tu tymczasem nie wiadomo jak jest i dlatego tak bardzo się martwiłem o to, żeby utrzymać spójność Zachodu. I nie widziałem tej spójności, muszę powiedzieć, przez ostatnie lata. Widziałem, co robią Niemcy, widziałem, jak wyglądają siły wojskowe w Europie, widziałem, jak NATO nie reaguje w sposób adekwatny na to, co robi Serdziukow i Szojgu. I Rosjanie moim zdaniem też tak postrzegali to, jak ja. W tym sensie, że uznali, że jest nierównowaga sił i oni to przetestują na Ukrainie. Tak? A percepcja jest kluczem. Nawet nie real, tylko percepcja, bo właśnie ten błąd percepcyjny doprowadził do wojny i umierania tych dzieci. Tak? Na to, a zatem nie zadziałało deterrence, nie zadziałało odstraszanie w sposób wystarczający, żeby zapobiec wojnie w Europie. Tak? Coś zostało zrobione albo za późno, albo w ogóle. Przyjdzie czas jeszcze na ocenę. I teraz tu być może warto wrócić do jeszcze jednego pytania, na które nie odpowiedzieliśmy, o uzbrojenie Polaków, o dostęp do broni. Powszechny dostęp do broni. Wiecie co, ta wojna pokazuje, że pewne mapy mentalne głęboko... Jak używam, patrzyłem na Jacka, jak powiedział, użyłem tego określenia, jest to jeden z jego trademarks i elementu jego niesamowitego instrumentarium. Czasami zawodzą. Otóż powiem wam, że ja zawsze uważałem, że broń, oczywiście dostęp do broni, sam strzelam, ale że raczej to jest po to, żeby bronić własnej rodziny, własnej żony, własnych dzieci, własnego dobytku przed jakimiś bandziorami. Nie? Sądziłem, że wojna przyszłości będzie wojną zrobotyzowaną, z wojną technologiczną, no wojną właśnie, wysokiej, bo my tak nawet w poprzednim odcinku dużo na ten temat mówiliśmy, jak mogą wyglądać wojny przyszłości, a nawet teraźniejszości, a ta wojna jest taka anachroniczna troszeczkę i jednak pokazuje, że rola zwykłego chłopa z karabinem wciąż istnieje. Tak, tylko wiesz co, jest jedno niebezpieczeństwo. Otóż mi się wydaje, że na samym początku tej operacji, Jacek o tym już tutaj mówił, Rosjanie nie byli specjalnie krwiożerczy. Ponieważ po pierwsze no, uznawali, że szybko obalą władzę, tak? I de facto odwrócą tą Ukrainę, tak? Że oni po prostu przyjdą, zrobią ruski mir, zaproponują swój model cywilizacyjny, który moim zdaniem zbankrutował, który i tak po prostu nie był atrakcyjny wcale, bo przecież to wszystko chodzi, tak? Ukraina chce do Zachodu. A Putin chce ją trzymać przy sobie, w swoim kręgu. I dlatego rosyjscy żołnierze nie byli aż do momentu tej potwornej rzeźni w tym Charkowie bardzo krwiożerczy. I tutaj jest jedno tylko zagrożenie. To znaczy w momencie, w którym wchodzi wojsko, które jest nastawione inaczej, tak? Na przykład można sobie wyobrazić, gdybyśmy my znaleźli się, tak jak mówię, to jest tylko hipotetyczny scenariusz, w stanie wojny z kimś, no to na przykład pojawienie się dużej ilości uzbrojonych cywili, którzy zaczęliby strzelać, mogłoby oznaczać to, że rosyjscy żołnierze... No że celem jest każdy. Krótko mówiąc, widzisz faceta na ulicy, mówi o perspektywie rosyjskiego żołnierza i on mówi tak, czy on ma parasol, czy on ma kałacha. I on ma ułamek sekundy na podjęcie decyzji, bo inaczej sam nie będzie żył, nie? I strzela do wszystkiego, co się rusza wtedy.
I to jest oczywiście to niebezpieczeństwo po prostu uzbrojenia, działania tego typu. Natomiast ta wojna, masz rację, rzeczywiście pokazuje i tutaj to trzeba przemyśleć, trzeba to dokładnie przeanalizować, że jednak rzeczywiście społeczeństwo nie powinno być rozbrojone. Nie? A to też wynika nawet dotyczy tego, że wojna zawsze jest rozprężeniem ogólnie takich, powiedziałbym, umowy społecznej w tym sensie, że zaraz się pojawia właśnie bandyty, pojawiają się różne takie działania. Nawet widzimy teraz, są plądrowane sklepy, prawda? No do tego trzeba mieć rzeczywiście broń, żeby trzymać porządku, bronić się. To jest wszystko do przemyślenia, ale bez wątpienia tak, no to nie jest wojna. Oczywiście są nowoczesne technologie. Mówiłeś, że oglądasz te filmiki, prawda, tych dronów, które nadlatują. Ludzie nawet nie wiedzą, kiedy umierają i to jest element technologiczny, ale z drugiej strony to jest to co znamy od zawsze, nie? Czołgi w błocie, koktajle Mołotowa, strzelający ludzie zza węgła. No w związku z tym bardzo ciekawe to jest i jednym z takich moich postulatów, zaraz o tym też pewnie pogadamy, to jest to, że po prostu tą wojnę trzeba bardzo, jak ona się już skończy, bardzo dokładnie przeanalizować, wyciągnąć wnioski właśnie pod kątem zmiany i modernizacji polskich sił zbrojnych i w ogóle systemu państwowego, w jaki sposób przygotować się na takie zagrożenie, nie? Siebie, obywateli i armię. Trudno jest mi jakiś mieć stosunek, szczerze mówiąc, na tę chwilę do tego. Ukraińcy rozdają broń obywatelom, plus jest powszechna mobilizacja i do młodego wojska, które rozpoczęło wojnę, dołączają ludzie w moim wieku i starsi. I to są już, zazwyczaj historia dowodzi, że ludzie w moim wieku starsi łatwiej zabijają innych. Bo mężczyźni w pewnym wieku już nie mają takich rozterek jak młodzi chłopcy. To jest jedna rzecz. A poza tym mają, zwłaszcza starsi ode mnie, mają jeszcze doświadczenia z wcześniejszych różnych spraw. I też takie docierają do mnie głosy z pola, nie? Jak gdyby z wojska ukraińskiego, z terenu, nie? Że wchodzą teraz już roczniki starsze, uzupełnienia i to się zaczyna robić tak zupełnie okrutnie. Nie? Zresztą Rosjanie są nieźle zaskoczeni tym, że naprawdę ci Ukraińcy zabijają, nie? Bo to miało być inaczej. Nie? To zdecydowanie miało być inaczej. I tutaj wojna pokazuje jednak tą swoją, tak swoją drogą. Jak patrzę na te sceny, podzielę się ze wszystkimi, to no teraz mamy komórki, można to pokazywać. Druga wojna światowa podobnie wyglądała z punktu widzenia sztuki wojennej. Tak? Tylko nikt nie robił telefonami tylu zdjęć i tyle filmów. Ale jednak ci Niemcy musieli mieć piekło, nie? W latach 40-45, bo ci ludzie z byłego Związku Sowieckiego naprawdę się biją, nie? Naprawdę się biją. I w ogóle też mam taką konstatację, którą kiedyś się dzieliłem, nie wiem czy w twoim programie, że europejskie wojny to jednak są na poważnie. Europejczycy są urodzonymi żołnierzami. Jeżeli my myślimy, że Europejczycy się wreszcie nauczyli żyć w pokoju i nie jesteśmy krwiożerczy, w tym Niemcy z kawę latte, to jesteśmy w błędzie. Historia Europy tego dowodzi. Europejczycy są historycznie najlepszymi żołnierzami na świecie. Tak? Mają to we krwi. Pomimo tego, że mają długie okresy pokoju, gdzie myślą sobie, że są tacy fajni pokojowi, mają wysoką kulturę i sztukę. I zobaczcie, jak wyglądają walki na Ukrainie. Tak? Z punktu widzenia porównania nawet z walkami w Mezopotamii tak, ostatnich 20 lat albo w latach 90. Jaka jest intensywność obu stron. Czas na telefon. Halo? Halo? Tak, witam. Czołem, panowie. Czołem. Chciałbym tak, zadać dwa pytania. Przede wszystkim pierwsze, nawiązując do tytułu czwartego rozdziału z waszej książki, chciałbym zapytać inaczej. W co gra Aleksandr Łukaszenka w tym momencie? A drugie pytanie, jak w ogóle podejść w tym momencie do pertraktacji z Rosją? Bo obecnie, jutro wiemy, że mają się odbyć tak jakby drugie rozmowy, no ale to, co proponują Rosjanie, jest no, nie do przyjęcia, tak, dla strony ukraińskiej. No i właśnie, jak rozmawiać no, z terrorystami tak naprawdę, bo jak wiadomo, no, z terrorystami nie ma co nawet negocjować. No i to są właśnie te moje dwa pytania. Nie zajmuję więcej linii. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Dziękujemy. Łukaszenka jest pozbawiony alternatywy. Jest wasalem Rosji. Sytuacja ostatnich 2 lat doprowadziła go do
do braku manewru jakiegokolwiek politycznego i być może walczy o życie w ten sposób, żeby w ogóle mógł funkcjonować, to robi to, co Rosjanie chcą. Rosjanie stacjonują na Białorusi, Rosjanie zaczęli wojnę z terytorium Białorusi. Bez terytorium Białorusi generalnie manewr na Kijów byłby niemożliwy, a zatem ma to ogromne znaczenie i ta Białoruś była kluczem do szans powodzenia szybkiej operacji rosyjskiej. Z terytorium Białorusi są wykonywane uderzenia lotnicze i rakietowe. Jeszcze teraz bilans sił samych Białorusinów każe nam podejrzewać, na przykład w Polsce mi, że to Białorusini mogą wykonać uderzenie w kierunku na Lwów i na Równe i przeciąć linię zaopatrzenia z zachodu, w tym z Polski, z amunicją dla Ukraińców. A zatem już sam sobie w bilansie sił, który na który się patrzy, jest po stronie Rosji, w ogóle wszystko jest po stronie Rosji. A Białorusini to nie jest już totalny skansen? Jak gdyby w sensie, czy to ma znaczenie, tak? No bo teraz jest wojna i... No, nie, ja mówię w sensie wojskowym. Jak oni wiadą swoimi jednostkami, czy to nie będzie tak, że dopiero wtedy się zaczną śmiechy i dopiero oni mogą łupnia dostać. Może, ale z drugiej strony mogą jednak dojechać. Tego wojska ukraińskiego na zachodzie nie ma dużo, a pewnie prawie w ogóle poza obroną terytorialną, bowiem no, wszystko walczy w kierunku na Kijów i na wschodzie. Więc no przekonamy się, tak? Przekonamy się. Te obszary są tak ogromne, że trudno. Sama demonstracja rajdem zagraża linii komunikacyjnej, tak, z Polski. Więc no, rola Białorusi jest tu arcyważna i w ogóle bez niej nie byłoby takiej wojny, jaka jest. I przyjdzie, no, w zależności od wyniku tej wojny, przyjdzie Łukaszence bądź zapłacić, bądź... Zresztą to samo będzie dotyczyło Polski, nie? No bo stacjonują wojska rosyjskie na Białorusi. To zmienia, już teraz wszystko zmienia stan bezpieczeństwa, architekturę bezpieczeństwa. Państwo polskie musi podjąć decyzję, co z celami na Białorusi, co robić. Już teraz nam Białoruś zagraża. No, całkowita zmiana architektury bezpieczeństwa, pojawia się dylemat bezpieczeństwa. I to widać też, jak 2 lata temu, bez mała, tak naprawdę to, że ten Łukaszenka pozostał przy tej władzy i nie... został pozbawiony pola manewru i wpadł w ręce rosyjskie, całkowicie zmieniło układ bezpieczeństwa w naszym regionie, w tym dla Ukrainy. W tym dla Ukrainy. Więc no i jestem ciekawy, jest to społeczeństwo białoruskie na to wszystko, tak naprawdę. No. Bo to chyba jest element, wojna jest, prawda? Element niedoceniany chyba w tym momencie, bo jeszcze niedawno na Białorusi mieliśmy rewolucję i teraz ona może być wzniecona po raz kolejny i chyba o większej sile, jeśli... No właśnie, oni też, wiesz co, to jest trochę tak jak z Solidarnością, nie? To znaczy oni po pierwsze złamali to, a było blisko. Przecież pamiętacie, że Łukaszenko już latał nad Mińskiem w śmigłowcu z AK-47, nie? To już to on wisiał na, jak wybity ząb na ostatnim kawałku dziąsła. Natomiast oczywiście są dwie Białorusie, tak? Jest Białoruś postsowiecka, ta zamrażarka, o której mówisz, czyli Białoruś zielono-czerwona. No jest ta trójkolorowa, ta nasza, tak można powiedzieć, biało-czerwono-biała. I te same problemy, które ma Putin, ma również rzeczywiście Łukaszenko, w tym sensie, że ma potencjalną tam też możliwość kolejnej kolorowej rewolucji, bez wątpienia bierze, myśli o tym. Natomiast są dwie sprawy, to znaczy żyły wojny. Nie? Znaczy, jeżeli uznamy, że armia to jest organizm, no to trzeba pompować żyłami wszystkie, no po prostu krótko mówiąc, broń, tak? Czyli linie zaopatrzeniowe. I teraz trzeba powiedzieć, Jacek mówił, i to ma rację to w tym sensie, że Ukraińcy biją się jak lwy. Biją się wspaniale, biją się fenomenalnie, jak Finowie w 40 i w 39 roku. To jest po prostu coś niesamowitego. Jeszcze tu wprowadzę jedną rzecz, krótko. Wiecie co, panowie, tak sobie czasami myślę, znam wielu Ukraińców i to nie jest przypadek, że Ukraińcy tu przyjeżdżają. To państwo ukraińskie naprawdę, powiedziałbym, niewiele swoim obywatelom oferowało, prawda, Jacku? Tak, znaczy to naród trzyma państwo teraz, a nie państwo trzyma naród. Słuchajcie, co mi ci ludzie opowiadali, nie? To naprawdę było państwo z różnych powodów. Nie mówię tego, że jesteś na nim pastwi, znęcać, ale źle zorganizowane, tak? Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, wszystko. Szkolnictwo, wszystko, tak? Ludzie byli sfrustrowani, nie przez przypadek wyjeżdżali. I zobaczcie, a jak walczą, nie? Jak się biją, jak tłuką się o każdy kawałek ziemi. I to jest naprawdę wspaniałe, ale... I to jest też oczywiście pytanie, co, jakby, czy tak samo by ci obywatele państw
te, które rozpiszczają swoich obywateli, również się mocno bili, bo mam wątpliwości. To jest ciekawe, jeśli chodzi o psychikę ludzką. Natomiast słuchajcie, gdyby, powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie te systemy przeciwpancerne dostarczone przez Szwedów, teraz Niemców, Polaków, pioruny, które strącają teraz obecnie, jak rozmawiamy, śmigłowce rosyjskie. Gdyby nie ten cały sprzęt, to Ukraińcy by zostali pobici. Tak? To, że widzimy te olbrzymie kolumny poskręcanego żelastwa, dymiące jakieś wraki rosyjskich czołgów, no to jest oczywiście zasługa tego zaopatrzenia. Ukraińcy sami tego nie ukrywają. I od tego, czy to zaopatrzenie będzie przychodziło, zależy to dalsze powodzenie ich oporu. I teraz, jeżeli rzeczywiście Białorusini wykonają to uderzenie, o którym Jacek mówił, czyli pójdą wzdłuż naszej granicy i odetną, albo chociaż no, przerwą, zrobią wprowadzoną chaos, prawda, na tym terenie, no to oczywiście przetną te żyły. Nie? I to oczywiście znacznie pogorszy sytuację strony ukraińskiej. Natomiast myślę, że Łukaszenko rzeczywiście nie ma wyboru, ale też tak specjalnie się, wiesz, nie pali na razie, nie? Jest mistrzem manewrowania. On jest mistrzem, on też patrzy, co się dzieje, prawda? Wiesz, to jest trochę tak, no wszyscy patrzą i on też nie będzie skakał za Putinem do pustego basenu, nie? Na główkę. Więc myślę, że im słabszy będzie Putin, tym będzie też, co ciekawe, silniejsza pozycja Łukaszenki, ale niestety wojskowo, panowie, to jest dla Polski kolejna bardzo ważna sprawa, wojskowo właściwie armia białoruska to jest armia rosyjska, tak, jest to kawałek armii rosyjskiej i geopolityczny wniosek jest przerażający i to jest straszne. To znaczy rok 1991 cofnął koło historii do XVII wieku, tak? Czyli państwo moskiewskie, moskiewski ośrodek władzy został cofnięty za bramę smoleńską i zyskaliśmy bufory, które Jerzy Giedroyć, to do znudzenia się mówi, nazywał ULB, tak? Czyli pomiędzy Polską a Rosją było rząd państw Litwa, Białoruś, Ukraina. Oczywiście mamy nasz małą granicę z okręgiem kaliningradzkim, obwodem kaliningradzkim, ale to jest inna sprawa. I teraz, co się teraz stało? Nasze geopolityczne położenie się pogorszyło, ponieważ my de facto graniczymy teraz z perspektywy wojskowej na długim odcinku z Rosją, tak? To znaczy, i to jest katastrofa, że no, krótko mówiąc, straciliśmy jeden z buforów i gdyby teraz, uwaga, ta wojna skończyła się tak, jak się w wariantem maksymalnym, czyli Janukowicz zostaje przywieziony w rosyjskiej walizce do Kijowa. To nasza granica z Rosją jest najdłuższa. Słuchajcie, to tracimy drugi bufor, tak? Tracimy na południowym odcinku Ukrainy, tracimy Białoruś, mamy Kaliningrad i rzeczywiście, jeżeli miałaby być ta zimna wojna, no to granica tej zimnej wojny, żelazna kurtyna zapadnie teraz wzdłuż Bugu. Ja jeszcze chciałem dopytać o Łukaszenkę, bo wczoraj wyciekły te zdjęcia, jak on tłumaczy swoim generałom, jak to ma wszystko zostać przeprowadzone. Grotesk. I tam zaniepokoiła się mocno Mołdawia, bo powiększyli sobie przez lupę tam tą jego mapkę i poszło, ejże, to przecież oni planują wjechać do nas. No i Mołdawia od razu wezwała rosyjskiego ambasadora na rozmowę, żeby wytłumaczył, tak jakby miał coś w ogóle powiedzieć, no co im może powiedzieć. A co ciekawe, że rosyjskiego wezwali, tak? Nie białoruskiego. Tak mi się, czy białoruskiego? A może białoruskiego? To pytanie, z kim oni chcą gadać tam. Okej. Okay. No w każdym razie, czy jest możliwe, że Putin ma jeszcze smaka na kawałek Mołdawii? Oczywiście nie wiem, co jest w głowie Putina, ale dlaczego nie? No, z tej perspektywy, no, prawda? Tylko po co? Nie, ale poczekaj, to jest w ogóle na Dniestrze, tak? No to już nie wchodzę w bardzo duże szczegóły. Tam jest taki kawałeczek tego terytorium, który kontrolują de facto Rosjanie. Mówi się o tym, że stamtąd też mogą może no tak, kolejne to uderzenie, nie? Czyli wtedy. Ale jak on już się sparzył troszeczkę na tej wojnie, to chyba nie będzie chciał. Mówię ci, Krzysztofie, sparzył, nie sparzył. Jak się słucha ekspertów rosyjskich, to oni w ogóle. To jest siebie dumni. Oni są w ogóle, wiesz, 100% cukru w cukrze według nich jest, nie? 100% cukru w cukrze, więc już człowiek sam nie wie, jak oni sami percepują, nie? To, bo to jest kwestia, czy oni się czują słabi, czy mocni. Tak? No bo rzeczywiście Rosjanie zaciśniają. Jak zrobią ten kocioł na wschód od linii Dniepru, to chybotliwa sytuacja armii ukraińskiej, tak bym to powiedział. Tak? A dzisiaj szli do kontrataków, wiesz o tym. I to jest jakaś ostatnia nadzieja być może, ale rzeczywiście pierwsze dni inicjatywa, Rosjanie się pogubili, ale teraz, szczególnie na południu, to znaczy to uderzenie, które wyszło z Krymu, jest dosyć dobrze poukładane. Przepraszam, jak powiedziałeś o Chersoniu?
Przyślub? Chcę powiedzieć o Zeleńskim. Bo jest informacja, że został zdobyty przez Rosję. No. Chcę powiedzieć o Zeleńskim w kontekście naszej historii ojczystej. Dwie rzeczy. Wojna wobec Ukrainy bardzo mi przypomina wojnę Rosji wobec państwa, wobec Rzeczpospolitej, tę wojnę, którą nazywamy w obronie Konstytucji 3 maja. Jest próba reformy, zmiana układu sił, prawda, jest odwrócenie sojuszy z Prusami i tak dalej. I ci Rosjanie robią interwencję. Nie? I co robi nasz król? Pęka, w przeciwieństwie do Żeleńskiego i Kliczki i innych, pęka i przystępuje do Tarkowicy. Oczywiście armia rosyjska szła, ale była trochę powstrzymywana przynajmniej. Można było zrobić to, co Żeleński, rozdać broń ludności, zrobić milicję obywatelską, co chciał Kościuszko. Powinni byli zamknąć w cholerę tego naszego króla, ten cały poniatowski jego bratanek wraz z Kościuszką. Powinni zamknąć w odosobnieniu, żadnego przystępowania Targowicy, bo i tak było później powstanie ludowe w postaci powstania kościuszkowskiego, tylko słabsze już i odroczone o czas. Bardzo podobna historia. A druga taka historia, Żeleński mógł wyjechać z Kijowa, nie wyjechał, tak? Gdy jeszcze, prawda, tam Amerykanie proponowali, tak oficjalnie to było przedstawione. A jak zrobili nasi we wrześniu 1939 roku? Jak zrobiły nasze władze z wyjątkiem bohaterskich pojedynczych, typu Starzyński, tak? I moim zdaniem pozostanie Żeleńskiego w stolicy zmieniło kalkulacje geopolityczne również Niemiec być może, tak? W kontekście i ta postawa, tak? To tak, żebyśmy, ja mówię to nie bez kozery, dlatego że jak prezentowałem swoją armię nowego wzoru, to poświęciłem chyba z 15 minut, żeby wyjaśnić naszym rządzącym, żeby czasem nie przyszło im do głowy ewakuacja, żeby czasem nie przyszła im ewakuacja w przypadku za wczesna, zwłaszcza co się zbyt często zdarzało w historii Rzeczpospolitej, wbrew naszym mitom, że jesteśmy tacy bohaterscy, tak? Współcześnie zwłaszcza, gdy widzicie, że na telefonach Żeleński sam się nagrywa, jest kaskadowy upadek morale, jeżeli załamuje się przekaz informacyjny i wojsko nie widzi jedności narodu, społeczeństwa, państwa i wysiłku. Tak? To, co wydarzyło się w Afganistanie z tymi siłami. Jest to kluczowa rzecz, o której nigdy za dużo mówić. I to naprawdę, ta rola należy do polityków różnych szczebli, od powiatu, przez gminę i tak dalej. To się musi trzymać kupy. Tak mocno jak nigdy w historii, ze względu na prędkość propagacji informacji współcześnie, tak? I dostęp do tego. Więc bardzo dobrze, żeby państwo polskie i politycy zdali sobie sprawę z odpowiedzialności, która na nich ciąży, tak? Bo to nie jest taka zabawa, że sobie wylecą i będą prowadzić wojnę koalicyjną z Włoch, z naszymi eskadrami świeżutkich samolotów, które wyemigrowały wraz z nimi, tak? Tutaj trzeba mieć plan prawdziwego zmierzenia się z wyzwaniem, tak? I też stronę taką etyczną z tym związaną. Mhm. Odbierzmy telefon, halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Damian z Krakowa, a właściwie z rejonu północnej Westfalii obecnie. Chciałem zapytać, przede wszystkim dobry wieczór panie Jacku, dobry wieczór panie Piotrze i dobry wieczór Krzysztof. Jak panowie odnieśliby się do ataków ze strony Anonymous, która domniemanie jest tą neutralną taką siłą dobra? I w sumie tyle z mojej strony. Dziękujemy. No to Jackowi niezręcznie, to ja muszę Jacka pochwalić. No rzeczywiście, cytat Jacka, wojna toczy się w kilku domenach, między innymi w domenie informacyjnej. I rzeczywiście to jest świetne, prawda? Wydawałoby się, że to właśnie wszyscy się spodziewali, że Rosjanie, słuchajcie, są mistrzami tego, prawda? Że wyłączą Ukraińcom banki, paraliżują systemy, że mają hordy hakerów na rządzie Putina, troli internetowych. Wydawało się, że to jest ich mocna strona, nie? A stało się odwrotnie. Nagle pojawili się jacyś hakerzy, mówi się, że to są prywatni ludzie. Pewnie po części tak, ale pewnie po części nie. No i uwaga, wojna przynosi się Amerykanie, też, tak? Myślę, że tak, ale nie tylko. Mhm. Ale wojna przynosi się też oczywiście w kosmos, bo dzisiaj wyłączyli satelit. Mhm. I to jest kluczowa sprawa. To znaczy Rosjanie niespecjalnie wiedzą momentami, co się tam dzieje na tym polu, prawda? A Ukraińcy wiedzą, ponieważ na bieżąco, tak jak mówiliśmy, dostają informacje od Amerykanów i dlatego potrafią
namierzać te kolumny rosyjskie w takich momentach, które są najbardziej one narażone na ostrzał, i je po prostu likwidować i rozwalać. No. W związku z tym to jest interesujące. Cały czas mówimy o tym, że trzeba to przeanalizować, tą wojnę. Trzeba zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, jak działało, i bez wątpienia te domeny. No, kosmiczna to trudno mówić na razie o jakimś wielkim przełomie, bo to jednak wojna ukraińsko-rosyjska, to jest jasne z oczywistych powodów, że to nie będzie takiego nasycenia, gdyby doszło do wojny, nie wiem, przykładowo, czy rywalizacji kosmicznej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, no ale bez wątpienia wszystko, co tutaj jest, co działa wokół nas, jest podłączone do internetu, i to jest chyba, popraw mnie, skoro chyba pierwszy taki przypadek, żeby hakerzy odegrali taką ważną rolę. Mówiliśmy o tym osłabianiu państwa rosyjskiego. No, to jest kolejna cegiełka. W poprzednim odcinku, gdy się spotkaliśmy, zadałem wam takie pytanie, czy jest możliwe, że dochodzimy do takiej wojny, w której jakiś gościu siedzący w piwnicy w Nowej Zelandii stwierdzi, w sumie tamtych lubię bardziej niż tych, i tutaj wyłączamy. Coś to zmienię. Może tak być. No. Może tak kiedyś rzeczywiście będzie. Zresztą tak a propos tego kosmosu, to Elon Musk specjalnie przystawił trajektorię konstelacji Starlinka, które dostarczają internet z niskiej orbity okołoziemskiej, i chyba specjalnie wysłał routery takie do tego, więc w ciężarówkach. Rosjanie mogą niszczyć, ile wlezie tych przekaźników, a niektórzy, no pewnie nie wszyscy, ale no ci, co będą mieli te routery, to będą mieli internet z kosmosu, którego się nie da bez wojny kosmicznej, i to masowej, bo tam sporo jest tych satelitów Ilona Maska, zniszczyć. To też pokazuje, jak informacja jest orężem, jak informacja jest ważna, jak uspokaja też. No, wydaje mi się, gdyby teraz zabrakło internetu mieszkańcom Ukrainy, to mogłoby im morale upaść, tak? Nie. No i przede wszystkim nie byliby w stanie przekazywać światu tej swojej optyki, o której mówiliśmy, która ma olbrzymi wpływ na świat. Sami powiedzieliście przed chwilą, że spodziewaliście się tego ruchu bardziej po Rosjanach. Znowu dochodzimy do słowa, które już tutaj dzisiaj padało, o percepcji. Czy to nie jest tak, że to my bardziej budowaliśmy potęgę Rosji, niż sama Rosja budowała swoją potęgę? No to dobre pytanie, i dlatego powiedziałem o tych dwóch takich grupach ekspertów w Polsce, którzy uważali, że Rosja ma nam 500 000 wojska wokół Ukrainy, albo takich, którzy mówią, że to jest na jedno kopnięcie. Będą debaty na ten temat. Zwłaszcza, że nadchodzi czas wielkiej debaty o wojskowości polskiej, jeżeli mamy się zmierzyć, bo przecież to się nie skończy na Ukrainie. I dobrze, żebyśmy rzeczywiście mieli zdrowe podejście do tego, żeby to była otwarta, prawdziwa debata, bez jakiejś takiej z góry przesądzając, żeby wszystko było na stole w dyskusji, bo to jest taki przykład, o którym powiedziałeś, że może przeszacowaliśmy rzeczywiście. Może Rosjanie mają takie strukturalnie społeczne problemy. Na pewno widać, że nie mają piechoty, dlatego piechota, taka piechota, spieszona piechota, jest z mniejszości etnicznych, to widać, rosyjskich, jest niedokształcona, niedouczona, jest bardzo dużo czynów, bo Rosjanie służą w wojskach technicznych, w artylerii, właśnie w batalionach, w grupach taktycznych, jeżdżą na pancerzu, w WDW, tak, w powietrzno-desantowy. Natomiast to nie te wojska później zajmują miasta, okupują, można zrobić manewr przez miasto, tak, obalić, pokonać siłę manewrową ukraińską, ale potrzebna jest piechota, która później konsoliduje to. I Rosjanie tego nie mają, mają kompletne, mają głębokie problemy społeczne, a nie chcą używać rezerwistów, kontrakt poborowych, bo oni mają matki, ich jest dużo, tych matek, i one później, poza tym nawet nie wiedzą, jak stanąć, umierają. Statystyki zazwyczaj pomiędzy świeżym żołnierzem, młodym, a doświadczonym, zawodowym, są strasznie na niekorzyść oczywiście tych niedoświadczonych żołnierzy, zwłaszcza poborowych, tak, którzy nie służyli długo, wystarczająco w linii. No, bo po prostu nawet nie wie, gdzie stanąć w czasie walki, tak? Nawet nie wie, gdzie jechać na pancerzu. Są i wypadki, i straty bojowe, tak? Więc tu jest na przykład ogromny problem. Rosjanie mają straszny problem po prostu z demografią i z jakością żołnierzy, tak? Po to, żeby prowadzić takie wielkie, ambitne wojny, jak na przykład ta na Ukrainie. I to powinniśmy rozegrać w naszych przygotowaniach wojskowych. Bo w małych działaniach wydawało się to, no właśnie, nie było katastrofy, prawda? To znaczy trzy konflikty. Pierwszy to się Gruzja 2008. No i że oni wjeżdżali na transporterach opancerzonych w trampkach. No, to były pewne niedociągnięcia, ale pokonali tą Gruzję. Potem 2014 rok, Ukraina, no to odwrotnie. Ukraińska armia się, powiedziałbym, nie popisała, szczególnie na Krymie. Kompletnie nie potrafili sobie poradzić z nową sytuacją, z wojną hybrydową. Stracili głowę, olbrzymia infiltracja. Słynny symbol admira ukraiński, który przeszedł na stronę rosyjską. Ale dlaczego ja na przykład spodziewałem się, że to Rosjanie będą tutaj nadawać ton? Bo ja pamiętam, że w Donbasie były takie obrazki odwrotne.
Znaczy byli przestraszeni Ukraińcy, upokorzeni żołnierze z rozbitymi nosami, podsadzano im telefony pod nos, pokazywano ich, oni tam musieli mówić jakieś tam rzeczy, że tam wyrzekają się Ukrainy i tak dalej, wokół nich tłum triumfujących rosyjskich żołnierzy, czy tam tych rebeliantów z Ługańska czy z Doniecka, więc Rosjanie to robili skutecznie. Potem Syria. Też no, z perspektywy militarnej Rosjanie sobie tam poradzili, a tutaj nagle coś takiego. No nie wiem, może ich to przerosło, aczkolwiek też chciałem zwrócić uwagę, wracamy do tego, nie wszędzie to tak źle wygląda dla Rosjan. No. Znaczy, no przy Kijowie jest fatalnie. Ciągle mówimy, że ich przerosło, no, ale oni po 7 dniach są krok od zdobycia stolicy innego kraju. No tak, ale stolica jest przy samej granicy. Znaczy, to nie jest taka prosta sprawa. Okay, ale musieli jeszcze przeprocedować to przez Białoruś. Tylko musieli jakoś tam... Różne wojska rosyjskie raczej sobie radzą. Na Krymie sobie radzą nieźle. Te, które wyszły z Krymu i są rzeczywiście dobrze dowodzone i poukładane i wszystko jest okej. Okay. Te natarcie, które idzie z Donbasu również. Natomiast rzeczywiście na północy są problemy i to nie są problemy tylko i wyłącznie tych właśnie jakichś takich dziwnych buriatów, tak, których oglądamy teraz, jakichś, którzy nie wiedzą w ogóle, co tu robią, tak, po co byście tu przyjechali, nie wiemy, no, jakieś ćwiczenia. Nie widzieliśmy, że to w ogóle wojna, jakieś w ogóle absurdalne sytuacje. No ale przecież ten desant, tak, od którego to się wszystko zaczęło, jakiś super brawurowy manewr, wysadzenie śmigłowcami, no to przecież tam nie przyjechali buriaci z przypadku, tak? To była elita rosyjskiego wojska, komandosi, jednostki powietrzno-desantowe i też dostali w tyłek. Została zmucona, znaczy tam były kilka takich... Rzeczywiście, słuchajcie, no jakieś problemy? Jakaś taka naprawdę dorabiana ta operacja była kijowska jakby w ostatniej chwili. Plus może plan mógł być taki, oczywiście nie wiemy, zobaczymy po wojnie jak jest, ale wyglądało to na to, że Rosjanie zobaczyli, że wszystko jest za późno. Tak? Z perspektywy ukraińskiej. Tak. Biden właśnie powiedział, że nie będzie pomagał. Ukraińcy się nie mobilizowali. Ukraińcy od strony Kijowa nie przygotowywali terenu, na to wygląda. Tak? Tam od strony Czarnobyla, czyli nie minowali, nie zalewali, a tam jest wąska droga bardzo. Nie rozmieścili wystarczająco sił. No, brygada piechoty by wystarczyła, żeby zablokować tą drogę, bo tam jest bardzo mokro i tak dalej. Więc Rosjanie pomyśleli sobie, że za frajerzy. No. Kurde. Zostawmy logistykę, tylko batalionowe grupy taktyczne, plus rzucimy desant na to lotnisko na północnym zachodzie i szybkim ruchem zrobimy 1-2 dni, taką ostrą akcję, tak? Bo oni się w ogóle nie przygotowali na to. Tak? Rzeczywiście nie ogłosili mobilizacji, dopiero w ostatniej chwili. Tak? Rezerwy do transportu też nie zostały ściągnięte, w związku z tym Rosjanie mogli przypuszczać, że istnieje szansa na szybkie zakończenie wojny w ten sposób. Ze strony, której się Ukraińcy jakoś nie przygotowali, nie spodziewali. No a potem się okazało, że udało im się, być może nawet w ostatniej chwili, to się jeszcze okaże, być może w ostatniej chwili zatrzymać, tak? No bo tam wylądowali jednak ci. Później nad tą rzeką Terytyw, tak? Były straszne walki o te mosty i no, blisko przedmieść północno-zachodnich Kijowa. I może tam się okazało, że punkt ciężkości, że się udało powstrzymać w ostatniej chwili. Tak? Historia wojskowa się zna takie przykłady. Więc to był taki gambit Putina, żeby szybko zakończyć temat, który się nie udał. No i to skutkowało oczywiście wszystkimi innymi rzeczami dla tej północnej grupy wojsk, która była pozbawiona wcześniej logistyki i tak dalej. No i później, żeby zaplanować logistykę, to trzeba przeliczyć wszystko, te drogi, te przejścia, nie? No i później sztukowali to Rosjanie być może, tak? Ale to wszystko się okaże po wojnie, bo teraz to jest gdybanie, tak? Nie mamy żadnych dostępu prawie do informacji rosyjskich, poza jakimiś tam propagandowymi. Widzimy szczątkowe informacje z telefonów, jakieś tam walki, jakieś skutki. Wszystko się okaże, tak? Z czasem. Tak samo, wiesz, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się dzieje w kampanii wrześniowej. Tutaj w ogóle Niemcy się pojawili w pewnym momencie przy Ochocie, tak? Mhm. Przy ulicy Grójeckiej w Warszawie. Coś tam się działo, coś tu się działo. 3 września, gdy alianci ogłaszali wojnę, to wygraliśmy już prawie, tak? Innymi słowy, wojna ma to do siebie, że w trakcie... To jest, George Friedman napisał taki esej bardzo mądry kilka dni temu, że to przypomina siedzenie w lesie. I drzewa, tak? I gdzieś słychać szum. Samochód jedzie, ale trudno powiedzieć, jaki model. A nawet czy to ciężarówka, czy tylko van, tak? I nie wiadomo. Dopiero to z czasem wychodzi. Więc są pewne obserwacje. Na przykład jest wielką tajemnicą, jak działa rosyjskie lotnictwo. No dlaczego to rosyjskie lotnictwo działa tak i nieskutecznie? No nie działa na razie. I dokładnie. I zasadniczo nie działa tak, jak powinno działać. No,
nie utrzymuje jakości. Dlaczego wyraźnie nie ma chyba zdolności rażenia precyzyjnego? Bo inaczej. Ale też chyba nie ma determinacji, by to, tego lotnictwa znacząco używać. Właśnie, być może dlatego na początku chcieli używać, że nie mają dużo stand-off weapons, czyli broni precyzyjnej na dużą odległość, i by zabijali cywilne życie, tak? W związku z tym Rosjanie nie chcieli. Potem się okazało, że ci Ukraińcy ich tam strącają. Potem już zaczęli bombardować, ale nie mają precyzji na dużą odległość, więc byli strącani manpadami, czyli tam stingerami naszymi, tymi gromami i innymi. Jakoś tak nie potrafili zbalansować sobie tego Rosjanie wyraźnie. Tak? Nie widać, jakby mieli totalną dominację. No może nad Donbasem teraz bardziej, tak? Żeby wisieli cały czas. To też jest na przykład lekcja dla Polski, co do pozyskiwania takich, a nie innych samolotów być może, to do przemyślenia. Tak? Być może powinniśmy mieć samoloty jednak przewagi powietrznej, tak? I wcale niedużo, żeby komplikować kalkulację rosyjską cały czas wiszenia na naszym polem walki, i to z dużej odległości, z rakietami dalekiego zasięgu, z przewagą wysokości być może. Tak? Jak bardzo ważny jest system Narew dla nas dzięki temu, bo się okazuje, że można manewrować pod osłoną, bo Rosjanie nie są dobrzy w powietrzu. Tak? Właściwie to wojna lądowa z elementami powietrznymi. Tak? Podczas gdy przyzwyczaili jesteśmy do zachodniego stylu bojowania, że w powietrze robi wszystko. No widzimy te kolumny rosyjskiego wojska. Gdyby oni z Amerykanami tak walczyli, to Apache amerykańskie by ich tam zmiotły. A jak nie Apache, to A-10. Nawet jakby te strącali te A-10. Nie mówimy o samolotach szturmowych. Tak? Zresztą artyleria dalekiego zasięgu. Gdybyśmy mieli artylerię na 70 km rakietową MLRS-y własne, nie wiem, systemu Hamar, tak, który tam kupiliśmy tylko niewiele, to byśmy zmietli tą z powierzchni ziemi tą kolumnę. Innymi słowy, no, nie bardzo ci Rosjanie gdyby pokazują jakieś po prostu wielkie umiejętności. Tak? Tak, I też liczba, no nie ma ich wcale tak dużo. No mają problemy wyraźnie z poprawieniem położenia swojego, tak, wojskowego. Pomimo tego gadania o tych drugich eszelonach, czyli tam drugiego rzutu. Mają też z urzutowaniem mają naprawdę problem, też moim zdaniem. Tak. Geografia im to, gdyby nie była taka geografia Ukrainy, że z każdej strony od Krymu można im wjechać od Rostowa, można im wjechać od Kurska, jeszcze od Białorusi, jeszcze zagrozić od Dniestrza, to ja nie wiem, jak Rosjanie by to mogli rozegrać. Tak. Znaczy, tu geografia nie sprzyja Ukrainie. A wiesz, to działa też w drugą stronę. Musisz rozproszyć te siły, nie? Do tych kierunków natarcie jest tyle, że no, Rosjanie rzeczywiście nie byli w stanie tego ogarnąć. Natomiast jeszcze jest jeden wniosek chyba polityczny. W nowych grupach taktycznych, zwłaszcza, które nie mają dużej logistyki na sobie, tak? I zabrakło im paliwa. Zwłaszcza, że i tak te batalionowe grupy były i tak rozpraszane jeszcze. W związku z tym szybko logistyka siadła, tak? No nie policzyli tego. Więc no, wyraźnie widać błędy, tak? I ta Rosja to nie jest Związek Sowiecki. No tutaj dużo by można mówić. To jest absolutnie ciekawe, tak? Absolutnie ciekawe. No, taktyka lekkiej piechoty, którą Ukraińcy stosują. No, niszczenie konwoju, strefa nękania, wpuszczenie ich, później niszczenie linii komunikacyjnej. No przecież widać to na tych zdjęciach, że są niszczeni, tak? Bronią piechoty. Mnóstwo zabudowań, ale nie zabudowań miejskich nawet, tylko wiejskich zabudowań, których w Polsce na przykład też jest dużo. Zabudowania wiejskie, z każdej szopy można strzelać, tak? Z każdego zagajnika. I okazuje się, że to rozpoznanie rosyjskie wcale nie jest takie dobre, pomimo tego, że wydawało się przed wojną na przykład dla mnie, że rozpoznanie rosyjskie jest bardzo dobre. Tak? Słuchaj, jest takie słowo rosyjskie bardak. Słuchajcie, jak to jest możliwe, że może na taką olbrzymią przestrzeń, jaką jest Ukraina, wpuszczać grupy, które pędzą do przodu uderzeniowe, tam z jedną cysterną, paliwo się kończy, oni grzezną w połowie drogi. I idą potem z karnistrami na policję ukraińską, proszę, żeby mi podali benzynę. Słuchaj, to są rzadcy. Nie, ale bo wiesz, jak to działa w praktyce wojskowej, to jest tak działa. Jeżeli zakładasz, bo to się przelicza, że nie będziesz miał dużego oporu bojowego, no to ci działa, tak? Natomiast problem polega na tym, że jak masz duży opór, albo grożą ci nawet mieszkańcy, to zawsze masz włączony silnik. Bo chcesz mieć manewr, żeby ci nie trafili RPG, tak? W związku z tym w przypadku oporu, albo przynajmniej sygnalizowanego oporu, zużywasz dużo więcej paliwa, niż jak być może zakładali, że oni sobie wjadą do Kijowa, tak? No tak, ale może nie zabezpieczyć linii komunikacyjnych, jak projeżdżasz do przodu. Nie wiem, ale natomiast to nie tylko linię trzeba zabezpieczyć, tylko jeszcze, żeby było na scenie środkami logistycznymi. To jest jasne, tak? Natomiast wiecie, chcę jeszcze jedną rzecz, tutaj polityczny aspekt dodać do tego, co Jacek mówił. Słuchaj, na koniec się okaże, że oni siedzieli na tej Białorusi przez ileś tygodni, grzali silniki i sprzedawali jeszcze tą Białorusiną na lewo benzynę i się skończyła, to by było w stylu rosyjskim. Słuchajcie, polityczny wątek prowadźmy do tego, bo jest jedna bardzo ważna rzecz. To znaczy, rzeczywiście moim zdaniem kalkulacją Putina był blitzkrieg. Dlaczego? Bo zwróćcie uwagę, że kiedy ambasador Ukrainy, pan Melnyk, poszedł do niemieckich polityków, kiedy pierwszego dnia operacji, to oni powiedzieli, wytrzymacie kilka godzin, więc nie ma sensu wam pomagać, tak? On się popłakał podobno, tak powiedział.
Ale co się dzieje? Pierwszy dzień wytrzymują, drugi dzień wytrzymują, trzeci dzień utrzymują. Idzie do społeczeństw zachodnich ten przekaz, że tutaj dzieje się jakieś po prostu niesamowite rzeczy, że ta Rosja jest, wcale nie jest taka silna. I co się dzieje? Po kilku dniach ten sam Andrzej Melnik daje tweeta, historyczny moment, i płacze znowu, ale ze wzruszenia, bo cały Bundestag klaszcze, milion ludzi na Interlinie, czy tam dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, i Niemcy dokonują wielkiego, epokowego zwrotu. Nie? I to też polega na tym, że kluczowa sprawa jest taka, słabym się nie pomaga, tak? Pomaga tak się jest. Tym, którzy sami pokażą, że chcą się bić, że potrafią tak walczyć, że się nie dają, nie? I to jest, musimy pamiętać, bo pierwszego tak, dnia pogadać trochę, proponuję, pogadajmy trochę o tym, jakie wnioski dla nas wypływają z tego, bo to jest kluczowa sprawa, nie? I to jest pierwszy z nich. Myślę, że za chwilę właśnie chciałbym skupić się na Polsce w tym wszystkim, ale najpierw odbierzmy jeszcze telefon i pytanie od naszego widza. Dobry wieczór, tutaj Paweł Spruszowicz, bardzo się cieszę, że mogłem się dodzwonić. Mam dwa krótkie pytania. Odwróciłbym sytuację teraz i powiedzmy, że Rosja przegrywa bardzo mocno. Czy jest jakakolwiek szansa na to w dzisiejszej Europie, w dzisiejszych czasach, że demilitaryzujemy Kaliningrad? I drugie pytanie jest takie, czy widzicie panowie szansę na to, żebyśmy kiedyś pociągnęli Rosjan, czy Putina, czy też Baćkę do odpowiedzialności, przed jakimś trybunałem postawili, czy w ogóle to się może wydarzyć? Bardzo dziękuję, dobrego wieczoru życzę. Może ja, pierwsze pytanie jest łatwiejsze, jednocześnie jest bardzo romantyczne. No, wspaniale by było, nie? Pobić tę Rosję, złamać ostatecznie jej imperialny kark, bo w XXI wieku jest relatywnie najsłabsza w swojej imperialnej historii, tak? A na pewno czasów Piotra Wielkiego. No, czyli można powiedzieć o takiej już dużej imperialnej historii, od wojny północnej. No i wtedy na pewno byłyby dyskusje o demilitaryzacji. Może Rosja sama nie miałaby sił utrzymać wojska tam. Ci ludzie chcieliby być objęci pewnie strefą celną Unii Europejskiej, żeby żyć jak w Europie, tak? I by z czasem się dokonywała taka absorpcja, tak? Z punktu widzenia polityczno-ekonomicznego. To sobie można wyobrazić, to się dzieje często, tak? Wiele rzeczy można by sobie wtedy wyobrazić. No, rozkwit Ukrainy, rozkwit Polski, rozkwit Białorusi, nasz handel z Morzem Czarnym, wakacje na Krymie, tak? No, zupełnie zmieniamy też optykę, nie jeździmy tylko do wódki, jeździmy też na wschód, który jest fajny, tak? I jest jakaś cywilizacja tam, nie ma kryszy. Nie ma przestępczości, nie ma tego wiszenia nad naszym losem, tego ruskiego cielska, które co pokolenie musimy się z tym mierzyć. Nie? No, można sobie pomarzyć. No. I szczerze mówiąc, myślę, że sporo Polaków w piątek wieczorem, jak zobaczyło, jak Ukraińcy tam mucą tych Rosjan, i wyglądało na to w wojnie informacyjnej, że oni mogą nawet wygrać. Tak? To miałem takie wrażenie, że w wielu sercach polskich przemknęła przez chwilę taka myśl. I Boże, ile by się odmieniło. Teraz oczywiście już jesteśmy w środę i trochę jest inna sytuacja. Piątki zazwyczaj są fajniejsze od środy. No. Słuchajcie, Kaliningrad, no to jest niewątpliwie problem, tak? Lotniskowiec niezatapialny wisi nad nami. Ale oczywiście to pytanie, no to jak powiem krótko, no jest jedyna możliwość oczywiście taka po prostu wojny. Nie? No i wtedy to oczywiście jest ABC, to znaczy nie możemy tego tam zostawić, tak? Ale to oczywiście jest problem całego NATO. Nasz przede wszystkim. Ja byłem niedawno w miejscowości Żydkiejmy na pograniczu właśnie obwodu, czy też kaliningradzkiej tej enklawy i Polski. Sprawdziłem przed chwilą, jak to pytanie pan zadał. 264 kilometry, czyli to po prostu tam są Iskandery, tak? No to nie muszę co tu mówić. 264 km od miejsca, w którym jesteśmy teraz. W związku z tym oczywiście jest podstawową rzeczą, bo jeżeli by wybuchła taka wojna, odpukać oczywiście, bo wojna to jest rzecz straszna, no to by trzeba było prawdopodobnie to opanować i zneutralizować, to jest w ogóle jasne. Natomiast oczywiście to jest jedyny scenariusz, tak? I to musi być wojna pewnie zwycięska, to raz. Natomiast druga sprawa to jest to pytanie o Putina, prawda? Czy zostanie kiedyś pociągnięty do odpowiedzialności. No problem polega na tym, że stosunki międzynarodowe działają w ten sposób, że w zasadzie jeżeli państwa to są ludzie, tak? No to nie ma takiej policji,
która by mogła, czy wymiaru sprawiedliwości, którą by wymierzać tą sprawiedliwość, chyba że po prostu jest totalna katastrofa i totalna klęska. Tak? Także jedyny scenariusz taki, żeby ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, co się teraz dzieje, za tragedię mieszkańców Charkowa, to jest po prostu taka kompletna implozja, załamanie się reżimu w Rosji, a na to, no zobaczymy. I to jest to pierwsze pytanie, które nam zadałeś. Nie? Oczywiście, tak, jeśli reżim w Rosji się załamie, to jednak nie w taki sposób, żeby mieli wydać Putina tutaj. No właśnie, tak. Do Hagi, tylko po prostu Putin zostanie otruty, albo coś takiego się wydarzy. Spadnie ze schodu. Wyjąłeś mi to z ust, to znaczy nikt go nam tu w worku nie przywiezie, nie? Na granicę nie odstawi. To są już się marzenia. W związku z tym tak, oczywiście, no ale pod warunkiem, że spełniłby się scenariusz w Berlin 45, nie? Mhm. Ale to się nie spełni, bo po to właśnie Rosja ma broń nuklearną, żeby to się nigdy nie spełniło. W związku z tym, jeżeli chcecie happy endu, drodzy państwo, jeżeli chcecie, żeby to było w sposób hollywoodzki załatwione, czyli teraz są bad guys, którzy dokonują wielkich masakr i strasznych rzeczy w ostatniej scenie, ci bad guys zostaną postawieni przed sądem, to raczej nie stanie się, nie? Bo stosunki międzynarodowe, polityka to jest po prostu bardzo brutalna gra i bardzo rzadko się winnym wymierza sprawiedliwość z reguły i tak było w historii Rosji. Zwróćcie uwagę, ci ludzie, którzy byli odpowiedzialni za największe potworne zbrodnie, przecież na razie mówimy o tysiącach, tak? Ale w Sowietach przecież tysiąc osób to było, nie wiem, jak splunięcie, tak? Ludzi u nas mnogo. Oznacza to, że sam reżim sowiecki, no samych chłopów w trakcie Wielkiego Głodu to się liczy 3, 4 miliony, 5 milionów może. Liczy się po prostu gułag, miliony ludzi, prawda? Zostały zgładzone, Katyń, straszliwe zbrodnie. I ci wszyscy ludzie dożyli spokojnej starości jako emeryci służb, prawda? Ze swoimi dodatkami do emerytur. I taka jest ta historia tego regionu, tego kraju. I także jestem bardzo pesymistycznie nastawiony co do tego. Ale oczywiście nadzieja umiera ostatnia. Mm-hmm. I teraz chciałem właśnie dojść do Polski. Powiedzieliście, Jacek powiedział z 10 minut temu coś takiego, przecież wiadomo, że to na Ukrainie się nie skończy. Wczoraj z kolei moimi gośćmi byli przedstawiciele Ośrodka Studiów Wschodnich i oni twierdzili, że to właśnie na Ukrainie się skończy, w sensie militarnym, że Putin nie pójdzie dalej, że nie wejdzie do NATO, że nie zaatakuje żadnego państwa, które do NATO należy. Co miałeś na myśli, mówiąc, że to na Polsce się nie skończy, czy to na Ukrainie się nie skończy? Wydaje mi się po prostu, że dwojako, tak? To znaczy nie dwojako, bo w sekwencyjnie, jedno po drugim, że jeżeli Rosja będzie wygrywała tę wojnę na Ukrainie i będzie realizowała swój cel i postawi tego swojego nowego człowieka, a dalej nie dostanie od Zachodu tego miejsca przy stole koncertu Mozart, to będzie musiała zrobić coś jeszcze. Bo to jest celem, nie Ukraina. Ukraina jest segwayem, jest drogą do tego. To jest celem, bo Rosja walczy o życie, bo nie ma kapitału, technologii właśnie, nie ma tego miejsca w składzie ekonomicznym, bo to chodzi o pieniądze, tak, czy o ten biznes. Zatem będzie musiała coś zrobić. Będzie musiała grozić układem sił wobec państw bałtyckich, być może Polski. Zwłaszcza, że jestem przekonany, że w kalkulacji rosyjskiej pojawia się takie myślenie, że zrobimy to, gdy Amerykanie będą musieli odejść na Pacyfik. Albo zrobimy to po dobroci, będzie nowa Jałta, albo siłowo, gdy Amerykanie będą mieli wojnę na Pacyfiku. I o to mi chodziło. I jest taka różnica, że ja po prostu uważam tak od 2014 roku i te rzeczy się po prostu sprawdzają. To można sprawdzić w moich książkach po kolei. Więc mówię, jestem już w takim tunelu, tak, myślenia o tym i widzę to, tak, co postępuje. Poza tym ja to mogę mówić. Natomiast myślę, że sporo ekspertów Ośrodka Studiów Wschodnich, no nie chcę paternalistycznie o tym mówić. Nawet jak tak myśli, albo może tak myśleć, to nie bardzo mogą o tym mówić, bo są ośrodkiem rządowym i realizują tak zwany public policy. No muszą realizować też linię rządu polskiego, która polega na tym, że NATO jest jednością. Miejmy nadzieję, tak? NATO jest spójne, tak? Bo to jest główna podpora państwa polskiego, tak? Innymi słowy, ja mam większy komfort. Ja mogę trochę więcej sobie pozwalać na mówienie, a oni nie. Po prostu, oni nie mogą sobie pozwalać na to mówienie. I ja wręcz mogę zadawać kontrowersyjne pytania, że czy naprawdę jest spójne, bo żeby, prawda, galwanizować debatę, żeby ją podsycać, żeby
żeby zadawać sobie trudne pytania. Oni takiej roli nie są. Oni muszą uspokajać i pilnować linii, tak? Bo mają takie, są trochę w dwojakiej roli, nie tylko analityków, ale tak naprawdę polityków przy klawiaturze, tak? Przy długopisie. Tylko takich na miarę public policy, kształtowania i tak dalej. I to mówię z szacunkiem, żeby nie było, prawda? To po prostu ja mam trochę łatwiej. O, tak bym powiedział, ja mam łatwiej. I można się zgadzać, nie zgadzać, ale wydaje mi się, że struktura ładu światowego teraz tak wygląda, że okazać się może, że będą mieli rację, jeżeli Rosja przegra i zostanie złamana i się skończy ta cała Ukraina. Jeżeli Rosja wygra na Ukrainie, to na pewno będzie testowała w wojnie nowej generacji wschodnią flankę NATO, zwłaszcza jak Amerykanie dalej będą słabiały, bo odchodzi na Pacyfik. Dlatego na samym początku dzisiejszego programu powiedziałem, że w tej obecnej sytuacji jest wielka szansa dla państwa polskiego, bo Niemcy wzmacniają spójność, jeszcze wyposażą to NATO w środki bojowe, tak? I Amerykanie muszą być przynajmniej pomostowo do tego czasu wrócić tu na poważnie, co wzmacnia spójność NATO. Pomimo mojego wcześniejszego podważania, że wojskowo NATO nie. Ale tak naprawdę miałem rację, bo wojny by nie było, gdyby NATO na wschodzie było silne. Bo Rosjanie by nie zażądaliby wyjścia za Odrę. Po prostu. No to tak pozwoliłem sobie na taki komentarz do tego. Tak? I chciałbym, żeby się to wydarzyło, żeby Amerykanie bardzo szybko wystawili takie wojska, że do czasu, gdy ta Bundeswehra nie powstanie, a państwo polskie nie zreformuje wojskowości, żeby to w bilansie sił, które będzie percepowane w Moskwie, było wystarczające, żeby nic nie próbowali w państwach bałtyckich, zwłaszcza po ewentualnym sukcesie na Ukrainie. Tak? Bo to chodzi o to, że to my będziemy testowani, my będziemy testem tego, a nie jakieś, a nie nawet Amerykanie, nie wiem, czy jasno się wyraziło. Ale nie jest tak, że nawet ewentualny sukces na Ukrainie jednak będzie okupiony tak wielkimi stratami, że i tak Rosja może będzie musiała wylizać rany przez kilka lat. To nie jest tak, że ona pójdzie rozpędem sobie dalej. Może. Że minie Kijów i powie, dobra, to gdzie teraz jedziemy? No, może, ale na Warszawę. Niemcy ponieśli wielkie straty w kampanii wrześniowej. My oczywiście źle pamiętamy kampanię wrześniową, ale Wojsko Polskie, samo Wojsko Polskie, już nie kierownictwo państwa, ale Wojsko Polskie było dzielne, tak? I Niemcy ponieśli spore straty, tak, bojowe w 1939 roku i odpoczęli chwilę i byli gotowi, nie? Wiesz co, to ja, Jacku, trochę tak bardziej może optymistycznie, tak zabrzmiałeś tak pesymistycznie. Powołam się jeszcze raz, przywołam Jarosława Wolskiego, który uważa, że Rosjanie jakieś 6 lat będą potrzebowali, nie wiem. Tak jest jego pogląd, żeby się trochę poblizać. Po tym, a przede wszystkim ten sprzęt utracony uzupełnić, bo pamiętajcie, że o tym, że oczywiście Rosjanie samą masą przechylają powoli to szale zwycięstwa na swoją rzecz, natomiast jednak straty są olbrzymie, tak? To jest ten czas, zresztą tak na marginesie, taka pauza, którą musimy wykorzystać, żeby wyciągnąć wnioski z tego, uzbroić się w odpowiedni sposób i być gotowym potencjalnie na jakieś starcie. Natomiast są, tak jak mówiłem, 3 błędy Putina. Przeszacowanie sił własnych, niedocenienie sił Ukrainy i uznanie w pewnym sensie, że NATO nie istnieje. Tak? Czy też może inaczej, że różnice pomiędzy poszczególnymi członkami... Że interes ekonomiczny jest ważniejszy, że Niemcy jak zawsze... Tak. No, krótko mówiąc, i te trzeci, wszystkie 3 zawiodły. Tak? I to jest w ogóle skutkiem tych problemów, które teraz Putin ma. Wszystkie 3. I ten trzeci punkt akurat nastraja mnie optymistycznie. Realizm, który reprezentuję, jest ogólnie ideologią pesymistyczną. Tak? Czyli zakładamy jako realiści, że jeżeli coś ma pójść nie tak, to raczej pójdzie. I trzeba zawsze się szykować na ten najgorszy scenariusz i potem być miło zaskoczonym. I to nas różni od romantyków i idealistów, którzy zawsze nastawiają się na to dobre i zawsze musi wyjść wszystko w porządku, nawet jak to jest niemożliwe. No i potem efektem tego jest płacz i zgrzytanie zębów i oczywiście góry trupów i zgliszcza i zniszczone miasta. Natomiast wydaje się, że to akurat nastraja optymistycznie. Tak? To znaczy, jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli uznamy, że te sukcesy, które Ukraińcy odnoszą, są oczywiście, nie ujmujemy nic ich bohaterstwu, ale w dużej mierze wynikają ze wsparcia, jakiego udzielają im NATO logistycznego, wywiadowczego i przede wszystkim uzbrojeniu, no to wyobraźmy sobie, co teraz by się stało. Sam Jacek mówił, no gdyby przecież te kolumny tak stały, to artyleria państw natowskich dobrze poukładana z nowoczesnymi systemami naprowadzania łączności, przecież po prostu zmiotłaby ich z powierzchni ziemi. W rzeczywistym rozpoznaniu. W związku z tym, słuchajcie, po pierwsze, wydaje mi się, że raczej to działa odstraszająco naprawdę teraz na Putina, tak? To znaczy nawet ci Szwedzi,
którzy kiedyś byli tacy bojowi, słuchajcie, i było takie powiedzenie, że Szwedzi zawiesili rapier Gustawa Adolfa na kominku i teraz siedzą sobie spokojnie w swojej Skandynawii, cieszą się swoim welfare state. Co się dzieje? Takich wkurzyli Rosjanie, że dostarczyli tam, nie wiem, 5000 pocisków, tak? No słuchajcie, to jest po prostu kolosalna broń, ofensywna, zabójcza. Od tych pocisków giną rosyjscy żołnierze, nawet ci Szwedzi się ze swojego pacyfizmu przebudzili. Przewaga technologiczna, przewaga morale. Moral jest piekielnie ważny na tej wojnie. Tak? Widzimy, że ci rosyjscy żołnierze, wielu z nich, to ostatnią rzeczą, jaką mają ochotę, to jest umieranie za Putina. Tak? I w wojnie, której nie rozumieją i nie chcą, a Ukraińcy wprost przeciwnie. Więc mi się oczywiście wydaje, że tak, bądźmy pesymistyczni, przygotowujmy się na najgorsze. Natomiast myślę, że Putin jeszcze trochę będzie musiał się jednak chyba wylizać ze swoich ran. Natomiast to też oznacza, że my musimy prowadzić bardzo ostrożną politykę. I to jest też, co chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie. Oglądają ten program setki tysięcy ludzi. Poprzedni nasz odcinek miał ponad, grubo ponad 2 miliony wyświetleń. Myślę, że ten 2,5 miliona. Słuchajcie, myślę, że sytuacja jest tak niesamowita, tak jak powiedziałem. Wszyscy się tym interesują i szukają źródeł informacji, źródeł analizy. Myślę, że to będzie jeszcze więcej wyświetleń. Oglądają nas być może również przedstawiciele władz państwowych, więc chciałem teraz zwrócić się z apelem. Drodzy Państwo, po prostu odpowiedzialnie musimy teraz bardzo działać, tak? To znaczy wszyscy jesteśmy za Ukrainą, chcemy, żeby Ukraina zwyciężyła, chcemy, żeby Rosja sobie połamała tam zęby, tak? Żeby działo się tak, jak się działo do tej pory, natomiast musimy pomagać odpowiedzialnie, czyli krótko mówiąc, po pierwsze, pomagać ludziom, udzielać pomocy humanitarnej. Otworzyliśmy granice, to jest wspaniałe. Mówiliśmy o tych otwartych sercach Polaków, naprawdę super. Wydaje mi się, że dokonują się również między naszymi dwoma narodami pewne rzeczy teraz. Zobaczymy, jak to będzie za jakiś czas, nie? Ale myślę, że nie chcę używać tych takich zgranych tam płyt w stylu tam pojednanie itd., itd., ale bez wątpienia coś fajnego się dzieje tutaj między tymi dwoma narodami w duchu Rzeczpospolitej Wielonarodowej, który przypominam, że przez wiele przecież lat byliśmy w jednym państwie, żyliśmy. Nie? To dopiero jest nową pewne, że Rusi i obecnie Ukraina i korona, czyli Polska są osobno. Nie? To jest raz. Dwa, broń. I to jest kluczowa sprawa. Musimy robić to, co robi NATO. Tak? Jeżeli NATO dostarcza broń, dostarczamy broń. Dlatego, żeby Putin nie mógł powiedzieć czegoś takiego, czy Rosja, zobaczcie, NATO zachowuje się racjonalnie, ale Polacy jak zawsze z szabelką wymachują, romantycy wpakują się w tą wojnę. W wyścigu kolarskim nie jechać jako tak, pierwszy. Bo wtedy nas wyizolują, powiedzą tak, dobra, wyście nie przekroczyli pewnych linii, ale oni przekroczyli i oni dostaną. Tak? Dlatego broń możemy dostarczyć, czyli dostarczy jej NATO, możemy działać razem. Natomiast na przykład pojawiły się te informacje i to jest kluczowa sprawa ostatnio, które wywołały przerażenie po prostu. One zostały całe szczęście przez polski rząd zdementowane, podały je siły powietrzne Ukrainy. O udostępnieniu lotnisk. Udostępnieniu lotnisk, no słuchajcie, no. Jest pewna granica, tak? Znaczy granicą naszej pomocy Ukrainie jest bezpieczeństwo obywateli Rzeczypospolitej, tak? Znaczy, może ja coś się ze mną nie zgodzi, ale uważam, że to byłby ten o jeden krok za daleko, tak? To znaczy my możemy, lepiej pomożemy Ukrainie robiąc inne rzeczy, niż popełniając samobójstwo, tak? Znaczy nie możemy narażać w tej chwili państwa polskiego na wojnę z Rosją z tego powodu, że jesteśmy po prostu do niej nieprzygotowani. Już abstrahując od tych obrazków, które widzimy z Charkowa i chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby, żebyśmy zostali zaatakowani rakietami przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, ponieważ uwaga, i to znowu wracam jak mantra do tej wczorajszej rozmowy. Słuchajcie, mamy nasze siły przeciwlotnicze, siły przeciwrakietowe, to jest 1/10 ukraińskich. Tego nie mamy, po prostu zostało zaniedbane. To Jacek mówił o zaniedbaniach po prostu sięgających 30-lecia. Nie? Jesteśmy bezbronni obecnie, tak? W związku z tym wydaje mi się, że powinniśmy działać w ramach NATO, chyba pierwszy pomagać. Raz, albo dobra, dokończ najpierw. Co tu dużo gadać? No? Odpowiedzialnie, bo oczywiście na pierwszym miejscu jest interes Rzeczypospolitej Polskiej. Bo wydaje się, że pierwszy raz w historii, zdecydowanie źle powiedziane, pierwszy raz od lat jest przyzwolenie społeczne na to, aby zainwestować w polską armię, bo 5-10 lat temu, jeśli ktokolwiek mówił, żeby zwiększyć wydatki na armię, no to był raczej wskazywany palcem, że wariat, tu trzeba na edukację, na służbę zdrowia, ale na armię to po co, przecież nikt nas nie zaatakuje. Dzisiaj, od tygodnia zmieniła się optyka chyba i po raz pierwszy, jeśli polityk wyjdzie i powie,
więcej na armię, to wszyscy powiedzą, no dobra, więcej na armię. To se ne vrati. Tylko żeby, i tutaj znowu ja widzę, robię tutaj za pesymistę. Nie, może nie pesymista, ale takiego, który lubi wylać kubeł lodowatej wody, ale tu się przyda. To nie chodzi o, oczywiście trzeba więcej wydawać, ale trzeba mądrze wydawać. Niestety ostatnie 30 lat pokazuje, że państwo polskie nie umie mądrze wydawać na wojsko, a zwłaszcza nasi politycy, i tu jasno powiem, mam nadzieję, że nas mnóstwo osób obejrzy. Czas, i to słyszałem od Amerykanów wielokrotnie, taki jest czas w świecie i takie również Amerykanie mają wyzwania, właśnie wojny na dwa fronty, że moim zdaniem nie będzie już tolerowane więcej to, że polscy politycy myślą, że wojsko to jest jakaś przebudówka społeczna, gdzie się mieli pieniądze, płaci się pensje, coś tam się kupuje, żeby był święty spokój, a nie jest to siła do walczenia na wojnie prawdziwej, tylko jakaś taka... No, jakiś tam styl życia. Styl życia. Tymczasem musimy wystawić siłę do fighting force, siłę do walczenia, i musimy poprzez to, jak kupujemy, że jak przede wszystkim myślimy, jaka jest metoda użycia tej siły, jaki sposób walczenia, do jakiej wojny oraz potem na końcu, jak kupujemy rzeczy do tego, musimy stworzyć wrażenie u naszych sojuszników, że jesteśmy ludźmi dorosłymi i odpowiedzialnymi, a nie gośćmi, którzy wchodzą tylko do salonu i kupują najdroższy samochód albo coś, i to jest robota, bo to nie ma nic wspólnego z prawdziwym budowaniem sił zbrojnych i zdolnościami. Niestety jest takie, panuje przekonanie w Waszyngtonie, jeżeli polscy politycy myślą, że to działało fajnie przez 30 lat, bo w ten sposób płaciliśmy haracz za dawanie nam bezpieczeństwa, że Amerykanie nas obronią, jakby co, to są w głębokim błędzie. To nie wystarczy na obecny czas. Musimy szarpnąć do przodu i zmienić w ogóle cywilizacyjnie się, no po prostu zmodernizować się, stać się naprawdę bardziej zachodni pod tym względem, że mówimy na poważnie o modernizacji, o zmianach kulturowych w wojsku, cywilizacyjnych, o myśleniu innym i również o zakupach, które są potrzebne realnie do takiego, a nie innego modelu koncepcji operacyjnej, już bez przesądzania, która. Tak? Bez tego nasi sojusznicy będą postrzegali, że jesteśmy tacy trochę niedorozwinięci w tym myśleniu. Nie będą nas poważnie traktować. A przeciwnik, jak Rosjanie, będą uważali, że jesteśmy nikim i to tylko zachęca do agresji. Nie odstrasza. Tak? Czyli beznadziejne kupowanie bez pomysłu, nawet najdroższych rzeczy, wydawałoby się najnowocześniejszych, nie odstrasza, tylko zachęca do agresji. Tym bardziej chcemy kogoś pokazać. Czas na głębokie zmiany również pod tym, bo wszyscy będą inaczej na to teraz patrzeć po tej wojnie ukraińskiej, bo Niemcy będą budowali realne wojsko, Amerykanie będą potrzebowali realnych sojuszników w Eurazji. Koniec teatru, koniec cyrku, koniec po prostu takiej udawanki dla formy. Jeżeli ta sytuacja na Ukrainie nie zmieni tego, to ja naprawdę nie wiem, co może zmienić. To już zupełnie nie wiem. No już nic, tylko się położyć. Tak? Innymi słowy, jest potrzebna głęboka, cywilizacyjna i kulturowa zmiana w naszym podejściu do tych rzeczy. I to mówię przede wszystkim dotyczy to klasy politycznej naszej, która decyduje o tym. Bo w wojsku jest bardzo dużo osób, które to rozumie i które to rozumieją i które chcą zmian. I nasze społeczeństwo się bardzo modernizowało. Rozmawialiśmy o tym ostatnio. Tak? I elity polityczne muszą do tego dołączyć. Nie są na żadnej szpicy. To elity polityczne nie dowożą. To one muszą dołączyć do zmodernizowanego społeczeństwa, bo nadchodzą takie czasy, że będzie to wymagane. Tak? I mam nadzieję, że to wybrzmiało stanowczo. Jeszcze słuchajcie, krótko mówiąc, no, zbroić się, ale z głową. I to jest kluczowa sprawa. I tutaj też wydaje mi się, że jak to się skończy, znaczy narzędzie trzeba dostosować do tego, do czego się je używa, tak? Czyli po prostu ja sobie to tak wyobrażam, że jak to już opadnie kurz bitewny, to kończy się ta wojna. Mam nadzieję, że dobrze dla Ukrainy, źle dla Federacji Rosyjskiej, to ona powinna być przez polskich sztabowców przeanalizowana i ekspertów dosłownie w każdym aspekcie. Każdy pocisk niemalże trzeba polecieć. Skąd leciał, jak oni się ustawiali, co robili. I to jest pierwsza sprawa, wyciągnąć z tego wnioski i dostosować do potencjalnego zagrożenia. I pamiętajcie o tym, drodzy Państwo, że jeżeli to dostosujemy, to wtedy czynimy to, że to się prawdopodobnie nie wydarzy, tak? Jeżeli będziemy mieli siły, które będą sobie w stanie sprostać temu wyzwaniu, to być może po prostu przeciwnik też będzie o tym wiedział. I to jest dobra rzecz. Ale jest też niestety minus, o którym Jacek nie powiedział. To znaczy, my nie będziemy jedynymi, którzy wyciągną wnioski z tej wojny. Wiecie, co chcę powiedzieć, prawda? No tak. Rosjanie wyciągną wnioski z tej wojny.
Tak? To znaczy, to jest tak nieprawdopodobny blamasz. Tak? Znaczy, niezależnie od tego, jak to się skończy, cały czas podkreślamy to. Ale to, co się działo na początku, to, co świat zobaczył, tak? Tych przysłowiowych bezemnych facetów w mundurach oberwanych, którzy uciekają, porzucając swoje pojazdy, które wyglądają, jakby były z demobilu po prostu armii NRD z lat 60. Nie? I w czym jest problem? Rosjanie też to przeanalizują. Bardzo dokładnie. Zobaczą, jakie popełnili błędy. Ich wiedza będzie większa. Będą wszystko wiedzieli. I to nie będzie tak, że oni przyjdą znowu w ten sam sposób. Nie? Mhm. To nie można tego traktować jako jednak... Oczywiście może tak się wydarzy, że tak jak Jacek powiedział, że problemy są tak strukturalne, jeżeli chodzi o ten przysłowiowy bardak, że oni nie są w stanie tego zrobić. Ale wydaje mi się, że raczej trzeba się szykować zawsze. I to jest właśnie realizm polityczny na najgorsze. Czyli że oni też odrobią tę lekcję i przyjdą, jeżeli by przyszli gdzieś kiedyś w przyszłości, czy na Łotwę, czy odpukać do nas, to wtedy to będzie zupełnie inna armia i musimy być jeszcze dwa razy lepiej przygotowani. No. A czy nie jest też tak, że wojna to jest także wojenny PR? Jeśli Rosjanom nie wyszedł początek tej wojny i pokazali swoje uzbrojenie, jakiego nie chcieli pokazać, i pokazali, że nie są tak skuteczni, jak chcieliby być postrzegani, to czy oni jeszcze w tej wojnie nie będą chcieli pokazać, zatrzeć tego wrażenia i pokazać swoje siły i w pewien sposób rzucić wszystko, co mają najlepsze, żeby powiedzieć, słuchajcie, my wiemy, że przez pierwsze 5, 6, 7 dni mogliście myśleć, że my jesteśmy trochę gamoniowaci, ale my nie jesteśmy gamoniowaci. Trochę to robią, mam wrażenie. Musimy też zważyć na proporcje, bo to jest tak, że percepcje są chwiejne. Wojna to emocje. I Amerykanie, gdy w 2003 roku szli na Bagdad w II wojnie irackiej, mieli też za to zawahanie. Tak? Pod Karbalą się zatrzymała ta grupa manewrowa, która miała zajmować Bagdad. I wyglądało na to, kurczę, sam pamiętam brytyjskich analityków, których słuchałem, mówili, kurczę, za mało mają tych sił, tam jest ich więcej w tej obronie. No, jeszcze linia logistyczna, tam później pamiętam ci Fedaini niszczyli linie komunikacyjne, też były tam pochwycone jakąś żołnierkę amerykańską. Tak? Była tak głośna historia i też się wydawało, że te korelacje sił, środków są za słabe. Jednak Amerykanie zdobyli ten Bagdad, a też trwało to, nie? Kilka dni, to nie było tak. Nie. Także jeszcze na tej wojnie wiele, wiele rzeczy jest przed nami. Rosjanie mają, historia wojskowości dowodzi, że Rosjanie potrafią się dostosowywać. Znaczy w czasie Wielkiej Wojny 1947-1945 właściwie wystawili trzy nowe armie. Znaczy trzy razy na nowo wojsko, można tak w dużym uproszczeniu powiedzieć, które było coraz lepsze. W 1945 roku było świetne, jak na warunki rosyjskie. A słabsza gospodarczo i technologicznie była Rosja sowiecka niż Niemcy. I było znakomite. Operacja Mandżurska w 1945 roku była znakomicie przeprowadzona. Rosjanie byli dobrze operacyjnie, nauczyli się w czasie wojny, byli taktycznie zawsze nie najlepsi, ale byli dobrze operacyjnie. I zawsze też szwankowała logistyka, a oni jednak potrafili tam wiązać sznurkiem, to jakoś ciągnęli. Więc jest coś w tym powiedzeniu, że Rosjanie nigdy nie są tak mocni, jak chcieliby, albo jak wyglądają teoretycznie, a nigdy tak słabi, jak my byśmy chcieli, czy jak to się wydaje. I będą wyciągać z tego wnioski. Po prostu ta operacja, Ukraina jest ogromnym państwem. To wymagało ogromnego doświadczenia organizacyjnego, a chyba Rosjanie po 1945 roku nie mieli takiego doświadczenia, żeby iść na wojnę ze strzelaniem. No Afganistan trochę, nie? Ale no, dla mnie było takie strzelanie, też był konwoje, to też takie tam partyzantka, a tutaj jest symetryczna wojna, tak? Ale nie, to trzeba mieć doświadczenie, no. I nie robili tego 1945 roku chyba właściwie, no bo Czechosłowacja nie było pozycji, tak? Znaczy nie była... A Węgry to też inna interwencja, więc tak się zastanawiam, no nie mają doświadczenia pod tym względem. Afganistan to mówię, to jest zupełnie inna historia, tak? Więc wszyscy się będziemy uczyli na tej operacji i dlatego na przykład nie należy mieć jakichś takich przesadnie, to też a propos naszej dyskusji o wojskowości, o reformie wojskowości, bo teraz się ona rozpocznie, mam nadzieję, w Polsce, no po takim wydarzeniu jak wojna na Ukrainie, bo w kontekście takiego, co będą od nas wymagali sojusznicy, Bundeswehra, wydatki, Unia Europejska nawet i tak dalej, to musi się przytoczyć zdrowa debata, gdzie nie ma świętych kapłanów, którzy tylko wiedzą, instytucji, które są najmądrzejsze, chowania wiedzy.
społeczeństwo zasługuje na prawdziwą debatę na temat wojska. Tak jak się na Zachodzie to przeprowadza. Tak? Jesteśmy, mam nadzieję, społeczeństwem zachodnim i musimy przeprowadzić mądrą debatę na temat wniosku z tego. I apeluję w najpopularniejszym programie w Polsce być może o to, bo bez tego będzie nam ciężko ruszyć do przodu. Musimy się podczas tej debaty sporo też nauczyć. Ale jak taką debatę sobie wyobrażasz? Normalnie, no, powinna się przetoczyć, jak jest w Stanach, no, w tej chwili się toczy. Szczególnie chłopaki zwrócił uwagę, że to nasze pieniądze, rząd nie ma własnych pieniędzy. No. Oni będą nasze pieniądze wydawali, więc chcielibyśmy też wiedzieć, tak, na co to idzie. Nie może to iść, że to buduje dominium danego polityka i łańcuchy wartości jego kolegów ze spółek Skarbu Państwa i tak dalej. To są nasze pieniądze i nasze bezpieczeństwo, jak widać, bo jeszcze można było to akceptować jakoś tam jako haracz dla systemu politycznego w ostatnich 30 latach, ale wojna może być. No, nie, chyba społeczeństwo się nie zgadza na taką sytuację. Tak? Żarty się skończyły. Że to jest w dużym stopniu marnotrawione, tak? No bo generalnie nie widać tych zdolności, wydajemy sporo na wojsko i chyba nie widać tych zdolności w Wojsku Polskim, więc a grozi nam realna wojna. Tak? My dzisiaj jako Polska bylibyśmy w stanie się bronić dłużej czy krócej niż Ukraina przy takim samym konflikcie? Ja uważam, szczerze mówiąc, że w obecnej sytuacji, zważywszy też na układ geograficzny, tak, byśmy w 2-3 dni przegrali wojnę obronną z Rosją. Przy obecnym stopniu ukompletowania Wojska Polskiego, gotowości, to jak jest zorganizowane, jakie ma systemy i tak. No, ale mówisz, nie bierzesz pod uwagę cywili. Oczywiście bez NATO. Pytanie, rozumiem, było, że jesteśmy sami, Amerykanów nie ma. Ale nie bierz pod uwagę jakby ludności cywilnej, która mogłaby się zachować podobnie. Ale Warszawa jest bardzo blisko. Jeżeli byśmy nie przygotowali terenu, nie zniszczyli mostów, nie przygotowali wszystkich ciągów, osi podejścia pod Warszawę, ich jest tylko kilka właściwie, z kierunku Białorusi, z obwodu kaliningradzkiego, czyli nie przygotowalibyśmy terenu, nie ukompletowali wojska, czyli bylibyśmy zaskoczeni, tak? Mhm. No bo teraz to wojsko nasze jest na ziemi lubuskiej, na Śląsku, prawda, pod Szczecinem i głównie w Małopolsce, tak? Trochę gdzie indziej. No to przecież widać, że nie było miejsca na manewry, na długie rozmieszczania, że przez pół Ukrainy nie jechały kolumny ukraińskie rozmieszczać się pod przeciwnika, tylko walczyły tam, gdzie były zastane, tak? Mhm. To bardzo widać. Przegrywasz pierwszego, drugiego dnia, ciebie nie ma, tak? To fundamentalna zmiana dla Polski. No w tej chwili to wojsko nie jest tak ustawione nasze, żeby bronić Warszawy prawidłowo. Tak? Warszawa byłaby otoczona, bombardowanie artyleryjskie i szantaż polityczny. No, prawdopodobnie. Mały kraj po prostu, to jest tragedia, prawda? Jest do Kijowa trudniej dojść i tam Ukraina jest ogromna. Tak? Przez te Czarnobyl, przez bagna Prypeci. Tak? Inna sprawa, że Ukraińcy też chyba mogli lepiej to przygotować, tak, ten teren. No, a my mamy własny teren, możemy go zagospodarować, odpowiednio przygotować do obrony, urzutować, tak? Kanalizować ruch przeciwnika. I to samo w sobie odstrasza, jakby Rosjanie zobaczyli, że my to przygotowujemy. A sojusznicy nasi by zobaczyli, że jesteśmy na poziomie, jesteśmy ludźmi poważnymi, tak? Wiemy, o co chodzi, tak? Tym wszystkim, tak? Innymi słowy, jest bardzo dużo i mówię, to nie chodzi o to, że ja swoje pomysły chcę forsować, tylko chodzi o to, żebyśmy stoczyli prawdziwą debatę. Szczerze mówiąc, uważam, że ogólnie poziom debaty w Polsce na ten temat jest niski, tak? Pomimo tego, że jesteśmy państwem frontowym, tak? I wszyscy powinniśmy się oczywiście uczyć, jeździć po świecie, czytać, rozwijać i mówię, nie ma tutaj lepszych ani gorszych i jakoś tak dużo o tym mówię, bo mam palącą potrzebę, żebyśmy to zrobili ze względu na wagę, na moment, tak, w którym jesteśmy. Mhm. Mam prośbę do realizatorów, żeby włączyli telefony, 3 ostatnie telefony sobie odbierzemy. Czyli tylko dodam jeszcze 2 słowa, prawda? Bo zwróćcie uwagę, cały czas wracam do tego, jak matra. Jeżeli nie pokażemy, że się sami potrafimy bronić, to będzie to samo, co z Ukraińcami, nie? Znaczy, na początku nikt się nie tak bardzo nie cieszy. Bo to jest też mówiąc, musimy, coś, tak. Słuchajcie, musimy po prostu pokazać, że sami potrafimy, że możemy. I wtedy, a nie odwrotnie, to znaczy liczyć na to, punkt pierwszy, że za nas ktoś tą robotę wykona, że ktoś obroni Polskę za Polaków.
Oczywiście, bez sojuszników sobie nie poradzimy, ale oni też muszą wiedzieć, że my jesteśmy mocni, jesteśmy dobrym sojusznikiem, to jest raz. I to widać, to jest jeden z wniosków, który wypływa z tej wojny. A druga rzecz, no to rzeczywiście bardzo źle by było, na przykład, gdyby ten obraz, który dominuje w mediach właśnie, czyli tej armii rosyjskiej jako takiej, jak dzisiaj mówiliśmy, na przykład spowodował coś takiego, że w zasadzie w takim razie reforma jest niepotrzebna, że my sobie poradzimy. Tak? Albo sojusznicy nas załatwią. Albo sojusznicy nas załatwią. Dlaczego? Szwecja przyśle broń. Dlaczego? Prosiłeś mnie, albo Szwecja przyśle broń, prosiłeś mnie analogie historyczne, to pamiętajcie. Mówiłem dużo dzisiaj o wojnie fińskiej, dzielnym marszałku Mannerheimie, który zatrzymał Armię Czerwoną. No dobrze, ale w 40 była wojna zimowa, a w 41 zaczęła się ojczyźniana, kiedy Wehrmacht, są dokumenty, przecież kiedy Haldera, inne zapisy, to jest wszystko doskonale znane, kiedy Niemcy w czerwcu 41 roku wkraczali na teren Związku Sowieckiego, to myśleli o wojnie zimowej. Znaczy myśleli, że skoro Finowie sobie poradzili, to będzie blitzkrieg i zdmuchną po prostu ich w kilka tygodni. Oni liczyli, że do 15 października padnie prawdopodobnie Moskwa, nie? I to w takim najbardziej pesymistycznym wariancie. I zobacz, a wojna zamieniła się z blitzkriegu w długą, wyczerpującą wojnę, na końcu której i ta wojna, która zaczęła się w 41 roku gdzieś tam właśnie w Europie Wschodniej, skończyła się w 45 na gruzach Berlina. Nie? W związku z tym też o to chodzi, że historia potrafi płatać takie figle i nie wolno teraz osiąść na laurach, powiedzieć, no słuchajcie, zobaczcie. Mhm. Dobrze, telefon jeden z trzech ostatnich, czyli ten i jeszcze dwa. Halo? Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Z tej strony mówi Łukasz. Po pierwsze, szacunek za to, o czym mówicie, ekstra program. A ja przejdę do reformy wojska, którą aktualnie mamy. Widzimy na wschodzie, co się dzieje odnośnie działalności Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy, które świetnie sobie radzą na nowoczesnym polu walki. Panowie wiele razy powtarzali, czy to na kanale Strategii and Future, czy na Historii Realnej, o reformie Wojska Polskiego, o nowoczesnej armii. I stąd moje pytanie, czy według was Wojska Obrony Terytorialnej powinny stać się obowiązkową służbą przynajmniej na rok czasu, gdzie mamy tu 16, gdzie mamy 12 spotkań weekendowych, które mogą pozwolić obywatelom zapoznać się z bronią, ze swoim terenem i z całą ideologią tej formacji. Dziękuję bardzo. Może to jest i dobry pomysł, szczerze mówiąc. To tak naprawdę nieuczesana pierwsza reakcja. Może to jest nawet i dobry pomysł, tak. Mhm. A ja na przykład muszę przyznać się, że trochę tutaj zmieniłem swoje nastawienie. Znaczy byłem sceptycznie nastawiony do bezwotu. Bardzo, bardzo. W ramach właśnie tego, o czym już mówiłem, to powtarzam drugi raz to samo, tylko tym razem dotyczy to woto, tak? To znaczy wydawało mi się, że jednak no to byłoby eksperci, w Polsce tak naprawdę. Tak, że jednak, że potrzebni są eksperci, tak? To znaczy, że krótko mówiąc, woto to będzie mięso armatnie, tak? To będzie po prostu taka historia, że się zbiorą chłopaki, najbardziej patriotyczny element z danego regionu, pójdą do lasu, rozpalą ognisko, nadleci na nich dron i po prostu przestaną istnieć, nie? Wydawało mi się, tak jak mówię, rzeczywiście, że to będzie wojna technologiczna, to co pokazuje, że ta wojna na Ukrainie, że jest potrzebna duża ilość uzbrojonych mężczyzn, ale uwaga, oni niekoniecznie muszą wszyscy strzelać, tak? Bo też pamiętajmy o tym, że jest takie stare powiedzenie, że na każdego żołnierza, który jest tam na froncie i strzela do przeciwnika, zanim siedzi 10. Bo są przecież inne ważne rzeczy. Trzeba zadbać o linie komunikacyjne, magazyny. Właśnie, o to chociażby, co zaniedbali teraz Rosjanie, tak? Mhm. Czyli żeby za plecami nie było tak, żeby gdzieś wchodzimy, a za naszymi plecami się ten teren zasklepia i zostajemy z pustymi bakami w środku jakiegoś pola i nas walą z powietrza. W związku z tym wydaje mi się, że jest rola dla tego wojska, dla WOT-u w takim nowoczesnym konflikcie. WOT to było oczko w głowie Antoniego Macierewicza, tak. I być może dlatego też ta cała idea tak bardzo obrywała, no bo Antoni Macierewicz pewnie nie jest najlepszym ambasadorem jakiejkolwiek idei, która miałaby być ogólnie przez wszystkich Polaków przyjęta, uznana za słuszną. A to jest bez znaczenia, kto to stworzył i w ogóle ludzie się zmieniają. Natomiast na stanowiska się zmieniają. Oczywiście WOT musi mieć sensownie stworzony. To nie może być wojsko operacyjne, tak, które robi wszystko to samo. Musi być rzeczywiście wyposażone.
najczęściej, żeby pododdział był dowodzony przez kogoś spoza terenu, żeby nie było lokalnych, tam ktoś tam komuś poderwał żonę albo się pokłócił z proboszczem, tylko żeby dowodził na przykład oficer wojsk specjalnych, tak, który ma doświadczenie operacyjne. WOT musi też czuć wojsko operacyjne, gdzieś musi być dotykany czasami tak przez wojsko operacyjne. Musi mieć takie zadania, żeby no nie trwało 5 dni, tylko 6 godzin i idź sobie, później wróć, coś się pojaw, gdzieś tu się pojaw, tak, sprawdź to. Inaczej, no to jest kwestia, trzeba przyjąć jakąś zasadę, tak? Ale może to jest w kontekście pytania pana, który tutaj dzwonił do nas, może to jest rzeczywiście i pomysł na to. Zobaczymy, jak to politycznie by to przeszło w społeczeństwie, nie? Ale kto wie, no może i to jest i pomysł. No. Na zrobienie liczby, nie? Przeszkolenie, bo nie mamy rezerw. A WOT mógłby być dobrą rezerwą do batalionów lekkiej piechoty, które powinny przesłaniać kierunki podejścia dla armii rosyjskiej, tak? Gdyby szła na Warszawę, no to właśnie, żeby tak robić jak Ukraińcy. I ona powinna gdzieś czuć ten oddech batalionów operacyjnych, ale też uzupełniać na przykład ich i ćwiczyć na podobnie na sprzęcie, żeby czuć się elitarnie, czuć się, że jesteśmy w prawdziwym wojsku, nie tam taka weekendowa szkółka. Gdzieś to powinno być tak zrobione, nie? Gdzieś tak w tym bilansie to powinno być skalibrowane. Mhm. No i jeszcze WOT ma jedną przewagę, Jacku, nad tak zwanym pospolitym ruszeniem, że jest umundurowany i ma jakąś strukturę i hierarchię, bo zwróćcie jeszcze uwagę, panowie, że na początku, jak Rosjanie zaczęli penetrować Kijów, pierwszego, drugiego dnia wojny, no to wydały władze Kijowa 10 tysięcy sztuk broni automatycznej cywilom. Wiecie, co się zaczęło dziać, nie? Zaczęli strzelać do siebie nawzajem, Ukraińcy po prostu. Szczególnie, że pojawiła się informacja, że Rosjanie penetrują teren w przebrani za ukraińskich żołnierzy. No, to doszło do tragedii tam. To potem zostanie wszystko pokazane, ale to jest też to niebezpieczeństwo. A WOT jest umundurowany i to też zmniejsza ryzyko dla cywili. No to przedostatni telefon dzisiaj. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Więc tak, dwa pytania. Pierwsze do obu panów. Jeżeli chodzi o ten ład konstruktywistyczny, o którym wiele razy było mówione, że to jest jedna klipa. Panowie mówią o realnym podejściu do zagadnień. Czy właśnie te równania, które miał Putin, które były takie piękne, nie wyszły dlatego, że ten Zachód jednak ma tego ducha współpracy, że ci ludzie nie chcą, żeby ginęli Ukraińcy, żeby ogólnie rzecz biorąc, żeby było dobrze, że to jest sojusz prawdziwy partnerów, którzy chcą sobie pomagać, tak? No może gdzieś te wszystkie jednorożce tęczowe się dodają i to gdzieś, przynajmniej w tych społecznościach zachodnich, ma wpływ na realną politykę tych bytów polityczno-społecznych, prawda? I drugie pytanie, tu już bardziej do pana Bartosiaka. Widziałem program pana Zychowicza. Tam była informacja, że we Francji latają Rafale uzbrojone w głowice jądrowe. I dzisiaj rano zobaczyłem w mediach mainstreamowych, że Rafale z takimi samymi rakietami, tylko pewnie innymi głowicami, przyleciały nad Polskę. Dlaczego ci Francuzi nie mogą jednak nam jakoś pomóc? I tyle. Dziękuję. Bardzo dobre pytania. O, dwa do tego. I też trudna odpowiedź. Co do pierwszej, wydaje mi się, że wszyscy Amerykanie zasadniczo są konstruktywistami, zwłaszcza Amerykanie imperialni, bo uważają, że potęga Stanów Zjednoczonych robi dobrze dla świata, który ma Amerykanie mają wpływy. Czyli na przykład w Niemczech, we Francji i tak dalej, tworzy świat transatlantycki, który powstał po 1945 roku. W tym teście ukraińskim okazało się, że zarówno interesy, które gdzieś tam sobie Scholz policzył, jak i te wartości, które go pchnęły w tym, gdzieś się sprzęgnęły wokół pomysłu konstruktywistycznego amerykańskiego, tego imperium opartego o Atlantyk, które z nazwy jest konstruktywistyczne, ale i uwaga, tutaj wszystkich zaskoczę idealistów, ale jest oparte o realny układ sił, który polega na barkach amerykańskich, ale też na dolarze, na tym wszystkim, co umożliwia sankcje. No, Polska gdyby nałożyła sankcje na Rosję, to Rosjanie by nawet nie poczuli, tak? No, ale Amerykanie jak nakładają. A za nim cały Zachód, bo jest oparty na budowę tego gmachu całego, opartego o realny układ sił, ale który nazywamy konstruktywistycznym, bo szerzy zasady amerykańskie, tak?
Czyli to wszystko w zasadzie świat jest oparty o realizm, który nazywamy konstruktywistycznym w wydaniu amerykańskim. Mam nadzieję, że to jest jasne. No średnio, ale i ktoś może zrozumiał. I ten świat dał wyraźnie teraz Rosjanom zrozumiałem, że jest jednością, przynajmniej dzisiaj, tak? Jest środa i jest jednością. Zobaczymy, co będzie za tydzień, bo wydawał się być jednością 20 lat temu, ale pół roku temu już nie, tak? Wszystko jest dynamiczne. I być może to zadziałało. I myślę, że sporo ludzi by chciało tak wierzyć, że tak jest. I co więcej, to powiem coś takiego obrazoburczego dla niektórych. Jest to korzystne realistycznie dla państwa polskiego, żeby świat konstruktywistyczny oparty o dominację amerykańską przetrwał, bo służy to niepodległości państwa polskiego i realizacji naszych żyć. Tak. Tylko to nie będzie zależało od tego, co Polacy sobie o tym myślą. Tak. Ale to prawda, że przemówienie Scholza wzmacnia świat transatlantycki. Zobaczymy, co dalej, tak jak mówiliśmy wcześniej. Piotrze, a może drugie pytanie też. Nie, to ja bym chciał do tego przemówienia Scholza, wiesz, jeszcze nawiązać, bo mam wrażenie, że o tym, żeśmy mało temu poświęcili czasu. I ja bym teraz nawiązał do tego, co, bo Jacek jest bardzo nowoczesny, a ja jestem trochę staroświecki. Tak. Ja jestem bardzo mocno zanurzony w takiej klasycznej polskiej myśli geopolitycznej, w ideach Władysława Studnickiego, Adolfa Bocheńskiego, Cat Mackiewicz, to jest oczywiście taki też kolejne nazwisko, które się tu pojawia i ogólnie rzecz biorąc, oni wszyscy, zresztą co ja mówię o nich, nie? Wszyscy rozsądni ludzie, którzy kiedykolwiek mówili, pisali i się zastanawiali nad polskim położeniem geopolitycznym, czyli państwa średniego wtłoczonego między dwa mocarstwa, bo do tego to się sprowadza, zdawali sobie sprawę z jednej rzeczy, że najgorszym, najbardziej przerażającym scenariuszem, jaki dla Polski jest, to jest oczywiście sojusz Rosji i Niemiec wymierzony w Polskę. Tak? I to jest ta najgorsza możliwa konstelacja, najgorsza pogoda geopolityczna, jak zwał, tak zwał, polityka Bismarcka, sojusz dwóch czarnych orłów, zabory, wszystko to doskonale znamy. Jak Rosja i Niemcy idą razem, to jest dla nas katastrofa. I odwrotnie, jak Rosja i Niemcy są ze sobą skłócone, to jest złota pogoda geopolityczna dla Polski. Tak? I teraz, na czym polega moim zdaniem ten przewrot geopolityczny z naszej perspektywy? Polega na tym, że myśmy mieli niejasność co do stanowiska Niemiec w stosunku do Rosji. Z jednej strony Niemcy mają, tak jak mówiłem, gigantyczne obroty handlowe z Polską. Jesteśmy sojusznikami Niemiec w NATO, jesteśmy sojusznikami Niemiec w Unii Europejskiej, ale z drugiej strony, więc wszystko niby jest okej, tak? Przełamujemy to nieszczęście, że obu naszych sąsiadów mamy przeciwko sobie i jeden z nich jest naszym sojusznikiem. I nie są to Niemcy, wiesz, hitlerowskie, wilhelmińskie, tylko demokratyczne. Ale była ta niepewność, bo widzieliśmy Schrödera, który się uściskał. No byliśmy tak traktowani jednak po macoszemu. Troszkę po macoszemu. Bez kolorów, widzieliśmy kolosalne. Z jakimi traktowani byli Rosjanie. Tak, kolosalne interesy, tak. Takie poczucie właśnie, o czym Jacek mówił, że ci Niemcy by chcieli to cały czas, żeby ten Putin, czy też inny tam przywódca rosyjski, bo to jest dużo poważniejsza sprawa niż tam jeden Putin, siedział przy tym europejskim stole, a to się zawsze musi odbyć kosztem naszych interesów, tak? I ta niepewność zniknęła właśnie, przynajmniej na teraz, tak? Bo Jacek ma rację, że polityka jest grą dynamiczną, zaczniemy coś za rok, dwa, trzy, to się będziemy martwić, ale teraz jest super. Krótko mówiąc, z tego powodu, że Niemcy zeskoczyły z tego płotu i zeskoczyły po właściwej stronie. To wszystko, co nas tak wkurzało, czyli na początek był straszny. Pamiętacie to, panowie? Hełmy, które były taki kapitalny mem, żółw, który ma sezony hełm Wehrmachtu, który tak. Tam idzie, bo te hełmy nie mogły dojść no przez... No i taka dość nietypowa scena, gdy premier Morawiecki jakby upomina kanclerza Niemiec tak, no to już była, na jego terenie. To już była ostatnia sprawa, chociaż też zejdźmy na ziemię realistycznie. Tam słyszałem, że media rządowe twierdzą, że wielki geopolityczny zwrot Niemiec, który rewolucjonizuje globalny układ sił, to jest zasługa premiera Morawieckiego, jego wystąpienia w Berlinie. To oczywiście zejdźmy na ziemię, no, to jest trochę tak, że silni mówią słabszym, co mają robić, a nie słabi silnym. W związku z tym, jeżeli były telefony, jeżeli to jest pod wpływem czyimś, to dzwonili tamci, czyli zza oceanu, Wielki Brat, a nie Polacy. No, ale to jest oczywiście dygresja. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że ta sytuacja jest dla nas o tyle kapitalna, że ta niejasność znika, tak? Przynajmniej na teraz. I to jest coś, czego powinniśmy się trzymać. I wydaje mi się, że jeżeli mogę wprowadzić jakiś nowy wątek, co chciałem bardzo mocno powiedzieć, to są trzy wnioski ogólne, które wypływają dla Polski. Mówiliśmy o szczegółach, ale zbierzmy to do kupy. Pierwsza sprawa, zbroić i jeszcze raz się zbroić, mądrze się zbroić. Druga sprawa, o tym nie mówiliśmy.
Słuchajcie, musimy skończyć, i to jest bardzo ważne, i to jest apel też do widzów kanału sportowego, z tą rozdzierającą wojną Tutsi-Hutu. To znaczy, wszędzie są ludzie podzieleni. Wszędzie jest lewica, prawica, są ludzie o takiej wrażliwości, takiej, są socjaliści, są liberałowie, są tacy i tacy. No ale jednak w naszym kraju w ostatnich latach przekroczyło to granicę absolutnego zdrowego rozsądku. To znaczy, człowiek taki jak ja, niezaangażowany w ten spór, jak patrzę z boku, jak Polacy se skaczą do gardeł, wiem, że to jest banał, tak? Ale pogoda jest taka teraz obecnie geopolityczna, że mamy wojnę za miedzą i nie jest to teraz dobry moment na to, żeby sobie skakać do gardeł, bo przypominam, znowu odwołam się do analogii historycznych, że jednym z głównych powodów upadku I Rzeczypospolitej były wewnętrzne swary, kłótliwość, anarchia i ogólny bajzel, który panował w I Rzeczypospolitej. To jest drugi wniosek. No i trzeci wreszcie wniosek to jest to, że moim zdaniem musimy przeorientować naszą politykę zagraniczną. Nie wyobrażam sobie teraz takiej polityki zagranicznej, jaka była prowadzona, mówię z bólem serca, ale ja nie jestem tu od tego, żeby mówić rzeczy przyjemne, tylko realistyczne przez ostatnie lata. No, to znaczy to jest to teraz, wszyscy idziemy na jednym wózku. Mam na myśli tu kraje Europy. Mamy bardzo poważne zagrożenie na wschodzie. Tam giną ludzie, pękają bomby. Putin realizuje swój projekt imperialny. Mamy tą niejasność, czy przyjdzie również do nas. W związku z tym to nie jest też moment na ustawiczne awantury z naszymi europejskimi partnerami, z Niemcami, z Unią Europejską. I to wszystko, co widzieliśmy i z takim zażenowaniem śledziliśmy w ostatnich latach. No. Wiem, że to jest, to co mówię, bardzo pewnie brutalne i bolesne, ale trzeba po prostu zejść na ziemię. No. Mhm. Więc to są te trzy punkty, które bym wyciągnął jako główne wnioski z tego, co się teraz stało. Było też drugie pytanie. O samoloty francuskie, tak. Nie wiem oczywiście, co jest pod, co za rakiety i z jakim ładunkiem mają samoloty wielozadaniowe francuskie. Natomiast ja szczerze mówiąc nie ufam temu, żeby Francuzi w przypadku braku Amerykanów na wschodniej flance albo niechęci Amerykanów mogli stanowić istotną różnicę w bilansie sił z wielu powodów, o których mogę tam pół godziny opowiadać, kształtu rodzaju sił zbrojnych, w ogóle polityki zagranicznej Francji, dynamiki eskalacyjnej, drabiny eskalacyjnej, czyli zdolności względem chęci, zwłaszcza tutaj w geografii Europy Środkowo-Wschodniej, więc poza tym zdolności nuklearne francuskie są zupełnie inne niż rosyjskie. Więc to nie ma tutaj takiej... Myślę, że Ławrow, mówiąc o kontynencie bez ładunków nuklearnych, myśli tylko o Amerykanach, w ogóle zapomina. Znaczy wie oczywiście, że tamci też mają, ale tak gdyby to non-factor jest trochę. A możesz wytłumaczyć, czym się różni potencjał nuklearny Francji, Anglii oraz Rosji? Tak. Potencjał nuklearny Rosji i Stanów Zjednoczonych miał na celu wzajemne równowagę wzajemnego wyniszczenia na poziomie strategicznym. Potencjał nuklearny francuski w dużym uproszczeniu, stworzony przez de Gaulle'a, miał na celu tylko doprowadzenie do takiej sytuacji w eskalacji, żeby zadać taki cios Sowietom, żeby w przypadku chęci zniszczenia Paryża przez Sowietów, Amerykanie musieliby też uderzyć na Sowiety. Czyli tak naprawdę celem byli Amerykanie. Ale nie to, że w nich wymierzone były rakiety, tylko oni mieli być wciągnięci w wojnę nuklearną. Bo de Gaulle obawiał się takiego właśnie wrażenia, że w przypadku konfliktu to Sowieci uderzą we Francję, a nie będą chcieli w Waszyngton, a Waszyngton nie wesprze wtedy nuklearnie Francji i dopiero powstanie francuskich sił nuklearnych to powoduje. A zatem są inne środki przenoszenia, w ogóle nie muszą mieć tyle tych ładunków. Inne są w ogóle, inaczej są skonstruowane procedury reakcji nawet, tak? A zatem to nie jest sytuacja równoważenia potencjału Rosji nuklearnego, tak? To jest zupełnie inna. To miało tylko na celu doprowadzenie tego, żeby do wojny weszli Amerykanie nuklearni. A zatem, żeby zabezpieczyć pozycję Francji, a nie prawdziwą wojnę nuklearną ze Związkiem Radzieckim. A jeśli chodzi o Anglię? A Anglia to jest przybudówka Amerykanów, pełna kontrola nuklearna przez Stany Zjednoczone. Całkowita. Tak. Mhm. Jak rozmawiamy, panowie, na temat broni nuklearnej, no to też oczywiście pamiętajcie, że są też dla Polski różne opcje. Pierwsze to jest objęcie nas parasolem nuklearnym przez państwo trzecie, naszego któregoś z sojuszników. Drugi to jest nuclear sharing, czyli powiedzmy wynajęcie po prostu Polsce, przekazanie pocisków. A przypominam, że te wielozadaniowe
przepraszam, myśliwce F-35, które kupujemy od Amerykanów, są zdolne do przenoszenia takich pocisków, więc zdolności będziemy mieli. I trzeci punkt, to ja wiem, że Jacek... To bardziej złożone jest trochę. No tak, ale wiesz, staram się to ująć to krótko. No i trzecia oczywiście jest opcja, o której nieśmiało niektórzy mówią, to znaczy w ogóle pomyślenie o własnych ambicjach atomowych. Nie? I oczywiście ktoś może powiedzieć, panie, science fiction, o czym pan w ogóle opowiada? Nie? Gdzie w ogóle, z czym do ludzi? Natomiast przypominam, że po pierwsze, gdyby tym samym ludziom powiedzieć, że w Europie Środkowej będzie wojna, czy też w Europie Wschodniej na taką skalę, jaką teraz, też by powiedzieć, że to jest science fiction. I myślę, że jak Izraelczycy, którzy również mają bardzo uzasadnione obawy o swoje bezpieczeństwo w latach 50., 60., zaczęliby mówić o tym, że mogliby pozyskać takie zdolności, no też pewnie wszyscy by się pukali w czoło. Izrael, jakieś państwo, które powstało na pustyni 10 lat temu, miałoby w ogóle coś takiego, a teraz sam Izrael ma swój potencjał nuklearny, potencjał odstraszania, który jest takim polisą ubezpieczeniową na wypadek, gdyby było źle. W związku z tym Jacek Bartosiak powiedział, że nam wolno więcej, jesteśmy ludźmi niezależnymi, nie zależymy od żadnych instytucji, nie płacą nam jakieś państwowe instytucje, więc ja prowadzę coś takiego pod dyskusję. Mi się wydaje, że sytuacja jest tak, powiedziałbym, zdumiewająca dla nas wszystkich, że kiedy właśnie opadnie kurz bitewny, to będziemy musieli myśleć o wszystkich opcjach, bo bezpieczeństwo Rzeczypospolitej to jest absolutnie priorytet. Ja o ten atom jeszcze za chwilę dopytam, natomiast teraz ostatnie pytanie od naszych widzów. Halo? Halo, halo, witam, dobry wieczór. Fajnie, że udało się dodzwonić. Rozumiem, że mnie słuchać, tak? Tak, tak jest. Witam. Kacper z Gorlic z tej strony. Chciałbym na początku bardzo pozdrowić wszystkich mieszkańców Gorlic, którzy naprawdę bardzo zaangażowali się w zbiórkę z Ukrainy. I naprawdę super to wyszło. Zbieramy masę rzeczy i w najbliższym czasie przekażemy to na granicę lub postaramy się, żeby to poszło bezpośrednio do Ukrainy, jeśli będzie taka możliwość. I mam dwa pytania. Takie, jedno jest związane z dzisiejszym tematem, a drugie właśnie z tym tematem, który zaczął pan Piotr odnośnie parasola atomowego. Czy Francja lub Wielka Brytania, czy USA, czy jest w ogóle faktycznie jakby możliwość bycia objętym takim parasolem i ewentualnie czy już nim nie jesteśmy? A drugie pytanie to odnośnie bitwy pod Gorlicami. Panie Piotrze, wiem, że jest pan historykiem. Czy może pan dwa słowa o tym powiedzieć? Ewentualnie nagrać jakiś film na swoim kanale na YouTubie? Z mojej strony to wszystko. Chciałbym jeszcze na koniec pozdrowić Oriego i Wiśnie. Oni wiedzą, o co chodzi. Trzymajcie się, panowie. Niech pan nie odłącza. Jaka bitwa? Niech pan powie, bo nie usłyszałem. Bitwa pod Gorlicami. Pierwsza wojna światowa, przełamanie... Gorlicami. Usłyszałem Racławicami. Zastanawiałem się, co można więcej powiedzieć o bitwie pod Racławicami. Dzięki, dziękuję bardzo. A propos jeszcze, no, bo pan zapytał o nuklearne. Jak gdyby formalnie jesteśmy objęci rozszerzoną gwarancją nuklearną Stanów Zjednoczonych. To wynika ze struktury Sojuszu Kolektywnego, jakim jest Sojusz Północnoatlantycki. Przy czym, i to jest jak gdyby najważniejsza nasza gwarancja, przy czym to jest oczywiście przez Rosjan kontestowane poprzez zaburzenie percepcji, że tak jest, poprzez na przykład asymetrię tego, jakie mają zdolności w zakresie taktycznej broni jądrowej, podczas gdy Amerykanie na wschodniej flance nie mają. Więc jesteśmy, no, Francuzi, Anglicy nie muszą dodatkowo nam nic zdawać, teoretycznie jesteśmy. Oczywiście bardzo by się przydało i apeluję z tego miejsca, żeby nasi politycy w dobie obecnej, co się dzieje na wschodzie, zwłaszcza, że Putin tam grozi eskalacją nuklearną, eskalacją, żeby deeskalować, tak, de facto, żeby tu Biden przyjechał i najlepiej z pocałowaniem tutaj pamięci Rzeczpospolitej ogłosił, że czytaj z moich ust, rozszerzone gwarancje nuklearne obejmują Polskę, Litwę i tak dalej, Łotwę, Estonię i w ogóle to jest oczywiste, czytaj z moich ust Putin, tak, żeby tak powiedział na placu Piłsudskiego. To bardzo bym tego chciał. Zamiast gadać o historii, jak Trump, o powstaniu warszawskim, to żeby to powiedział. I żeby jeszcze na dodatek, po jego wyjeździe, żeby kilka Herkulesów przeleciało w tym i z powrotem między bazami, gdzie Rosjanie mogliby namierzać, że to jest z bronią nuklearną się pojawili w tym i z powrotem, tak, gdzieś tam zademonstrować. Sam nuclear sharing jest wciąż zależny od Stanów Zjednoczonych. Znaczy użycie już, nawet gdyby nasze F-35 docelowo miało, ale Polska nie jest na razie w programie nuclear sharing, bo według mnie Niemcy nie chciały, żeby Polska była tak swoją drogą. Więc nuclear sharing nie jest tak skuteczny. Stwarzałby pewną ambiguity, taką niejasność strategiczną Rosjanom, ale no, póki co nie jesteśmy.
do F-35 jeszcze trochę czasu musi upłynąć, a poza tym i tak Amerykanie podejmowaliby decyzję ostatecznie o użyciu tego. Poza tym to jest tylko bomba grawitacyjna, Rosjanie mają już cały wachlarz. Innymi słowy, polegamy na rozszerzonej gwarancji bezpieczeństwa. I to, co powiedziałem już chyba ze 2 godziny temu, że Biden osłabił nasze bezpieczeństwo poprzez zasugerowanie w rozmowach z Rosjanami, że Amerykanie odchodzą od zasady, mogą odejść, czy myślą o odejściu, zasady first use, czyli że pierwsi w obronie sojuszników użyją broni nuklearnej. Było do jakiejś takiej, tylko jakby byli zagrożeni bronią nuklearną. Co z sygnałem totalnej słabości, no. Po prostu Rosjanie odebrali to jako ogromną słabość. I dlatego powiedziałem już jakiś czas temu w tym programie, że Biden de facto nawet być może sprowokował to, co się wydarzyło na Ukrainie, bo Rosjanie uznali, że układ sił się zmienił i teraz oni chcą to wyegzekwować. Tak? To pokazuje, że jak się z wielkim mocarstwem, to trzeba uważać, co się mówi. Bo chlapnie się coś, albo coś się zrobi i ktoś odczytuje, słabniesz, nie? Twoja spółka akcyjna słabnie, sprzedaje udziały, tak? Czy sprzedaje akcje, tak? Albo żądam tam przymusowego wykupu. Nie? I dlatego gwarancje nuklearne są bardzo ważne dla Polski i w ogóle ta kwestia będzie rosnąco coraz bardziej ważna, zwłaszcza jak Rosjanie będą coraz bardziej o tym mówić. No. A zwłaszcza jak na przykład będą przegrywali teraz wojnę na Ukrainie i Putin coraz bardziej będzie chciał przypominać mocarstwom zachodnim, że oni są ostatecznie mocarstwem nuklearnym i obcinam koszty, straty, bo wiecie, nic nie straciłem. No niby przegrałem wojnę konwencjonalną albo przegrywam, ale wciąż jestem mocarstwem nuklearnym, więc macie mnie tak traktować, proszę miejsce przy dealu, nie? Podczas gdy Polacy powiedzieli, ale przegrałeś wojnę konwencjonalną, jesteś nikim, spadaj, nie? A on mówi, nie, jestem, bo mam niuki. A jak nie, to zobaczycie. I tak i się pojawia dynamika eskalacyjna i ona się zaczęła. Bo Putin to powiedział i połowa analityków na Zachodzie na Twitterze zaczęła dyskutować, dlaczego, co to oznacza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on tak naprawdę wyizolował Ukrainę od konfliktu, bo nawet my, pomagając, załóżmy te samoloty MiG-29, co tam jest niejasność, no to od razu, o Boże, czy nie uderzą nas bronią nuklearną. Prawda? On w ten sposób izoluje ofiarę, którą tam naparza konwencjonalnie, tak? Żeby nikt nie przyszedł i czasem z pomocą, bo użyje broń nuklearnej. No i to jest właśnie ta asymetria. Tak? I dobrze było, jakby tu Biden przyjechał i przeżegnał się i powiedział, że będziemy, tak, jest Extended Nuclear Deterrence, są te zdolności, proszę bardzo, Rosjanie, przeczytajcie sobie prezentację i zobaczcie, co robimy tak potem. Tak się sygnalizuje. To jest bardzo ważna sprawa teraz, dlatego tak powiedziałem, że Amerykanie powinni bardzo dużo zademonstrować teraz różne rzeczy i polscy politycy muszą wyegzekwować to. Mhm. Jacek, ty przedstawiasz przedstawiasz idealistyczny obraz polskiej klasy politycznej, a ja obawiam się, że jeżeli przyjedzie prezydent amerykański do Polski, chciałem się mylić, to oczywiście będzie raczej mówił o kostnierach, dzielnych powstańcach, kolekcjach romantycznych, płaskim kościuszce. Chyba już się nauczyliśmy, że to bez sensu. Tak myślisz? No, mam nadzieję. No przecież... Natomiast chciałem wprowadzić jedną rzecz do tego, co powiedziałeś, bo wydaje mi się, że to interesujące. Umknęło to opinii publicznej, ale na bardzo krótko przed obecną eskalacją i agresją rosyjską na Ukrainę Rosjanie ogłosili, że obejmują de facto swoim parasolem nuklearnym Białoruś. Powiedzieli, że pamiętasz, atak na terytorium Białorusi właściwie zastrzegają sobie prawo do użycia broni nuklearnej wtedy, nie? I wówczas wtedy wydaje się, że na to, gdyby chciało pokazać, słuchajcie, stop, powiedzieć, dobra, w porządku. Okay, to my Polskę, nie? Albo nie wiem, Łotwę. Mhm. To byłaby wtedy podbicie takie. A tutaj się okazało, że to nie wywołało żadnej reakcji, więc zgadzam się pod tym względem. Ale oczywiście pozytywne jest to, że ja osobiście jestem zaskoczony tym jednak, jak się pozbierali i tą reakcją. Jeszcze krótko, bo drugie pytanie było, tak? O Gorlicę. No to już wchodzimy w bardzo, bardzo duże szczegóły. Bitwa pod Gorlicami to jest rok 15 i to jest pierwsza wojna światowa. Bardzo ciężkie walki pomiędzy siłami austro-węgierskimi, również niemieckimi, a armią rosyjską. I chciałem wprowadzić tutaj anegdotycznie. Otóż jest taki pogląd, że Austro-Węgry, które doznały szeregu porażek w starciu z Serbią, miały armię. Jak to się mówi anegdotycznie, Pan Bóg stworzył armię Austro-Węgier, żeby Włosi mieli kogo bić. Albo odwrotnie, czasami się pojawia ta anegdota. Natomiast jest to o tyle nieprawda, że rzeczywiście austro-węgierska armia walczyła na tych terenach bardzo dzielnie, w Karpatach, tam były naprawdę olbrzymie straty. I wcale nie było tak, że... Chociaż oczywiście armia niemiecka była dużo lepsza, ale w tych państwach centralnych oni byli jakimś takim wielką armią wojaków szwejków z powieści Haszka. No, także taki szczegół, ale odsapnęliśmy przez chwilę od wielkiej geopolityki. Tak, ale ta wasza książka, która była hitem
na pewno była hitem, tak? Możecie ujawnić, jakie są wyniki sprzedaży? No, możemy powiedzieć, że są bardzo dobre, jesteśmy bardzo zadowoleni. Książka idzie jak burza. Chyba dlatego, że to jest książka napisana po prostu dla wszystkich. Nie? Znaczy, mieliśmy takie przekonanie, że skoro nadchodzi zła pogoda geopolityczna, skoro dzieją się rzeczy straszne na świecie i mogą dziać się jeszcze gorsze, a to ci te napięcia mocarstw mogą doprowadzić do jakiejś wojny, no to nie jest coś taka historia, żeby o tym mogli wiedzieć tylko eksperci w zamkniętych pomieszczeniach, w jakichś instytutach, tylko wszystkimi ludźmi trzeba ten dialog podjąć, odpisać to w sposobem takim, wiesz, dla ludzi, a nie takim odstraszającym. Ale i to się przyjęło i okazuje się, że ludziom się to spodobało. Geopolityka dzięki Jackowi Bartosiakowi przeżywa renesans. Wszyscy się tym interesujemy, dlatego, bo to dotyka naszego życia. Żeby tak, mówisz, nie straszyć ludzi, no to właśnie do tego chciałem nawiązać. Nadchodzi trzecia wojna światowa, nie za miły tytuł. I tutaj grzyb atomowy. No widzisz, i wszyscy mówili, to jest dobry pomysł, niech się tłumaczy. Ja się tłumaczę. Wszyscy mówili, jaka wojna, człowieku, co o czym ty mówisz? Żyjemy no w epoce kontrahistorii. I teraz moje pytanie brzmi, pojawi się grzyb atomowy w XXI wieku? Modlę się o to codziennie, żeby nie. Ale ja się nie zapytałem, o co się modlisz. Jakby to są twoje prywatne sprawy, ja się zapytałem o to, czy będzie grzyb atomowy. Czy milczenie może być odpowiedzią? Będziemy sobie tak milczeć, panowie. Boicie się powiedzieć, co uważacie? Słuchaj, dobra, ja powiem tak, w ten sposób. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego, że... Bo Jacek użył takiego określenia jako proxy war, czyli wojna zastępcza, wojna poprzez państwo zastępcze. Czyli jest to wojna toczona między dwoma mocarstwami na terenie państwa trzeciego, tak? Czyli Wietnam, Amerykanie się naparzali z Wietkongiem, ale tak naprawdę walczyli z Sowietami, tak? Afganistan... Teoretycznie Sowieci walczyli z mujahedinami, ale ci mujahedini byli zaopatrywani przez CIA w spajki, którymi zestrzeliwali śmigłowce sowieckie. Tak? Więc jeżeli... I wojna na Ukrainie jest oczywiście kolejnym proxy war. Tak? Znaczy jest to wojna prowadzona ze Stanami Zjednoczonymi na terytorium Ukrainy przeciwko ukraińskim siłom zbrojnym, które są wspomagane, uzbrojane i chodzi o to, tak jak mówiliśmy Rosjanom, żeby odepchnąć Amerykanów od swoich granic, ponieważ według Rosjan zmienił się układ sił i się pomylili. Całe szczęście. Albo do połowy się pomylili. I teraz, jeżeli jednak dojdzie do tego, że mocarstwa zewrą się w... wielkim starciu, no to wtedy wszystko jest możliwe, tak? Osobiście ja uważam, że bardziej prawdopodobny jest Pacyfik, mimo wszystko nadal, bo tamte napięcia są największe, to Chiny są największym pretendentem do podważenia supremacji amerykańskiej globalnej i wówczas, no po coś te pociski są w arsenałach i oczywiście w jakiejś tam sytuacji skrajnej może zostać to użyte, ale pozytywna rzecz jest taka, i to jest, powiedziałbym, coś pozytywnego, że są tacy eksperci, którzy uważają, że posiadanie broni nuklearnej przez dwie strony konfliktu skazuje je na konflikt konwencjonalny. I powiem to w ten sposób. Kiedyś, wprowadzamy tutaj wątek izraelski po raz kolejny, kiedyś odwiedziłem pod Jerozolimą w domu człowieka, który jest uznawany za Klauswica XX wieku, geniusz strategii wojskowej, nazywa się Martin van Klevert, jest to izraelski historyk pochodzenia holenderskiego. I to był ten moment, kiedy cały świat trzęsł się nad tym, że Ahmadinejad, przywódca reżimu irańskiego, zdobędzie zdolności nuklearne, będzie miał Iran bombę nuklearną. I głównym strategicznym celem Izraela, do dzisiaj chyba tak jest, jest powstrzymanie Izraelczyków, Irańczyków przed tą bronią. Tak? Wysyłają tam Mossad, Mossad zabija na ulicach Teheranu naukowców, wpuszczają im wirusy, które przegrzewają wirówki i niszczą te wszystkie instalacje. Robią wszystko, żeby oni nie mieli tego. Martin van Klevert przyjmuje mnie w swojej willi pod Jerozolimą, czyli miejsce najbardziej zagrożone i mówi tak, wie pan, ja myślę, że Iranowi powinniśmy dać parę bomb nuklearnych. Ja mówię, co pan opowiada w ogóle, jak to jest możliwe? Przecież to jest w ogóle zaprzeczenie wszystkiego, co jest logiczne i co ja słyszałem. Mówię, proszę pana, bo jeżeli Iran miałby jedną albo dwie bomby, albo rakiety z głowicami nuklearnymi, to jesteśmy pewni, że nigdy w nas tego nie wystrzeli. A ja mówię, dlaczego? Ponieważ Ahmadinejad będzie się bał podejść do granicy i pstryknąć w naszą stronę wykałaczką. Ponieważ my w Izraelu, w Tel Awiwie, będziemy mieli ułamek sekundy, żeby zastanowić się, co w nas leci. Czy to jest wykałaczka, czy to jest głowica balistyczna z pociskiem, znaczy z głowicą jądrową, tak? Rakieta balistyczna.
W związku z tym w pewnym sensie posiadanie broni nuklearnej przez obie strony uniemożliwia jej użycie. No i na przykład, proszę bardzo, zimna wojna, prawda? Wojna między dwoma mocarstwami nuklearnymi, ale żeby szukać innych, mniejszych przykładów, Pakistańczycy i Hindusi. Przecież oni się kotłowali non-stop, prawda? O ten Kaszmir, tam po prostu jakaś kolosalna nienawiść. Mają broń nuklearną od pewnego czasu i jest w miarę spokojnie. W związku z tym bądźmy może czasami optymistami i tak na koniec wprowadźmy jakiś optymistyczny element. Nie wiem, czy Jacek się z tym zgodzi. Już myślałem, że uda mi się nie odpowiedzieć. Wywołałem cię do tablicy, nie unikniesz tego. Tak. Myślę sobie, że Rosja blefuje teraz i przy odpowiednim zarządzaniu eskalacją nie będziemy mieli tego problemu. Natomiast kiedyś tabu zostanie przełamane z dwóch powodów. Tabu nuklearne, czyli tam, że to takie wow i to nie robimy tego od Hiroshimy. Z dwóch powodów. Po pierwsze, właśnie będzie więcej proliferacja. Zwłaszcza jeżeli Amerykanie by przegrywali, będzie proliferacja broni atomowej. Przegrywali wielką rywalizację. Oraz bliskość przeciwników, typu właśnie Izrael i Iran, Turcja i Iran, załóżmy jakby Turcja miała, tak, powoduje, że będzie krótki czas reakcji. W związku z tym bardzo będzie jak rewolwerowcy, którzy ciągle tam swędzą ich paluszki przy kaburach i gdzieś tam komuś puszczą nerwy, więc te państwa, które są blisko siebie, nie tak jak Sowieci i Amerykanie, prawda, tam mieli pół godziny na, prawie pół godziny na reakcję, bo to musiało przelecieć, więc to, a poza tym, zwłaszcza jeżeli będzie czwarta generacja, nowa generacja broni nuklearnej, która nie zostawia opadu radioaktywnego, nad którą się pracuje, więc to będzie takie wtedy duża kinetyka, ale bez tego takiego politycznego tabu, kurde, że ludzie mają chorobę podpromienną, tak? I takie inne rzeczy. Nad tym się pracuje, to jest takie cacko teraz, nad którym naukowcy pracują. Naukowcy zawsze muszą coś wymyślić. Ale zgaduję, że nie rosyjscy. Rosyjscy też i to będzie też miniaturyzacja tego, rakieta będzie potrafiła. A co dzisiaj wiemy w ogóle o stanie rosyjskiej broni jądrowej? No, że Rosjanie bardzo intensywnie pracują nad, zwłaszcza nad taktyczną, czyli niestrategiczną bronią jądrową, udoskonalają, są bardzo nowocześni w tym. Właśnie pracują nad nową generacją, o której powiedziałem. Taktyczną i strategiczną, czyli jaką? To trzeba też wyjaśnić. Strategiczna to jest taka, która jest z Amerykanami, żeby sobie niszczyć wzajemnie miasta, tak? I rakiety lecą i... Nic nie zostaje. Tak, a taktyczna to jest taka, że nie wiem, widziałeś ten wybuch w Bejrucie, tak? Mhm. To tak dwa, trzy razy to, tak? Mhm. A i niekoniecznie w miasto, bo też zwróćmy uwagę, że Hiroshima i Nagasaki, tak, no to jest po prostu jakiś koszmar. Pierwszy raz ludzkość użyła energii atomowej, która mogłaby stać się szansą dla tej ludzkości w sposób po prostu absolutnie barbarzyński, mianowicie zrzucając to na cele cywilne, dwa miasta. W Hiroshimie 70 tysięcy ofiar, w Nagasaki kilkadziesiąt, mniej całe szczęście. Olbrzymia ilość chorób popromiennych, no koszmar, miasta zniecione z powierzchni ziemi. Polecam, jeżeli ktoś nie widział, obejrzeć fotografię po tym ataku. Natomiast obecnie oczywiście i to zawładnęło naszą wyobraźnią, prawda? Natomiast no, z broni nuklearnej pewnie użyje się przykład czołgom. Generalnie jest albo counter value, albo counter force. I centralnie no, w zimnej wojnie te wagomiary, znaczy te ładunki były o rzędy wielkości potężniejsze niż w Hiroshimie i Nagasaki, tak? Zwłaszcza broni termojądrowej. I takie są. Znaczy cały czas w tych rakietach balistycznych dalekiego zasięgu to są takie wielkie te, tak. Ale one niekoniecznie muszą być użyte. Znaczy mam na myśli też, że są różne te gatunki tej broni i do różnych rzeczy mogą zostać użyte. Także jeszcze cała, od samego naciśnięcia czerwonego guzika do atomowej zagłady i zagłady milionów ludzi w wielkich miastach, to jest jeszcze też daleka droga oczywiście. Okej, to ostatnie pytanie ode mnie. Pomieszam teraz dwa światy. Mówiło się, że Zachód rzucił na Rosję ekonomiczną bombę atomową. Moje pytanie brzmi, czy jest możliwe, że za ekonomiczną bombę atomową pójdzie zwykła w tym sensie, że w pewnym momencie Rosjanie powiedzą, słuchajcie, naprawdę tak dojechaliście nam gospodarkę, że jak tego nie odkręcicie, to już nam nic nie zostało, to już możemy tam rzucić ładunek i zobaczymy, kto wtedy będzie miał większe jaja. Widzę, że lubisz najtrudniejsze pytania na sam koniec. Tak, potęga Oceanu Światowego spycha Rosję do narożnika, nie? Przez całe instrumentarium interakcji przepływu strategicznych, nie? Które zarządzają, no, technologia, prawda, komórek nie mogą kupić, towarów, samochodów nie mogą kupić, tak? Kapitału, SWIFT i w ogóle wszystko. Zaraz tak? Nie będą nic, mieli nic poza bombą. Zero ruchu, nie? Tak. Mhm. I dlatego Rosjanie są niebezpieczni, zwłaszcza jak będą wygrywali wojnę na Ukrainie, a nie dostaną tego dealu na papierze.
I tutaj będzie trzeba mądrego przywództwa. No, tak, ale tak też pamiętaj o tym, że to są ludzie, którzy lubią życie. Nie? To nie są tak, my mamy takie percepcje czasami z Gwiezdnych Wojen. Nie? Widzimy te narady Putina przy stole, przy którym stoją ci wszyscy umundurowani faceci z bardzo specyficzną taką wschodnią urodą, prawda? On wydaje jakieś rozkazy, oni słuchają, ale w rzeczywistości to są tłuste koty. Nie? To znaczy pamiętaj o tym, że jeżeli rzeczywiście, punkt pierwszy, byłoby coś takiego, co powiedziałeś, to już ten moment, że trzeba wkroczyć z kaftanem bezpieczeństwa. Nie? Już traci jakąkolwiek racjonalność wówczas, no bo wojna jest przedłużeniem polityki, tak? Putin chciał osiągnąć pewne swoje cele na Ukrainie, sparzył się, przegrał i osiągnął cele odwrotne od zamierzonych. Natomiast coś tam chciał osiągnąć. No, co mógłby w ten sposób osiągnąć, to jest raz. A po drugie, każdy chce żyć, nie? To jest też taki ten element. Znaczy, gdyby on nacisnął ten guzik, to gdyby to jeszcze wszystko było w powietrzu, to z drugiej strony zaczęłoby lecieć coś na niego. Nie? Więc dlatego wydaje mi się, że oni mają po prostu dużo do stracenia. To są bardzo bogaci ludzie, bardzo zamożni. Formalnie to są asceci, prawda? Jeżdżą tam sobie na Syberię i jest fotografowie za nimi chodzą, teraz tam łowią sobie łososie, tak? Ale w rzeczywistości mają olbrzymie, mają jachty, mają domy. Nie, ja myślę, że... Chciałbym, żeby to jednak twoja wizja była tylko wizją, czyli mam na myśli wizję totalnej atomowej zagłady, wiesz, z filmów Terminator 1 i 2. No i mam nadzieję, że Chińczycy mają duże wpływy i tam odetną mu trochę tlenu, bo Chińczycy na pewno by nie chcieli czegoś takiego. Bo w ogóle to, co Putin zrobił, to Chińczykom podcina żyłę. No. Niemcy po stronie świata atlantyckiego, game over Pasaj Szlaku i Eurazji z dominacją handlową Chin, no automatyczne, tak. Ja myślę, że Chińczycy są wściekli w tej chwili na Putina, bo pewnie im obiecywał, że w dwa dni załatwi temat i będzie po cichu. I jakby jeszcze tutaj, tylko ja nie wiem, jakie oni mają wpływy na Kremla, jakby jeszcze do nich dotarło, że on tutaj jeszcze kombinuje z niukami, to dopiero by tam próbowali mu odciąć ten, tylko może nie sięgnęłyby go ręce, nie? No tak. Pytanie jest jak szczelne. Ja się trochę martwię jedną rzeczą, że w czasie Związku Sowieckiego partia komunistyczna generowała całą strukturę awansu. W związku z tym było bardzo dużo ludzi. Wywiad amerykański CIA wiedział, kto awansuje, kto nie. Był jakiś przewidywalny, bo był aparat państwowy, nie? Który tam miał ścieżki kariery i ta partia komunistyczna dawała jakąś merytokrację. Jakkolwiek to brzmi dla Polski, była przewidywalność. A Putin to jest taka klika kolesi, w bardzo małym gronie stosunkowo. Są pod pewnymi względami mniej przewidywalni i penetrowalni, tak? Niż politbiuro i frakcje w partii, które sterowały. Nie? I trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że Związek Radziecki zrobił wszystko, co się da. I Amerykanie tak samo w czasie zimnej wojny, żeby nie pójść na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i odwrotnie. Oni robili, co mogli wzajemnie i należy im się z punktu widzenia stabilizacji. Naprawdę robili wszystko, żeby nie pójść na wojnę z sobą. I nie jestem pewien, czy przy tej asymetrii obecnej, jaka jest rosyjsko-amerykańskiej i przy tym, że Rosjanie czują, że ten ocean światowy ich tam zapycha ekonomicznie, a otworzyli się, nie? Też mają przepływy. Sowieci tak nie mieli, tak? Takich otwartych. Mhm. Czy dynamika percepcji eskalacji jest inna i może być ten. Ale z drugiej strony to może spowodować szybszy upadek Putina. Słuchaj, i ta różnica dwóch reżimów, słuchajcie, ma jeden też plus. Nie ma tego elementu całego ideologicznego, nie? Czyli nie ma tego całego powieści o wyzwoleniu mas pracujących spod imperialistycznego ucisku. W związku z tym oni są być może troszkę bardziej pragmatyczni. Mówi, że trudno spenetrować, ale CIA ma telefon do wszystkich. I nawiązując do twojego pierwszego pytania w tym dzisiejszym programie, mają też telefon do generała Szojgu. Może on dzisiaj odbierze. Generale, odbieraj telefon dzisiaj. Taka prośba od nas. Pół żartem, ale też pół serio. Dobrze, panowie, robiłem kiedyś taki hate park 24-godzinny. Siedziałem, zbierałem na chore dziecko. Mam wrażenie, że z wami to by zleciało mi po prostu w 5 minut, bo rozmawialiśmy dzisiaj ponad 3,5 godziny, a więc nie wiem, czy nie dłużej nawet niż za pierwszym razem. Bardzo dziękuję za waszą cierpliwość. Szybko zleciało, prawda? Tak, właśnie tak myślałem, że dzisiaj tak wcześniej trochę kończysz. Chcesz nam dać, żebyśmy wcześniej byli w domu, a spojrzałem na zegarek. Niesamowite. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy oglądają ten program, również mają takie wrażenie. Fajnie się gadało. Dziękuję.
mam nadzieję, że następne nasze spotkanie, o ile miałoby do niego dojść, to już będzie jednak spotkanie pod tytułem jak Putin to zrobił, że to wszystko przegrał. Prawda? Wspaniale byłoby. Czego nam wszystkim życzę. Tego tak sobie jest. Życzymy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczyska. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.